Leszek Sykulski, Myśl Geopolityczna Aleksandra Dugina, Wydawca Polskie Towarzystwo Geostrategiczne, Wydanie drugie, Częstochowa 2024, Recenzenci, Profesor dr. Habilitowana Anna Raźny, Profesor dr. Habilitowany Adam Karpiński, Czyta autor. Wprowadzenie: Badania nad myślą geopolityczną są współcześnie istotnym elementem analizy kultury strategicznej wielu państw i narodów świata. Sama myśl polityczna jest nieodłącznym elementem życia społecznego i wpływa w różny sposób na postawy obywateli. Jej autonomiczna gałąź, jaką jest myśl geopolityczna, koncentruje się na sprawach strategicznych z punktu widzenia polityki i bezpieczeństwa międzynarodowego. Odnosi się do oceny położenia geograficznego, otoczenia strategicznego, wpływu, jaki na strategię ma klimat, dostęp do zasobów naturalnych, szlaków handlowych itd. Centralnymi kategoriami analizy geopolitycznej są potęga analizowana w czasie i przestrzeni, strefy wpływów i obszary interesów poszczególnych podmiotów życia międzynarodowego, rywalizacja międzynarodowa w ujęciu realistycznym. Wydarzenia i procesy międzynarodowe na przestrzeni ostatnich trzech dekad wskazują, że powyższe czynniki nie straciły na znaczeniu. Co więcej, przybierająca na sile rywalizacja mocarstw o nowy kształt architektury bezpieczeństwa międzynarodowego wskazuje, że myśl geopolityczna jest ważnym obszarem badań, nie jedynym oczywiście, który pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów wpływających na bezpieczeństwo międzynarodowe. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w samej Federacji Rosyjskiej pojawiło się wiele nurtów myśli politycznej. Można stwierdzić, że w latach 90. obserwowaliśmy swoistą inflację idei i doktryn politycznych na rosyjskim rynku polityczno-społecznym. Upadek komunizmu stworzył przestrzeń dla w miarę swobodnego rozwoju różnych teorii politycznych. Geopolityka stała się modnym obszarem analiz, zarówno prowadzonych przez środowiska akademickie, jak i ideologów politycznych. Globalne postrzeganie polityki, akcenty położone na analizę realnych interesów, stref wpływów, Myślenie długookresowe i wielkoprzestrzenne, czy dominacja podejścia realistycznego, spotkały się z ożywionym zainteresowaniem także środowisk związanych z aparatem państwa, głównie tzw. Tak siłowików, czyli przedstawicieli resortów siłowych. Lata 90. w Rosji przyniosły niezwykłą popularność nie tylko samemu pojęciu geopolityki, ale także stały się szansą to dajmy wykorzystaną na transmisję części aparatu pojęciowego i wybranych postulatów do oficjalnej narracji strategicznej państwa. Przybliżenie rosyjskiej myśli geopolitycznej, która wpływała i wpływa na sposób oceny i analiz międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa przez elity decyzyjne i intelektualne Rosji jest współcześnie ważnym elementem badań społecznych. Wpisujących się w badania nad bezpieczeństwem międzynarodowym. W obrębie myśli geopolitycznej kluczowa staje się analiza myśli jej głównych przedstawicieli. Badania nad rosyjską geopolityką, rozumianą zarówno jako obszar aktywności akademickiej, jak i obszar praktycznej polityki w tym formułowania doktryn politycznych jasno wskazują, że najpopularniejszym i najbardziej wpływowym autorem w tym względzie po 1991 roku jest Aleksander Dugin. Na mapie rosyjskiej geopolityki zajmuje on miejsce szczególne z kilku względów. Jest w ogóle jednym z współcześnie najpłodniejszych rosyjskich intelektualistów. Jego obecny dorobek to kilkadziesiąt autorskich książek, setki artykułów, czy idące już w tysiącach wystąpienia publiczne w radio, telewizji, internecie i na międzynarodowych konferencjach. Długi od końca lat 80. XX wieku chętnie zabiera głos w kwestiach polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej i wewnętrznej Rosji, jej celów strategicznych, tożsamości i miejsca w stosunkach międzynarodowych ale ma także pewien wpływ na postrzeganie Rosji w innych państwach. Od końca lat 90. XX wieku rosyjski geopolityk często bywa dopuszczany do wystąpień w rosyjskich mediach głównego nurtu. Przeszedł zresztą bardzo długą drogę od działacza grup ekstremistycznych i ideologa partii narodowo-bolszewickiej po zdobycie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego i objęcie prestiżowych funkcji w świecie akademickim. Piastował m.in. stanowisko profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego MGU, gdzie kierował katedrą socjologii stosunków międzynarodowych. Jest znany z bardzo wyrazistego i jednocześnie z pozoru spójnego przekazu ideologicznego łączącego elementy tradycjonalizmu integralnego. Tutaj inspiracja pismami m.in. Juliusa Evoli, René Genona, ale również czerpiącego szeroko z dorobku działaczy radykalnie prawicowych zachodnich organizacji na czele z Alanem de Benoit, czy z ruchu tożsamościowców. Idei rewolucji konserwatywnej, filozofii prawosławnej, w nurcie staroobrzędowym, jak również wschodnich i zachodnich tradycji ezoterycznych oraz licznych odniesień do klasycznych koncepcji geopolitycznych. Od początku swojej aktywności publicznej Dugin prezentował eklektyczne podejście do budowy własnej doktryny politycznej, bazując nie tylko na dorobku rodzimej i zagranicznych nauk politycznych, ale także filozofii, socjologii, religioznawstwa i innych nauk humanistycznych i społecznych. Szczególną rolę w jego twórczości odgrywa fascynacja eurazjanizmem jako ideologią stworzoną na początku XX wieku przez rosyjskich emigrantów, wiernych carowi, tzw. biała emigracja. Połączenie tej ideologii i fascynacja doktrynami geopolitycznymi dały moskiewskiemu intelektualiście mocne podstawy pod stworzenie nowej wersji tej ideologii dla Rosji już po dezintegracji Związku Radzieckiego, którą możemy nazwać duginizmem. Nieodłącznym elementem aktywności intelektualnej rosyjskiego filozofa jest podejście metafizyczne do polityki. Filozofia Platona i szkoły neoplatońskiej w sposób trwały wpłynęła na sposób analizy rzeczywistości przez Rosjanina. Biorąc pod uwagę zachodni dorobek geopolityki, badacze konfrontujący się z dorobkiem Dugina często są zaskoczeni różnicą w podejściu do tematyki międzynarodowej. Rosyjski intelektualista nie ucieka od teorii klasycznej geopolityki czy zachodnich teorii stosunków międzynarodowych, ale w sposób oryginalny nasącza ją licznymi wątkami filozoficznymi, religijnymi czy właśnie wprost metafizycznymi. Dla człowieka zachodu brzmi to często nie tylko sensacyjnie, ale także obrazoburczo czy antynaukowo. Z punktu widzenia analizy rosyjskiej narracji strategicznej i badania źródeł rosyjskiego myślenia o sprawach bezpieczeństwa drugorzędne znaczenie będzie miała ocena tego czy publikacje Dugin'a wyczerpują wymogi monografii i artykułów o charakterze naukowym w rozumieniu kanonu metodologicznego obowiązującego dziś na zachodzie chodzi temu warto się przyjrzeć natomiast ważniejsza będzie analiza ich treści pod kątem formułowania globalnych i Regionalnych interesów Rosji i ich możliwego wpływu na architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Niewątpliwie kluczowa jest analiza rezonansu myśli rosyjskiego geopolityka w rosyjskich elitach władzy i jej ocena realnego wpływu na sposób myślenia i działania aparatu państwowego Federacji Rosyjskiej. Erudycja autora, płynnie poruszającego się po tematach politycznych, filozoficznych, religijnych czy socjologicznych. W parze z talentem pisarskim, zaowocowała dziesiątkami książek w języku rosyjskim, które były szeroko tłumaczone na kilkanaście innych języków. Bardzo duży dorobek pisarski moskiewskiego filozofa, szerokie kontakty z establishmentem rosyjskim, przede wszystkim wśród konserwatywnych kręgów społeczno-politycznych oraz w resortach siłowych, pozwalają na sformułowanie problemu badawczego, jakim jest odpowiedź na pytanie o Miejsce i rolę Aleksandra Dugina we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej. Postać ta jest często przedstawiana w mediach z pozycji skrajnych, albo jako niewiele znaczącego niszowego ideologa środowisk ekstremistycznych, albo z kolei podnoszona do rangi swego rodzaju, w cudzysłowie, doradcy Władimira Putina. Tego typu opinie w żaden sposób nie tłumaczą realnego znaczenia tej postaci, jego roli w środowiskach intelektualnych i politycznych współczesnej Rosji. Znaczenie strategiczne polityki Federacji Rosyjskiej z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego RP, jak i szerzej bezpieczeństwa europejskiego jest niezwykle istotne. Znaczenie to wzrosło po 2014 roku, a od 24 lutego 2022 roku jest osiowym problemem bezpieczeństwa w ramach nie tylko polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także sojuszu północnoatlantyckiego. Dlatego postawiony problem badawczy jest ważną częścią procesu, procesu poznawczego dotyczącego źródeł i istoty rosyjskiej myśli geopolitycznej. Nieodłącznego elementu kultury strategicznej Rosji, i jako taki stanowi element wzbogacający badania w obszarze nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie. Należy podkreślić, że monografia koncentruje się głównie na myśli geopolitycznej, nie zaś szeroko pojętej ideologii tworzonej przez rosyjskiego filozofa, choć nie da się uciec od przedstawienia tych podwalin filozoficznych, które wpływają na tworzenie przez niego koncepcji geopolitycznych. Cel badawczy monografii można sformułować w kilku podstawowych pytaniach. W jakim stopniu przekaz ideologiczny Aleksandra Dugin'a jest oparty na klasycznej myśli geopolitycznej? Jaką rolę odgrywa geopolityka w ideologii tworzonej przez Dugin'a i jego środowisko? W jakich punktach przekaz ideologiczny Dugin'a jest Elementem wyznawanych przez niego i środowisko skupione wokół niego tradycyjnych wartości, a w jakim wyrachowaną grą będącą elementem rosyjskiej walki informacyjnej. Cel monografii koncentruje się na analizie samej myśli geopolitycznej Dugina. Pozostałe, rozległe obszary myśli rosyjskiego filozofa pozostają w zainteresowaniu autora o tyle, o ile wiążą się lub są niezbędne do zrozumienia samej myśli geopolitycznej. W świetle współczesnych badań nad rosyjską myślą polityczną, można postawić hipotezę badawczą, że aktywność naukowa, publicystyczna i, organi i organizacyjna Aleksandra Dugina była czynnikiem decydującym w odrodzeniu zainteresowania geopolityką klasyczną w Rosji po 1991 roku. W swoim rozwoju rosyjski intelektualista ewoluował od ideologa środowisk ekstremistycznych, m.in. Współpracownik Eduarda Limonowa i działacz Partii Narodowo-Bolszewickiej, do profesora jednego z najlepszych uniwersytetów w Rosji i ideologa części rosyjskiej konserwatywnej elity politycznej. Ewolucja ta, rozpoczęta w końcu lat 80., trwa do dziś. Hipotezą pomocniczą monografii jest stwierdzenie, że Aleksander Dugin i środowisko skupione wokół niego stanowią instrument w operacjach psychologiczno-informacyjnych. Prowadzonych przez aparat Państwowy Federacji Rosyjskiej. Renesans rosyjskiej myśli geopolitycznej budzi żywe zainteresowanie na świecie, w tym także w Polsce. W polskim piśmiennictwie jest także całkiem sporo materiałów na temat dziejów ruchu eurazjańskiego i pojawiły się pierwsze próby szerszego zarysowania filozofii i myśli politycznej Aleksandra Dugina w postaci monografii autorstwa Bartosza Gołąbka, Krzysztofa Karczewskiego czy. Marcina Składanowskiego. Książki te nie wyczerpują jednak tematu. I nie chodzi bynajmniej o fakt, że intelektualista, którego przedmiotem są te monografie, żyje i wciąż bardzo dużo pisze i tworzy. Przede wszystkim na polskim rynku wydawniczym, mimo istnienia pojedynczych artykułów poświęconych różnym aspektom myśli politycznej Dugina, brakowało osobnej monografii poświęconej myśli stricte geopolitycznej która stała się ważnym fundamentem doktryn tworzonych przez rosyjskiego myśliciela. Niewielka część publikacji książkowych rosyjskiego geopolityka została przełożona na język polski i wydana nakładem niszowego wydawnictwa Revolta. Artykuły Dugina i wywiady z nim ukazują się w Polsce głównie na łamach Myśli Polskiej i w serwisie Xportal. W ramach Serii Biblioteczka Myśli Polskiej został wydany manifest wielkiego przebudzenia. Przy pracy nad monografią autor wykorzystał szereg prac Aleksandra Dugina, zarówno drukowanych, jak i źródeł internetowych, w tym materiałów wideo dostępnych w sieci. W pracy badawczej przyjęto metody charakterystyczne dla nauk społecznych, głównie nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie, jak i pomocniczo nauk humanistycznych. W badaniach nad historycznym tłem rozwoju rosyjskiej myśli geopolitycznej wykorzystano metodę genetyczną. W analizie myśli Aleksandra Dugina szczególnie przydatne były analiza porównawcza pozwalająca nie tylko na konfrontację poglądów autora z klasykami geopolityki, ale także na umiejscowieniu jego twórczości na mapie współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej. Ważną metodą był także wywiad. Dzięki wizycie studyjnej w Moskwie w lutym 2019 roku autor przeprowadził rozmowy z Aleksandrem Duginem i jego córką Darią. Osobne rozmowy odbył z działaczami ruchu eurazjańskiego, rosyjskimi badaczami, dyplomatami, urzędnikami i działaczami społecznymi, co jest z pewnością wartością dodaną, ponieważ żadna z dotychczasowych monografii poświęconych Duginowi i eurazjanizmowi wydanych w Polsce nie zawierała tego typu materiału źródłowego. Myśl Aleksandra Dugina stale ewoluuje. Jego ogromny już dziś dorobek intelektualny powiększa się z roku na rok. Rosyjski geopolityk zabiera głosy w bieżących debatach dotyczących ładu międzynarodowego i stale rozwija swoją myśl, także w obszarze geopolityki. Stąd kolejne wydania niniejszej monografii będą koniecznością. Dziękuję uprzejmie recenzentom mojej książki, którymi byli profesor doktor habilitowana Anna Raźny i profesor dr Habilitowany Adam Karpiński. Cenne uwagi obu recenzentów, obojga recenzentów pozwoliły na wzbogacenie wartości merytorycznej i metodologicznej monografii. Uwagi do, do każdego wydania można przekazywać bezpośrednio do autora na adres leszek.sykulski Rozdział pierwszy. Droga życiowa Aleksandra Dugina. Podrozdział pierwszy. Wczesna młodość. Aleksander Gieliewicz Dugin, który przyszedł na świat 7 stycznia 1962 roku w Moskwie, jest jednym z najpłodniejszych intelektualistów rosyjskich przełomu XX i XXI wieku. Pochodząc z rodziny inteligenckiej, matka lekarka, ojciec wysoki oficer resortów siłowych, jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia zaangażował się politycznie. Przełom lat 80. i 90. był dla niego kluczową szkołą formowania się światopoglądu. Niebagatelną rolę odegrały koneksje jego ojca, dzięki którym miał dostęp do zachodniej literatury. Talent do języków obcych, otwarty umysł na szeroki wachlarz zagadnień, od religii począwszy, na geopolityce skończywszy a przy tym duża zdolność do tworzenia syntez i ujęć synkretycznych różnych nurtów tradycji chrześcijańskiej, filozofii i tradycji politycznej, zarówno rosyjskiej, jak i europejskiej, pozwoliły Duginowi wykreować swoją doktrynę. Biorąc pod uwagę kryzys tożsamości elit rosyjskich po dezintegracji Związku Radzieckiego i potrzebę zapełnienia swego rodzaju próżni ideologicznej, Twórczość Dugina natrafiła na idealny moment historyczny. Do tego powiązania rodzinne, uwiarygadniające wśród przedstawicieli resortów siłowych, pozwoliły w okresie jelcynowskiej smuty na zbudowanie fundamentów nie tylko doktrynalnych, ale także kadrowych i finansowych pod rozwój nowej ideologii. Jego ojcem był Gieli Aleksandrowicz Dugin. Urodzony w 1935 roku, który zmarł w 1998, wysoko postawiony oficer w randze generała radzieckich resortów siłowych. Charakter jego pracy i zaangażowanie w działalność zawodową spowodowały, że porzucił rodzinę w 1965 roku, choć nie zerwał całkowicie kontaktów z synem. Matka Galina Wiktorowna Dugina, mająca korzenie ukraińskie panieńskie nazwisko. Anufrienko, była lekarką. Aleksander Dugin w udzielanych wywiadach bardzo niechętnie wypowiada się o swoim dzieciństwie i w życiu prywatnym. Po ukończeniu szkoły średniej młody Aleksander rozpoczął w 1979 roku studia w słynnym Moskiewskim Instytucie Lotniczym. Czasy studenckie spędzał jednak nie tylko na nauce, ale na burzliwym życiu towarzyskim. Wówczas grał m.in. w studenckim zespole rokowym. Sympatia do muzyki pozostała mu zresztą do dziś. Współcześnie tworzy pod pseudonimem Hans Zivers i jest to rodzaj, w cudzysłowie, muzyki zaangażowanej, będącej nośnikiem ideologii eurazjańskiej. To zaangażowanie w działalność nie wpisującą się dobrze w marksistowsko-leninowski wzorzec kształcenia studentów skutkowało wydaleniem z uczelni na trzecim roku. Tamten czas owiany jest zresztą pełno, pewną aurą tajemniczości, która rodzi szereg plotek i wskazuje, że od większych życiowych tarapatów wybawiła go wówczas pomoc ojca. Czasy szkoły średniej i studiów Aleksander Dugin wykorzystał dobrze na naukę języków obcych, nie tylko nowożytnych, ale także klasycznych, łacina, greka, starocerkiewno-słowiański. Te umiejętności staną się w przyszłości ważną dźwignią jego kariery. Zaś po relegowaniu z uczelni stanowiły ważne narzędzie zarobkowania. Dzięki udzielanym korepetycjom z języków obcych młody Aleksander był w stanie poświęcać się lekturze klasycznych dzieł filozoficznych i politycznych. To był czas jego fascynacji ruchami skrajnie prawicowymi. Sam fakt związania się w 1980 roku ze środowiskiem skupionym wokół Pisarza Jurija Mamlejewa, a następnie z nielegalną organizacją Czarny Order SS, Jewginia Gołowina, wskazują na silną fascynację późniejszego lidera ruchu eurazjańskiego ruchami faszystowskimi. Co warte podkreślenia, sam Gołowin był pierwszym Rosjaninem zaliczanym do polityczno-społecznego ruchu Nowej Prawicy. Pod rozdział drugi. Początki działalności politycznej. Dalsze losy polityczne Dugina ściśle związane były z dwoma nazwiskami: Geidara Dżemala i Eduarda Limonowa. Obaj ci działacze odcisnęli istotne piętno na rysie intelektualnym i sposobie działania młodego Aleksandra. W 1988 roku Dugin wszedł razem z Dżemalem do narodowo-patriotycznego frontu Pamięć, kierowanego przez Dmitrija Wasiliewa. Rok później przystąpił krótko do ruchu intelektualnych konserwatystów Igora Dudińskiego. Następnie organizował historyczno-filozoficzne centrum EON, które stanie się fundamentem późniejszego słynnego stowarzyszenia i wydawnictwa Arktogea. Początek lat 90. to okres aktywnej działalności publicystycznej w periodykach radykalnej prawicy, takich jak dzień czy zawtra, którym przewodził wówczas Aleksander Prochanow. Nabierając swobody w działalności organizacyjnej, Dugin szybko stał się liderem kilku środowisk. W roku 1992 zaczął budować swój krąg intelektualny wokół pisma Elimienty. To ważne doświadczenie pozwoliło mu później stworzyć znacznie szerszy projekt wydawniczy, o którym wspomniano wyżej. Warto jednak nadmienić, że początki działalności społeczno-politycznej rosyjskiego filozofa związane były z radykalnymi, a nawet skandalizującymi środowiskami intelektualnymi, ocierającymi się o okultyzm, wschodni ezoteryzm czy ideologię faszystowską. Jednym z ideowych nauczycieli młodego rosyjskiego filozofa w obszarze ezoteryki i okultyzmu był Jewgeni Gołowin. W końcu lat 80. Dugin był także mocno zaangażowany w radykalnie nacjonalistyczny i antysemicki ruch pamiat Dmitra Wasiliewa. W latach 1990-1992 Aleksander Dugin pracował w tajnych archiwach KGB. Wiele wskazuje na to, że pracę te załatwił mu ojciec. W 1991 roku wydał pierwszy numer czasopisma Gipier i Almanach Miły Angiel. W tamtym czasie utrzymywał kontakty z sektą satanistów, Order Wschodnich Templariuszy, nawiązującą do idei Alistera Crowleya. Na początku 1993 roku próbował na fundamencie czasopisma Elementy stworzyć w Rosji ruch Nowej Prawicy. 1 maja 1993 roku razem z Edwardem Limonowem, liderem Partii Narodowo-Radykalnej, doprowadził do utworzenia Frontu Narodowo-Bolszewickiego. 1 lipca tego samego roku do Frontu Narodowo-Bolszewickiego przyłączył się Front Narodowo-Rewolucyjnego Działania, kierowany ówcześnie przez Ilię Łazarienko. W następnym roku FNB został przekształcony w Partię Narodowo-Bolszewicką. Aleksander Dugin stał się głównym ideologiem partii i twarzą jej organu prasowego limonki. Jest to jednak epizod w życiu moskiewskiego filozofa, z którym ten specjalnie się nie obnosi. Wynika to z problemów z prawem, jakie Limonow i jego współpracownicy mieli w miarę radykalizacji partii. Liczne wybryki faszyzującej młodzieży w konsekwencji doprowadziły do delegalizacji partii w 2005 roku. Dugin zrozumiał, że funkcjonowanie na obrzeżach polityki nie daje możliwości wdrażania swoich wizji w życie. Warto tutaj także wspomnieć o epizodzie nieudanego startu rosyjskiego geopolityka w wyborach do Dumy Państwowej w 1995 roku. Start z Petersburga był na tyle rozczarowujący, że wkrótce rozluźnił swoje związki z partią próbując po drodze jeszcze nieudanie zbliżyć się politycznie do Władimira Żyrynowskiego. Z czasem ambicje Dugina zaczęły jednak wyrastać wyraźnie poza chęć intelektualnego oddziaływania w niszowych środowiskach. Ostateczne rozstanie młodego ideologa z nadzbolami, czyli nacjonalbolszewikami, odbyło się w roku 1998. Pod rozdział trzeci: próba wejścia do głównego nurtu polityki. W 1997 roku ukazała się głośna książka Zbigniewa Brzyzińskiego pod tytułem Wielka Szachownica, która nie tylko zawierała wizję polityki amerykańskiej na nowy wiek, sygnalizowała stare i nowe zagrożenia, ale też walnie przyczyniła się do renesansu myśli geopolitycznej na świecie. W tym samym roku Aleksander Dugin wydał swoją książkę, która na obszarze postsowieckiej Rosji stała się nie mniej głośna niż publikacja amerykańskiego geostratega. Nastał nowy rozdział w życiu Aleksandra Giliewicza. Książka powstała w konsultacji ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i miała być swego rodzaju podręcznikiem dla wojskowych strategów, a także decydentów. Rosyjski filozof starał się wyjść ze swoim przekazem do szerszego audytorium. Zaczął intensywnie korzystać z mediów, do których zaczął być często zapraszany. W latach 1996-1997 był autorem i prowadzącym program pod tytułem Finis Mundi w Radiu 101 FM. Tworzył także program Przegląd Geopolityczny w Radiu Wolna Rosja. Od końca 1997 roku datuje się jego związek ze staroobrzędowcami. Niedługo potem przystąpił formalnie do tego nurtu prawosławia, uznanego przez kanoniczną cerkiew i administrację państwową. Wiosną 1998 roku ostatecznie rozeszły się polityczno-ideowe drogi Dugina i Limonowa. Tego samego roku rosyjski filozof wraz ze swoimi zwolennikami, którzy opuścili partię Limonowa, wydał pierwszy numer pisma pod tytułem Eurazjatycka Inwazja. W listopadzie 1999 roku wystąpił z inicjatywą stworzenia partii Templariusze Proletariatu, która jednak nie powiodła się. Na fali zainteresowania geopolityką. A właściwie renesansem geopolityki i ideologii eurazjańskiej, Dugin w 2001 roku utworzył ogólnorosyjski polityczny ruch społeczny Eurazja, który formalnie 30 maja 2002 roku na zjeździe założycielskim został przekształcony w partię polityczną. Rosyjski filozof został jej pierwszym przewodniczącym. Warto w tym miejscu przybliżyć ówczesne poglądy Aleksandra Gieliewicza, zaprezentowane podczas pierwszego zjazdu partii. Wystąpił wówczas z bardzo silną krytyką ładu międzynarodowego, który określił mianem amerykańskiego globalizmu. Dominację polityczną i gospodarczą Stanów Zjednoczonych rosyjski geopolityk utożsamiał z narzucaniem amerykańskiego kodu cywilizacyjnego. Czyli określonego systemu wartości, kultury, sposobu organizacji życia politycznego, tworzenia systemów politycznych opartych na wzorcu amerykańskiej liberalnej demokracji. Ten kod cywilizacyjny, określany przez niego jako atlantyzm, upatrywał jako globalizm jednobiegunowy, nie dający szans na rozwój regionalnych systemów wartości i lokalnej tradycji. W tym okresie, ok w tym kontekście pisał. Cytat. Taki proces globalizacji jest zjawiskiem w zupełności negatywnym, ponieważ w rzeczywistości rozbija wszelką cywilizacyjną samodzielność, wszystkie kultury, wszelkie byty narodowe i religijne. Atlantyzm dyktuje wszystkim skrajnie obcy model cywilizacyjny, określając i egzekwując co moralne, dozwolone, postępowe itd. Jest to globalizm jednobiegunowy, który nie zamierza respektować niczyich poglądów. Jednocześnie ten sam globalizm próbuje się przedstawiać jako dialog, ale to iluzja, w istocie, w istocie to monolog, w którym nie dopuszcza się żadnej odpowiedzi. Koniec cytatu. Te zaś narody i państwa, które nie godzą się na prosty scenariusz konwergencji do modelu amerykańskiego, powinny, zdaniem rosyjskiego ideologia, ideologa, mieć kontrapunkt, taką alternatywę, zarówno w sensie ideologicznym, jak i swoistą platformę geopolityczną. I taką platformą powinna być, zdaniem, Dugina Rosja, której celem jest rozszerzenie się w stronę bloku geostrategicznego na Kontynencie Eurazjatyckim. Ujmował to dokładnie w następujący sposób: Cytat: Przyszłość Rosji zasadza się na tym, żeby stać się jądrem i platformą nowej kontynentalnej formacji. W najbliższym czasie niech to będzie Unia Eurazjatycka, podobna do Europejskiej. Ale na tym nie koniec. Za pomocą aliansów i bloków. Powinniśmy stworzyć całkowicie nową, unikatową, nigdy dotąd niebywałą, nie mniej w pełni trwałą kontynentalną formację. Koniec cytatu. Samo kierowanie partią polityczną nie było jednak najistotniejszym elementem udziału w życiu politycznym autora podstaw Geopolityki. Można stwierdzić, że szczytem bezpośrednich wpływów politycznych Dugina, były lata 1998-2003, kiedy pełnił on funkcję doradcy Dias Jasiewiezniowa, przewodniczącego Dumy Państwowej. To okres bezpośredniego dostępu do oficjali z najwyższych kręgów władzy politycznej. W roku rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego o Polskę, Czechy i Węgry Dugin rozpoczyna ważny etap swojej kariery. Staje się oficjalnie doradcą ludzi władzy. To ważny czas kierowania Centrum Ekspertyz Geopolitycznych przy przewodniczącym Sielezniowie. W roku 2000 Dugin wystąpił z propozycją przeniesienia stolicy Rosji do Kazania. Na przełomie roku 2000 i 2001 razem z Piotrem Susłowem i przy poparciu Muftiego Tałgata Tadżudina zaczął tworzyć ruch Eurazja. Również w roku 2000 rozpoczął wydawanie pisma Jewrazijsko je i czyli kontynuację elementów. 21 kwietnia 2001 roku odbył się zjazd założycielski ogólnorosyjskiego polityczno-społecznego ruchu Eurazja, na którym Dugin został wybrany przewodniczącym Rady Politycznej. Celem organizacji stało się de facto ideologiczne i intelektualne wsparcie reform wprowadzanych przez prezydenta Władimira Putina, którego rządy zostały uznane za zbieżne z ideami Eurazjanizmu. W kwietniu 2002 roku ruch Eurazja został przekształcony w partię Eurazja, w której przewodniczącym Rady Politycznej pozostał Dugin. W wyniku sporów personalnych w listopadzie 2003 roku Piotr Susłow doprowadził do wyłączenia Dugina z partii, a w grudniu roku 2004 zmienił nazwę partii na Związek Eurazjatycki. Zwolennicy Dugina założyli w odpowiedzi międzynarodowy ruch eurazjatycki, w którym Dugin od początku 2004 roku zasiadał w Radzie Eurazjatyckiej i był kierownikiem Komitetu Eurazjatyckiego. W skład Rady Eurazjatyckiej weszło szereg rosyjskich polityków, w tym deputowanych Dumy Państwowej. W lutym 2005 roku Dugin stworzył ze swoich młodych zwolenników Eurazjatycki Związek Młodzieży. 6 września 2005 roku ogłosił stworzenie tak tzw. antypomarańczowego, młodzieżowego frontu Wspólnoty Niepodległych Państw. Pod rozdział 4. W środowisku akademickim. Zaangażowanie polityczne Dugin starał się wiązać z rozwojem naukowym. W roku 2001 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie pracy pod tytułem Ewolucja paradygmatycznych podstaw nauki. Analiza filozoficzno-metodologiczna. Dopiero jednak stabilizacja polityczna w Federacji Rosyjskiej i niepowodzenie w dalszym rozwoju eurazjańskich projektów politycznych skłoniły go do głębszego związania się ze środowiskiem akademickim. W 2004 roku obronił kolejną pracę doktorską, tym razem z nauk politycznych. Pod tytułem Transformacja instytucji politycznych i struktur w procesie modernizacji tradycyjnych społeczeństw. Obrona odbyła się w Rosyjskim Instytucie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rostowie nad Donem. Wiosną 2006 roku na wydziale filozofii Uniwersytetu Moskiewskiego imienia Michała Łomonosowa, MGU, rozpoczął wykłady m.in. na temat postfilozofii, filozofii, a od 2007 roku prowadził cykl wykładów na temat filozofii Martina Heideggera. Rok 2007 to także ogłoszenie czwartej teorii politycznej, na temat której przeprowadził własne wykłady na MGU, ale także doprowadził rok później do zorganizowania na tej prestiżowej uczelni międzynarodowej konferencji poświęconej czwartej teorii politycznej z udziałem francuskiego filozofa. Alana de Benoit. Od września 2008 roku Dugin został powołany na stanowisko profesora MGU i jednocześnie dyrektora Centrum Badań Konserwatywnych, nowo powołanej jednostki naukowej do badań nad konserwatyzmem w kontekście filozofii i doktryn politycznych. W roku 2010 objął stanowisko kierownika katedry Socjologii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych MGU. W latach 2009-2014 prowadził na tym uniwersytecie liczne wykłady z zakresu socjologii strukturalnej, etnosocjologii, geopolityki i socjologii stosunków międzynarodowych. W roku 2011 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie socjologia na podstawie rozprawy pod tytułem Struktury społeczne społeczeństwa w kontekście teoretycznym i metodologicznym socjologii wyobraźni. Baza naukometryczna MGU wskazuje, że na dorobek naukowy Aleksandra Dugina w 2014 roku przypadało 69 książek, łącznie monografii naukowych i podręczników akademickich, 71 artykułów naukowych i 21 abstraktów. Do tego rosyjski filozof zasiadał w siedmiu radach redakcyjnych czasopism. 6 maja 2014 roku Dugin udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla donieckiej telewizji internetowej Anna News, w którym nawoływał do cytat zabijania, 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 koniec cytatu, tych, którzy pozwalają na, cytuję, okrucieństwa na Ukrainie. Niedługo po tej rozmowie doszło do zakończenia pracy Dugina w MGU. Co interesujące, po tym rozstaniu część rosyjskich mediów wskazywała, że dotychczasowe zatrudnienie autora podstaw geopolityki na tym prestiżowym uniwersytecie odbywało się, cytat, za wynagrodzenie pozabudżetowe, a pracownicy tacy nie podlegają wyborom konkursowym. Koniec cytatu. To wskazywałoby, że finansowanie zatrudnienia Aleksandra Dugina w MGU pochodziło spoza uczelni, a jego usadowienie w samym uniwersytecie nastąpiło z ominięciem standardowych procedur konkurs konkursowych. Nie posiadamy twardych dowodów na współpracę Dugina z rosyjskimi służbami specjalnymi, ale sam fakt ominięcia procedur konkursowych na tak prestiżowej uczelni w Moskwie i finansowanie zatrudnienia ze źródeł spoza MGU. Pozwala na postawienie hipotezy, że w karierze akademickiej autora czwartej teorii politycznej pomagały służby specjalne. Należy także uwypuklić tutaj obronę rozprawy doktorskiej Dugina w Rosyjskim Instytucie Spraw Wewnętrznych MSW w Rostowie nad Donem. To uczelnia zaliczająca się do struktur tzw. siłowików, do których dostęp jest w Rosji, jest w Rosji ściśle kontrolowany przez. Tajne służby. Dugin podczas swojej działalności politycznej, społecznej i naukowej, tworząc swego rodzaju platformę ideologiczną dla rosyjskich władz, utrzymywał szereg kontaktów z ludźmi aparatu władzy, ale także z wieloma ludźmi kultury. Przez wiele lat pisał do popularnych rosyjskich gazet mających wysokie nakłady, jak na przykład Komsomolska Ja Prawda I Argumenty i Fakty, czy Krasna ja Zwiezda". Był także szeroko zapraszany do centralnych kanałów telewizyjnych, jak kanał I czy NTW. Co ważne, Dugin utrzymywał kontakty polityczne i towarzyskie, towarzyskie nie tylko z działaczami i sympatykami Eurazjanizmu z samej Rosji, ale także z innych krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Na przykład w lutym 2005 roku na konferencji prasowej w siedzibie agencji RIA Nowosti w Moskwie wystąpił wspólnie m.in. z Aleksiejem Arestowiczem, późniejszym doradcą szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęckiego, i z Dmy Dmytro Korczyńskim, przewodniczącym ukraińskiej partii Bractwo. Wówczas razem zaproponowali utworzenie Eurazjatyckiego Frontu Antypomarańczowego. Sama partia Bractwo Przyłączyła się do międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego. Pod rozdział 5. Ideolog. Po rozstaniu z Uniwersytetem Aleksander Dugin włączył się aktywnie w działalność publicystyczną, przyłączając się do projektu medialnego młodego oligarchy Konstantina Małofiejewa. Tym projektem stała się internetowa telewizja Cargrad TV. W latach 2016-2017 rosyjski geopolityk pełnił funkcję głównego redaktora tejże telewizji. Warto tutaj nadmienić, że Małofiejew sponsorował wiele projektów związanych z rosyjską cerkwią i środowiskami konserwatywnymi. Jest związany z otoczeniem Władimira Putina, a sama siedziba telewizji mieści się w prestiżowym punkcie Moskwy na reprezentacyjnej ulicy Twerskiej niedaleko Kremla. W 2020 roku dyrektorem Cargrad TV został Dmitrij Skuratow, syn Jurija, byłego prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej. Na bliskie powiązania tego projektu medialnego z ludźmi aparatu władzy czy wprost siłowików wskazuje objęcie od stycznia 2017 roku funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tejże telewizji przez Leonida Reszetnikowa, emerytowanego generała wywiadu i byłego szefa Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Polska wersja nazwy tej telewizji to carogród. Nazwa odnosi się do starocerkiewnosłowiańskiej nazwy Konstantynopola przez niektórych analityków jest traktowana jako swego rodzaju manifest geopolityczny, wyrażający pretensje strategiczne do przejęcia rosyjskiej kontroli nad cieśninami Bosfor i Dardanelle oraz nad przejęciem kontroli nad Drugim Rzymem, czyli Konstantynopolem, przez tzw. Trzeci Rzym, czyli przez Moskwę. Związki Aleksandra Dugina i jego otoczenia z wysokimi przedstawicielami resortów siłowych Federacji Rosyjskiej są oczywiste. Wielu z nich stało się gorącymi entuzjastami geopolityki i duginizmu jako alternatywnej ideologii dla Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Nie jest tajemnicą poparcie, jakie, jakiego Duginowi udzielają przedstawiciele Korpusu Oficerskiego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w tym Sztabu Generalnego, a także przedstawiciele służb specjalnych. Jako przykład można podać generała Nikołaja Kłokotowa, Nikołaja Piszczewa, Władysława Iminowa czy Leonida Iwaszowa. Dugin utrzymywał także bliskie związki ze środowiskiem miesięcznika Orientir, wydawanego przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Generał Iwaszow, pełniący m.in. funkcję prezesa Akademii Problemów Geopolitycznych, przejął zupełnie zarówno język, jak i podejście metodologiczne charakterystyczne dla duginizmu. Jest tajemnicą Poliszynela, że Aleksander Dugin napisał za generała Wiktora Kazancewa pracę doktorską pod tytułem Międzynarodowe konflikty na Północnym Kaukazie w kontekście realiów geopolitycznych. Generał obronił tę pracę w roku 2000. Wśród osób z najbliższego otoczenia Dugina, także w kierownictwie ruchu eurazjańskiego, było wielu przedstawicieli służb pozawojskowych, jak np. Piotr Susłow czy Michał Margiełow, wywodzący się ze służby wywiadu zagranicznego, czy też Ahmed Nuhajew, wicepremier i szef wywiadu przy Dżoharze Dudajewie i Zelimhanie Jandarbijewie. Pod rozdział 6. Życie prywatne Aleksander Dugin był żonaty dwukrotnie. Po raz pierwszy z Jewgienią Debriańską, która już po rozwodzie z nim została założycielką ruchu lesbijskiego w Rosji i liderką Stowarzyszenia Mniejszości Seksualnych. Ponownie ożenił się z Natalią Mielentiewą. ma syna Artura, córka Daria zginęła w zamachu. Daria Dugina zginęła 20 sierpnia 2022 roku w zamachu terrorystycznym w pobliżu Moskwy, gdy prowadziła samochód, w którym wybuchła bomba. Wcześniej razem ze swoim ojcem odwiedzili festiwal tradycji w miejscowości Zacharowo. Zaraz po zamachu wielu komentatorów w Rosji zaczęło twierdzić, że prawdziwym celem ataku był ojciec Dari, który w wielu kręgach politycznych i intelektualnych Ukrainy uznawany jest za swego rodzaju ideologa Kremla, który swoimi ideami miał się rzekomo przyczynić do ataku Rosji na Ukrainę. Wspomniany już wyżej oligarcha Konstantin Małofiejew, sponsorujący telewizję internetową Cargat TV, w utworzenie i rozwój, której aktywnie zaangażowana była także Daria, na swoim profilu na kanale Telegram opublikował wypowiedź Dugina, który oświadczył, że jego córka zginęła, cytat, w wyniku ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez nazistowski reżim ukraiński. Koniec cytatu. Daria Dugina była aktywną działaczką Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego. Często pojawiała się w mediach rządowych i internetowych, które propagowały poglądy jej ojca. Oprócz Czargat TV, także na przykład Katechon, Geopolityka Ru. Była współautorką książki Księga Z, opisującej rosyjskie w cudzysłowie wyzwalanie Ukrainy. Współpracując z Grahamem Filipsem i Hojkerem Hugsonem współtworzyła film dokumentalny o zakładzie Azowstal w Mariupolu, mający przedstawiać rosyjski punkt widzenia. Rozdział drugi. Geopolityka w twórczości Aleksandra Dugina, Nauka czy doktryna. Podrozdział pierwszy. Pojęcie geopolityki i myśli geopolitycznej. Geopolityka jako osobny obszar badań nad wpływami czynników geograficznych na procesy polityczne powstała w drugiej połowie XIX wieku. Wyrosła na gruncie wielkich syntez historycznych i geograficznych, tworzonych w obrębie nowoczesnych nauk społecznych, uprawianych już nie jako kronikarstwo, ale nauka oparta o zasady metodologii. Sam termin geopolityka po raz pierwszy pojawił się w 1899 roku w artykule naukowym szwedzkiego politologa i prawnika Rudolfa Kielena. Sama geneza geopolityki jako dziedziny wiedzy, mającej ambicje naukowe, tkwi jeszcze w początkach XIX wieku. Myśl geopolityczna jest znacznie starsza niż geopolityka uprawiana w środowisku akademickim. Stanowi jeden z nurtów myśli politycznej, odnoszący się wprost do relacji środowisko-geograficzne polityka. Poprzez słowo myśl rozumiemy tutaj funkcję umysłu zorientowaną na poznanie, prowadzącą do kształtowania się wyobrażeń, wyciągania wniosków i formułowania poglądów na określone sprawy. Samą myśl polityczną możemy określić jako aktywność intelektualną, która w sposób bezpośredni Odnosi się do polityki. Są to zatem idee odnoszące się do świata polityki i jego związków z innymi obszarami życia społecznego, ekonomicznego czy kulturalnego. W najbardziej rozwiniętych wersjach występuje myśl polityczna jako doktryna lub ideologia polityczna. W powyższym kontekście warto przyjąć definicję samej myśli geopolitycznej. Za Tomaszem Klinem możemy ją uznać za cytat całokształt idei, poglądów i postulatów, które w istotnym stopniu nawiązywały do geograficznych podstaw działalności państwowej i pewnych rozważań zawierających momentami naukowy sposób przedstawienia rzeczywistości, zasadniczo jednak mieszczących się w nurcie swego rodzaju pisarstwa politycznego. Koniec cytatu. Taka konwencja terminologiczna pozwala analizować zarówno teksty akademickie poświęcone geograficznym podstawom działalności państwowej i uwarunkowaniom środowiskowym polityki międzynarodowej, takim jak klimat, położenie, dostęp do surowców naturalnych, dostęp do akwenów, szlaków handlowych itd., jak i prace w obrębie pisarstwa politycznego, w tym luźne idee, ale także zwarte doktryny czy rozwinięte ideologie wykorzystujące narrację polityczną. Jak pisał wyżej wspomniany Tomasz Klin, cytat: Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy równoczesnym uznawaniem paradygmatu geopolitycznego i myśli geopolitycznej. Wielość znaczeń geopolityki wpisywała się na trwałe w rozważania naukowe i publicystykę. Tam, gdzie mamy do czynienia z badaniem naukowym, z zachowaniem podstawowych zasad, jak obiektywność, weryfikacja, odnoszenie się do faktów, które nie pasują do wcześniej przyjętych tez. To jest geopolityka jako paradygmat badawczy. Jeśli natomiast dominują subiektywne postulaty polityczne, mamy do czynienia z rozważaniami, które mieszczą się w ramach myśli geopolitycznej. Takie dualistyczne stanowisko wydaje się być najbardziej uzasadnione. Koniec cytatu. Na kanwie definicji myśli geopolitycznej warto jeszcze dodać uzupełnienie w postaci doprecyzowania terminów takich jak Koncepcja geopolityczna i doktryna geopolityczna, które mieszczą się w jej ramach. Także za Tomaszem Klinem uznamy, że doktryna geopolityczna to cytat, głoszona zasada, przekonanie o powinności lub konieczności stosowania określonych rozwiązań politycznych w przestrzeni, np. doktryna granic naturalnych, opozycja ocean czy może kontynent. Koniec cytatu. Natomiast koncepcja geopolityczna to cytat, postulat, projekt, pogląd dotyczący pewnego rozwiązania polityczno-przestrzennego w określonej sytuacji. Na przykład Eurofrika, czy blok kontynentalny Haushofera, Hartland Mackindera, rimland spikemana i tak dalej. Koniec cytatu. Zatem hierarchia pojęć wygląda następująco. Myśl geopolityczna, następnie doktryna geopolityczna i wreszcie koncepcja. Geopolityczna. Kluczowe kategorie analizy geopolitycznej obejmują położenie geopolityczne, układ sił i interesów w ramach ładu międzynarodowego i kody geopolityczne. Sama analiza położenia geopolitycznego odnosi się zarówno do morfologii terenu, klimatu, dostępu do surowców naturalnych, kluczowych do rozwoju gospodarczego w danym okresie historycznym, dostępu do morskich i lądowych szlaków handlowych, czy do analizy otoczenia strategicznego danego ośrodka siły państwa sojuszu. Porządek geopolityczny to dominujący w danym okresie historycznym system hierarchii, sojuszy i antagonizmu występujących między aktorami międzynarodowymi. Myśl geopolityczna w ramach refleksji nad porządkiem geopolitycznym koncentruje się głównie na problemach hegemonii, dominacji, analizy obszarów konfliktogennych, które składają się na geopolityczną strukturę świata. I wreszcie Kody geopolityczne. Są to wytworzone wyobrażenia dotyczące bliższej i dalszej przestrzeni geograficznej, swego rodzaju obrazy geopolityczne, które stają się podstawą do działania politycznego. Każdy kraj na świecie ma swój własny kod geopolityczny. W jego skład wchodzi kilka podstawowych założeń, na przykład określenie aktualnych i potencjalnych sojuszników oraz przeciwników. Wypracowanie sposobów na utrzymanie sojuszników, pozyskanie potencjalnych sojuszników oraz przeciwstawienie się aktualnym i potencjalnym przeciwnikom. To także opracowanie metod i form zakomunikowania wizji geopolitycznej powstałej wskutek powyższych punktów własnemu społeczeństwu oraz społeczności globalnej. Kody geopolityczne obejmują modele świata, modele w czasie i przestrzeni, mity narodowe, w tym mity historyczne, czy poglądy na kształt ładu międzynarodowego. Pod rozdział 2. Od idei Moskwy III Rzymu do odrodzenia myśli geopolitycznej w Rosji. Dla odrodzenia się otwartego myślenia kategoriami geopolitycznymi w Federacji Rosyjskiej niemałe znaczenie miał renesans prawosławia i liczne nawiązania w literaturze politycznej do idei Moskwy jako trzeciego Rzymu, której geneza tkwi w początkach XVI wieku. Wówczas prawosławny mnich Filoteusz pochodzący z Pskowa sformułował myśl, zgodnie z którą po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku, czyli I Rzymu, i Cesarstwa Bizantyjskiego w roku 1453, czyli II Rzymu, Najważniejszym ośrodkiem prawosławnej wiary stała się Moskwa. Stolica Wielkiego Księstwa Moskiewskiego miała tym samym przyjąć rolę trzeciego Rzymu, depozytariusza prawdziwej wiary i włączyć się w proces misyjny. W idei tej Rosja jawi się jako Ziemia Święta, Święta Ruś, Nowa Jerozolima, której misją jest prowadzenie ludzkości do zbawienia. Mamy tu do czynienia ze swoistą soteriologią polityczną. Warto podkreślić, że samo pojęcie święta ruś jest znacznie starsze i ma swoje korzenie w chrzcie przyjętym przez Ruś Kijowską w 988 roku od Bizancjum. Moskwa, jednocząc ziemie ruskie, stała się orędownikiem idei świętej Rusi. Filoteusz zaprezentował swoją koncepcję księciu Wasylowi III Rurykowiczowi ojcu Iwana IV Groźnego. Pisał do niego cytat. Dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, czwartego nie będzie, gdyż Twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione. Koniec cytatu. Idea trzeciego Rzymu trafiła na podatny grunt. Ojciec Wasyla III, Iwan III Srogi, poślubił Zofię Paleolog, bratanicę ostatniego cesarza Bizancjum, Konstantyna XI Dragazesa, przyjmując jednocześnie tytuł cara Wszechrusi. Związki wschodniego chrześcijaństwa z tradycją rosyjską odtąd stały się głębsze, sięgając także do symboliki państwowej. Herbem państwa moskiewskiego stał się bizantyjski dwugłowy orzeł, a ceremonia dworska została oparta na ceremoniale Cesarstwa Bizantyjskiego. Tradycja bizantyjska, wpleciona w tradycję rosyjską, naznaczoną piętnem panowania mongolskiego, stała się odtąd nieodłączną cechą państwowości rosyjskiej. Rosyjskie prawosławie wyrastało na glebie bizantyjskiej doktryny symfonii władz wprowadzonej przez cesarza Justyniana. Zgodnie z nią, zarówno Kościół, jak i państwo miały ze sobą koegzystować w harmonii i ściśle współdziałać. W Rosji wykształciła się swoista symbioza państwa i cerkwi sojusz tronu i ołtarza. Jak podkreśla Andrzej de Lazari, idea ta stała się, cytat. Archetypem nacjonalizmu rosyjskiego. Koniec cytatu. Początkowo sama idea Moskwy III Rzymu nie miała charakteru doktryny geopolitycznej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ani też formy programu polityki zagranicznej. Jej celem była afirmacja wschodniego modelu chrześcijaństwa, propagowanie prawosławia jako jedynej prawowitej jego formy i zwalczanie w cudzysłowie heretyckiego zachodu na czele z papieżem. Z czasem idea ta stała się nieformalną częścią składową idei rosyjskiej i pretekstem ideologicznym do prowadzenia polityki ekspansywnej przez rosyjski ośrodek siły. Omawiana idea stanowi jeden z nieodłącznych elementów rosyjskiej świadomości mocarstwowej, wyrażającej się m.in. w misjonizmie religijnym. Idee świętej Rusi i Moskwy III Rzymu stały się zalążkiem propagowanej przez rosyjską Cerkiew koncepcji Rosyjskiego świata, z języka rosyjskiego, ruski Mir. Zakłada ona jedność ludności prawosławnej i rosyjskojęzycznej bez względu na podziały państwowe. Ma to oparcie w koncepcji odrębnej cywilizacji rosyjskiej i wspólnoty dziejowej, kulturowej, językowej oraz religijnej. Moskwa przyznaje sobie prawo do politycznej i religijnej zwierzchności nad tą ludnością, także poza formalnymi granicami Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z koncepcją rosyjskiego świata, na przykład Ukraina stanowi terytorium kanoniczne rosyjskiego kościoła prawosławnego, mające swoje źródło w idei świętej Rusi. Koncepcja rosyjskiego świata to de facto doktryna geopolityczna, dająca ideologiczną legitymizację ingerencji Moskwy na obszarze poradzieckim. Dezintegracja Związku Radzieckiego stworzyła przestrzeń do rozwoju różnych idei, które na gruzach komunizmu starały się dostarczyć rosyjskim decydentom odpowiedzi na strategiczne pytania dotyczące bezpieczeństwa. Intelektualiści zajmujący się zgłębianiem dziejów myśli geopolitycznej i analizujący zależności między przestrzenią a polityką szybko wykorzystali nadarzającą się okazję. Wśród odradzających się różnych nurtów rosyjskiej myśli geopolitycznej po rozpadzie Związku Radzieckiego należy przede wszystkim wymienić eurazjanizm, okcydentalizm z rosyjskiego zapadniczeństwo, izolacjonizm, bizantyzm i eklektyzm imperiologiczny. Wspólnym ich mianownikiem stało się poszukiwanie fundamentów nowej pozycji międzynarodowej dla Rosji. Zdecydowana większość przedstawicieli rosyjskiej myśli geopolitycznej stoi na gruncie traktowania Rosji jako mocarstwa. Inaczej natomiast rozkładają się akcenty dotyczące samoidentyfikacji i priorytetów związanych z polityką zagraniczną, obronną, bezpieczeństwa czy nawet kulturową. Pod rozdział trzeci: od Eurazjanizmu do neo neo-eurazjanizmu. Eurazjanizm jako nurt myśli politycznej oraz koncepcja polityczno-filozoficzna pojawił się na początku lat XX-XX wieku w kręgach tzw. białej emigracji rosyjskiej. Na jego określenie w literaturze polskiej pojawiło się kilka terminów. Między innymi Eurazjatyzm, zaproponowany w 1922 roku przez Mariana Zdziechowskiego, Eurazjanizm, użyty po raz pierwszy przez Mariana Uzdowskiego w 1928 roku, wprowadzony także w pierwszych przedwojennych tłumaczeniach pism Piotra Sawickiego, a także używany przez drugi, władze II Rzeczypospolitej, Euroazjanizm termin wprowadzony przez Lucjana Słuchanka, Euroazjatyzm zaproponowany przez Andrzeja Andrusiewicza, czy euroazjanizm wprowadzony przez Halinę Kowalską. Żadne z powyższych słów pod względem fonetycznym nie jest zbieżne z oryginałem. Ideologia eurazjańska upatruje w Rosji osobny kontynent, szóstą część świata. Jej twórcy dowodzili, że Rosja stanowi odrębną cywilizację, która posiada do spełnienia szczególną misję w dziejach świata. Lew Gumilow pisał o istnieniu superetnosu eurazjatyckiego, dzielącego się na poszczególne etnosy. Swoje podwaliny ideowe eurazjanizm budował w oparciu m.in. o koncepcję Moskwy III Rzymu. Kluczowym elementem tej ideologii była idea imperium oraz wrogi stosunek do Zachodu. Eurazjatyści uważali, że najazd mongolski na Ruś miał charakter zbawienny, ponieważ powstrzymał ekspansję cywilizacji łacińskiej na wschód oraz pozytywnie wpłynął na charakter narodowy Rosjan. W zakresie ustrojowym Eurazjanizm odrzucał demokrację, propagując ideokrację, czyli system rządów opierający się na z góry narzuconym systemie wartości i głównej, przewodniej idei. Twórcami Eurazjanizmu byli tacy myśliciele i pisarze jak Piotr Sawicki, Mikołaj Trubiecko i Piotr Sówczyński. Mikołaj Aleksiejew, Gennady Wiernacki, Georgi Forowski czy Lew Karsawin. Za jednych z najważniejszych prekursorów tej ideologii można uznać Mikołaja Danielewskiego i Władimira Łamańskiego. Symboliczną datą powstania eurazjanizmu jest rok 1921, kiedy to w Sofii ukazała się drukiem praca zbiorowa czterech eurazjatystów – Sawickiego, Suwczyńskiego, Forowskiego i Trubieckoja. W periodyzacji ruchu eurazjańskiego za Iwoną Masaką można przyjąć podział na cztery okresy rozwoju. Pierwszy to okres zbierania idei. Obejmował pierwsze, pierwszych pięć lat istnienia ruchu od 1921 do 1925. Wówczas to, w roku 1920 dokładnie, ukazała się m.in. fundamentalna książka Nikołaja Trubieckoja pod tytułem Europa i ludzkość. Drugi okres od 1925 do 1938 obejmuje czas, czas konfliktów w łonie formacji i schyłek przedwojennego eurazjanizmu. Kumulacją napięć w ruchu eurazjańskim stało się wydanie w 1928 roku tygodnika Eurazja. Po śmierci Trubieckoja w 1938 roku eurazjanizm zaczął powoli obumierać. Jego odrodzenie nastąpiło dopiero po 1991 roku. Eurazjanizm zaczął się odradzać w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Na dobre jego rozwój można datować po upadku Związku Radzieckiego, zakończeniu zimnej wojny i co za tym idzie rozpadzie globalnego układu bipolarnego, kiedy odrodził się jako przede wszystkim projekt geopolityczny wymierzony przeciwko światowej dominacji USA stał się swego rodzaju kontrpropozycją geopolityczną i ideologiczną dla całego obszaru WNP, wspólnoty niepodległych państw. Głównym wyznacznikiem neoeurazjanizmu, jak został ochrzczony w publicystyce i nauce, jest niechęć wobec Zachodu i wrogość wobec Stanów Zjednoczonych. W cywilizacji zachodniej neoeurazjatyści przeciwstawiają cywilizację eurazjatycką, słowiańsko-turańską. Cechą charakterystyczną neoeurazjanizmu, która odróżnia go wyraźnie od ruchu tkwiącego u jego korzeni, jest powszechne posługiwanie się geopolityką jako narzędziem argumentacji. Geopolityka jest w tym przypadku stosowana zarówno jako nauka, dyscyplina akademicka, ideologia, paradygmat badawczy, metodologia analityczna czy też doktryna. Przez paradygmat badawczy rozumiemy ogólny wzorzec, model prowadzenia badań i analiz. W tym konkretnym przypadku chodzi o takie podejście badawcze, które cechuje rozpatrywanie wszystkich bądź większości zjawisk politycznych przez pryzmat środowiska geograficznego i jego wpływu na poszczególne wydarzenia i procesy. Rozwój neoeurazjanizmu możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich datuje się od połowy lat 80. XX wieku do roku 1993. Ten czas obejmuje odrodzenie ideologii, pierwsze publikacje i wreszcie pierwszą próbę wejścia do bieżącej polityki. Był to najpierw czas pojawienia się ideologii eurazjańskiej w luźnych grupkach konserwatystów rosyjskich oraz czas pierwszych publikacji w roku 1989 w czasopiśmie Sowieckaja Literatura. Wówczas neoeurazjatyści koncentrowali się przede wszystkim na analizie dorobku zachodnich tradycjonalistów: Genona, Stoikersa, Evoli i innych, a także klasyków geopolityki: Mackindera, Mahana, Haushofera i innych. Natomiast w latach 1991-1993 zwolennicy neoeurazjanizmu podjęli próbę, ostatecznie nieudaną, syntezy swojej ideologii ze środowiskami nacjonalistycznymi tak zwanej opozycji czerwonobrunatnej. Drugi etap, lata 1993-2000, był okresem tworzenia teoretycznych podstaw ruchu i udanego zbliżenia się w charakterze eksperckim do pierwszorzędnych środowisk politycznych. To wówczas pojawiają się takie prace Dugina jak Misteria Eurazji czy Podstawy Geopolityki. To także czas wielu publikacji klasyków geopolityki. Dugin i jego zwolennicy doradzają deputowanym do Dumy Państwowej i jej przewodniczącemu zaczynają być obecni w telewizji, radiu, prasie i internecie. Tutaj przede wszystkim strona Stowarzyszenia i Wydawnictwa Arktogea. Jest to również czas, kiedy najważniejsze ośrodki władzy państwowej przejmują elementy języka i metodologii geopolitycznej tworzonej w środowisku neo Wydaje się, że punktem zwrotnym była interwencja NATO w Jugosławii. Wówczas to język i argumentacja geopolityczna na dobre zadomowiły się w środowisku analityków kremlowskich. Z klucza geopolitycznego komentowali oni takie wydarzenie, jak na przykład tak zwana pętla primakowa. Okres ten kończy poparcie w wyborach prezydenckich Władimira Putina. Trzeci etap od roku 2001 do dziś jest próbą poszerzenia przez ruch neoeurazjański swojej oferty geopolitycznej zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. W założeniu Międzynarodowego Ruchu Eurazjańskiego brali udział nie tylko przedstawiciele aż 20 regionów Federacji Rosyjskiej, ale także delegaci z 22 państw. W skład władz ruchu weszli wysocy urzędnicy państwowi, jak na przykład minister kultury Federacji Rosyjskiej, czy ówczesny wiceminister spraw zagranicznych, czy też szef Departamentu do Spraw Partii i Stowarzyszeń Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, czy też szef Komitetu Rady Federacji Rosyjskiej do Spraw Międzynarodowych. W każdym z okresów rozwoju ideologii neoeurazjańskiej mamy do czynienia z silnym rozwojem badań naukowych w zakresie geopolityki, które są w dużej mierze zbieżne z zakresem zainteresowań neoeurazjatystów i w dużej mierze stanowią swoistą, w cudzysłowie, naukową legitymizację najważniejszych postulatów polityki międzynarodowej tego ruchu. Współczesny eurazjanizm bazuje na łączeniu doktryn geopolitycznych z propagowaniem poczucia mocarstwowego. Dugin pisał, cytat: Poczucie mocarstwowe poprzedza podboje, aneksje lub alianse. Ono napędza historię wielkich narodów. Czasem proces historyczny odwraca się przeciwko realizacji tego dążenia i wtedy mocarstwo przechodzi w świat równoległy psychologii, nostalgii, głęboko ukrytej woli. Nigdy jednak całkowicie nie umiera. Koniec cytatu. Apoteoza wielkomocarstwowości rosyjskiej osiąga szczyty w pismach rosyjskiego geopolityka, gdzie możemy przeczytać, cytat: Jeśli Rosja nie będzie wielką, nie będzie jej w ogóle. Wielkość nasze wielkorosyjskie powołanie. Jeśli nie, niech już lepiej niczego nie będzie. Bez Rosji historia świata jest niewyobrażalna. Niech lepiej świat się skończy. Koniec cytatu. Geopolityczne i sakralno-geograficzne eurazjańskie myślenie Aleksandra Dugina dobrze charakteryzuje jego wypowiedź z końca ubiegłego wieku udzielona polskiemu dziennikarzowi. Możemy przeczytać: Cytat. My, Rosjanie i Niemcy, rozumujemy w pojęciach ekspansji i nigdy nie będziemy rozumować inaczej. Nie jesteśmy zainteresowani po prostu zachowaniem własnego państwa czy narodu. Jesteśmy zainteresowani wchłonięciem przy pomocy wywieranego przez nas nacisku maksymalnej liczby dopełniających nas kategorii. Nie jesteśmy zainteresowani kolonizowaniem, tak jak Anglicy, lecz wytyczaniem swoich strategicznych granic geopolitycznych bez specjalnej nawet rusyfikacji, chociaż jakaś tam rusyfikacja powinna być. Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. Nie jest, nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki. Polska musi wybrać albo tożsamość słowiańska, albo katolicka. Są narody, które umieją rozszerzyć się do rozmiarów cywilizacji. Tracą wówczas swoją tożsamość, rasę, czasem nawet język, ale to jest ryzyko, jakie trzeba podjąć, jeżeli chce się być imperium. Takie są Stany Zjednoczone, taka jest Rosja. Polska nie umiała stworzyć własnej cywilizacji i musi dokonać wyboru. Myślę, że istnieje jeszcze możliwość, byście dokonali normalnego wyboru, to znaczy bizantyjskiego. Koniec cytatu. Samo myślenie geopolityczne nie obce jest przedstawicielom neoeurazjanizmu, odcinającym się od samego Aleksandra Dugina, jak w nurcie muzułmańskim Gejdar Dżemal czy Hosh Ahmed Nuhajew, w koncepcjach Igora Panarina, Władimira Haczaturowa czy Władimira Kotlarowa. Przyznać jednak należy, że neoeurazjanizm zdobył popularność głównie dzięki geopolitycznym rozważaniom samego Dugina. Jego Teorie miały i mają liczne odbicie w wypowiedziach czy publicystyce znanych polityków. Warto w tym momencie przytoczyć kilka przykładów takiej retoryki. Koncepcja osi Berlin-Moskwa-Tokio i stworzenia potężnego bloku kontynentalnego została dobrze ukazana choćby w pracy Aleksandra Mitrofanowa pod tytułem Kroki nowej geopolityki. Z podanych powyżej przykładów widać wyraźnie symbiozę, jaka we współczesnej Rosji nastąpiła między argumentacją geopolityczną, paradygmatem geopolitycznym, a ideologią neoeurazjańską. Przy czym należy pamiętać, że sama geopolityka jest dziś w Rosji nurtem o wiele szerszym niż sam neoeurazjanizm. Pod rozdział czwarty: Doktryna za fasadą nauki. Aleksander Dugin, pisząc swoją najważniejszą książkę dotyczącą geopolityki, precyzyjnie zdefiniował, jak rozumie to pojęcie. Jest to ujęcie mocno odbiegające od definicji stosowanych w środowiskach akademickich na Zachodzie. Rosyjski geopolityk pisał wprost, że geopolityka to światopogląd władzy, nauka o władzy i dla władzy. Jasno podkreślał elitarność wiedzy geopolitycznej, której przydatność, jego zdaniem, ujawnia się dopiero w miarę zbliżania się człowieka do elity społecznej. W tym rozumieniu jest ona dyscypliną elit politycznych, a także osób dążących do stworzenia alternatywy wobec systemu. Podręcznik autorstwa Dugina jest w powyższym rozumieniu swego rodzaju. Podręcznikiem władzy, czego sam autor nie kryje, pisząc, iż geopolityka zawiera podsumowanie tego, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji, takich jak zawieranie sojuszy, wszczynanie wojen, wdrażanie reform, wprowadzanie sankcji gospodarczych i politycznych itd. Rosyjski filozof nie ukrywa, że jego zdaniem charakterystycznym aspektem twórców geopolityki jest ich nieustanne zaangażowanie polityczne. Zdaniem Dugina prawie wszyscy geopolitycy aktywnie uczestniczyli lub uczestniczą w życiu politycznym swoich narodów. W kontekście badań geopolitycznych badacz musi, jego zdaniem, zdefiniować swoje stanowisko w odniesieniu do głównych zagadnień geopolitycznych, co kształtuje jego perspektywę na globalne zjawiska. Rosjanin pisze, że w historii geopolityki nie spotkamy żadnego autora, który byłby obojętny na losy swojego kraju i narodu. Stara się to dowieść na różnych przykładach, porównując geopolityków anglosaskich, wiernych koncepcji Sea Power, potęgi morskiej czy talasokracji, czyli talasokracji dominacji mocarstw morskich, zwolenników Atlantyzmu, do geopolityków rosyjskich, a konkretnie Eurazjatystów, przywiązanych do koncepcji Heartlandu, tellurokracji, dominacji mocarstw lądowych, ideokracji i idei Rosji-Eurazji. Dogin bez ogródek pisze w swoim sztandarowym dziele geopolitycznym, że konieczność wstępnego określenia przez geopolitykę własnej pozycji na geopolitycznej mapie świata wpłynęła na fakt, że dziedzina ta rozwijała się przede wszystkim wśród przedstawicieli wielkich mocarstw mających ambicje stać się mocarstwem światowym. Podkreśla przy tym, że wśród krajów drugorzędnych z punktu widzenia rywalizacji międzynarodowej brak jest wybitnych nazwisk wśród geopolityków. Tłumaczy to faktem, że fundamentalny w jego optyce dualizm geopolityczny dotyczy państw drugorzędnych tylko pośrednio, a ich wpływ na przebieg globalnej konfrontacji jest na tyle nieistotny, że sama istota geopolityki jest tam nieważna. Rosjanin twierdzi, że poglądy geopolityków są bezpośrednio kształtowane przez ich narodowość i obywatelstwo. Jego zdaniem są to osoby, które dokładnie analizują globalne tendencje historyczne, rozumieją pozycję swojego kraju w tym kontekście, a następnie opracowują odpowiedni plan na przyszłość. Często wpływają na kierunek historii świata, choć może nie być to bezpośrednio, ale poprzez oddziaływanie na różne grupy, partie czy liderów. Jednak stopień wpływu geopolityków na politykę swoich krajów ma być bardzo zróżnicowany. Dugin podaje przykłady, przykłady Mahana, Spikemana i Mackindera, reprezentujących geopolitykę anglosaską, którzy pełnili wysokie stanowiska w swoich krajach i mieli oczywisty wpływ na politykę swoich państw. Mimo pewnych konfliktów z naukowymi kręgami swoich krajów, byli podczas swego życia szanowani i odnosili sukcesy. Sytuacja w cudzysłowie geopolityków kontynentalnych, ma być inna. Rosjanin podaje tutaj przykład Pola Vidal de la Blasza, który choć szanowany, nie cieszył się takim prestiżem jak jego anglosascy odpowiednicy, ale jego prace były jednak uwzględniane w decyzjach politycznych. Zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja z Karlem Haushofferem czy Karlem Schmidtem. Ich stosunek do władz zmieniał się w zależności od sytuacji politycznej, a ich kariery były pełne wzlotów i upadków. Geopolitycy z Europy Wschodniej mieli do czynienia z jeszcze większymi trudnościami. Dugin próbuje wyartykułować pewną prawidłowość, jakoby wpływ geopolityków na władzę maleje od zachodu do wschodu. Dodaje przy tym, że kraje, które najbardziej słuchały swoich geopolityków, osiągały największe sukcesy. Z drugiej strony, kraje takie jak Niemcy, które zignorowały Radę swoich geopolityków, doświadczyły wielkiej klęski i upadku politycznego. Podobnie było ze Związkiem Radzieckim, który zaniedbał pracę swoich najbardziej odpowiedzialnych i dalekowzrocznych strategów. Tego typu argumentacja nie wytrzymuje krytyki merytorycznej. Argumentacja ściśle geopolityczna występowała i występuje na szeroko rozumianym Zachodzie, i argumentacja osób zajmujących się geopolityką, geostrategią, czy wprost odwołujących się do takiej analizy, była i jest szeroko wykorzystywana w praktyce politycznej. Weźmy choćby za przykład samego Charlesa de Gaulle'a, który choć sam geopolityką się nie zajmował, to wykorzystywał rady osób aktywnie zaangażowanych w rozwój geopolityki. Inne przykłady to choćby Stany Zjednoczone z takimi postaciami jak Zbigniew Brzeziński czy Henry Kissinger, większość państw Ameryki Łacińskiej czy nawet przedwojenna Polska, gdzie tacy ludzie jak na przykład Eugeniusz Romer czy Adolf Bocheński mieli istotny wpływ na kształtowanie się świadomości strategicznej elit władzy. Instrumentalne traktowanie geopolityki jako doktryny politycznej na usługach władzy prowadzi Dugina do absurdalnego z punktu widzenia nauki stwierdzenia, że, cytuję, głównym prawem geopolityki jest twierdzenie o fundamentalnym dualizmie, który wyraża się w opozycji telurokracji, władzy lądowej, i talassokracji, władzy morskiej. Koniec, cytat. Charakter tej konfrontacji sprowadzać się ma do zderzenia cywilizacji morskiej, np. Kartagina, Ateny i cywilizacji lądowej, np. Rzym, Sparta. Rosyjski filozof szeroko pisze o tej antynomii między lądem i morzem, nawiązując m.in. do filozofii politycznej Karla Schmita. W tym dialektycznym ujęciu przeciwstawia sobie także formy ustroju. Demokrację charakterystyczną według niego dla talasokracji i ideokrację charakterystyczną dla telurokracji. Tego typu narracja oparta na głębokim redukcjonizmie i licznych uproszczeniach jest także nacechowana filozoficznie. Moskiewski intelektualista upatruje w telurokracji trwałości, solidności, konserwatyzmu, surowych norm prawnych, przywiązania do tradycji, kolektywizmu i hierarchii. Te cechy przeciwstawia indywidualizmowi, merkantylizmowi, żywiołowości, duchowi, duchowi indywidualnej przedsiębiorczości, jakie cechować mają talasokracji. W rozwoju intelektualnym Aleksandra Dugina geopolityka stanowiła jeden z ważnych fundamentów. Przy czym od samego początku traktował ją instrumentalnie jako jeden z elementów swojej ideologii. Takie ujęcie tematu pozwoliło rosyjskiemu intelektualiście od samego początku poszukiwać celu w rozwoju dziejowym. Ta swoista teleologia geopolityczna stała się ważnym elementem narracji Dugina, która pozwoliła płynnie uzasadniać dualizm rozwoju dziejo dziejowego i sprzeczność między talassokracją i telurokracją. Oba te porządki, megacywilizacje, związane mają być w, wiz w wizji moskiewskiego filozofa z konkretnymi archetypami i systemami organizowania życia ludzkiego. Celem Imperium Rosyjskiego, Eurazjatyckiego ma być jego zdaniem misja kontynentalna, stworzenie nowego bloku kontynentalnego, zjednoczenie lądowych mas Eurazji i całkowite zwycięstwo tellurokracji. Wdrożenie doktryny Monroe dla Eurazji ma pozwolić na stworzenie zamkniętej historii w strukturze największego kontynentu na Ziemi. Doprowadzić to ma do zapanowania ideokracji, czyli takiej formy organizacji polityczno-społeczno-gospodarczej, która podporządkowana byłaby konkretnej ideologii, w tym przypadku eurazjanizmowi. Podstawową zasadą geopolityki według rosyjskiego filozofa jest zatem dualizm planetarny. Ze swoich rozważań Dugin wyciąga kilka istotnych dla rosyjskich geopolityków wniosków. Mimo różnorodności punktów widzenia mamy u niego do czynienia z pewnym ujednoliconym obrazem świata. Ten obraz dąży do uwzględnienia w analizie stosunków międzynarodowych zarówno procesów historycznych, jak i podejść interdyscyplinarnych: geograficznych, politologicznych, ideologicznych, etnograficznych, ekonomicznych i tym Jest to główna cecha doktryny geopolitycznej Dugin'a: eklektyczność, dążenie do interdyscyplinarnej syntezy. Najbardziej ogólna i wspólna cecha charakterystyczna i dla Dugina, i dla współczesnych rosyjskich Eurazjatystów, to twierdzenie o fundamentalnym historycznym dualizmie między lądem, telurokracją, nomosem ziemi, Eurazją, Hartlandem, cywilizacją ideokratyczną, osią geograficzną historii z jednej strony, a morzem. Sokracją, potęgą morską, nomosem morza, Atlantykiem, światem anglosaskim, cywilizacją handlową, zewnętrznym lub wyspiarskim, półksiężycem z drugiej. Można to uznać za główną oś doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina. Zdaniem rosyjskiego filozofa, do momentu ostatecznego triumfu Stanów Zjednoczonych w zimnej wojnie, dualizm geopolityczny rozwijał się w wyznaczonych granicach. Chodziło o maksymalne poszerzenie terytorium, strategicznej przewagi i siły przez talasokrację i telurokrację. W związku z rosnącym potencjałem nuklearnym obu stron, niektórzy geopolitycy pesymiści widzieli wynik tego procesu jako katastrofalny. Po całkowitym opanowaniu planety dwa supermocarstwa musiałyby przenieść konflikt poza Ziemię, teoria wojen gwiezdnych, lub wzajemnie się zniszczyć, nuklearna apokalipsa. Jeśli charakter głównego procesu geopolitycznego w historii, maksymalne terytorialne rozszerzenie telastokracji i teleurokracji jest dla tej dyscypliny oczywisty, to jego wynik pozostaje niepewny. W tym kontekście nie ma miejsca na determinizm. Tak więc geopolityczna teleologia, czyli rozumienie celu historii w geopolitycznym kontekście, dochodzi tylko do momentu Globalizacji dualizmu i tam się zatrzymuje. Jednak mimo to na czysto teoretycznym poziomie Dugin wyodrębnia kilka hipotetycznych wersji rozwoju wydarzeń po mm, konstatacji zwycięstwa jednego z dwóch systemów. Wersja pierwsza zakłada zwycięstwo talassokracji, które całkowicie eliminuje cywilizację teleurokracji. Na planecie ustanawia się jednolity porządek liberalno-demokratyczny. Ta Sokracja absolutyzu, absolutyzuje swój archetyp i staje się jedynym systemem organizacji życia ludzkiego. Ta wersja według długina ma dwa atuty. Po pierwsze jest logicznie spójna, ponieważ w niej można dostrzec naturalne zakończenie jednokierunkowego, w ogólnym ujęciu biegu historii geopolitycznej, od pełnej dominacji lądu świata tradycyjnego do pełnej dominacji morza, czyli świata współczesnego. Po drugie, to właśnie dzieje się w rzeczywistości. Wersja druga z kolei zakłada zwycięstwo talasokracji, która kończy cykl konfrontacji dwóch cywilizacji, ale nie narzuca swojego modelu na cały świat, lecz po prostu zamyka historię geopolityczną, eliminując jej problematykę. Podobnie jak teorie postindustrialnego społeczeństwa dowodzą, że w tym społeczeństwie główne społeczności klasycznej ekonomii politycznej i marksizmu są eliminowane, tak niektóre teorie mundialistyczne twierdzą, że w nadchodzącym świecie konfrontacja lądu i morza zostanie całkowicie zlikwidowana. To również koniec historii, ale dalszy rozwój wydarzeń nie jest tak łatwy do ścisłej analizy jak w wersji pierwszej. Obie te wersje traktują klęskę telurokracji jako nieodwracalny i dokonany fakt. Dwa inne warianty Dugin przedstawia inaczej. Wersja trzecia zakłada klęskę telurokracji jako, jako zjawisko tymczasowe. Eurazja w perspektywie ma powrócić do swojej kontynentalnej misji, ale w nowej formie. Mają być uwzględnione czynniki geopolityczne, które doprowadziły do katastrofy sił kontynentalnych. Nowy blok kontynentalny, zdaniem Dugina, może mieć morskie granice na południu i na zachodzie, czyli zastosować doktrynę Monroe dla Eurazji. W tym przypadku świat znowu miałby powrócić do bipolarności, ale już innego rodzaju i innego poziomu. Wersja czwarta, która jest rozszerzeniem poprzedniej, zakłada zwycięstwo telurokracji, która dążyć będzie do narzucenia swojego własnego modelu cywilizacyjnego na całą planetę i zakończenia historii na swoich zasadach. Cały świat typologicznie zamienić się ma w ląd, a wszędzie zapanować ideokracja. Inną cechą twórczości moskiewskiego geopolityka jest jego stałe zaangażowanie polityczne. Sam zresztą nie kryje przeplatania się działalności intelektualnej i politycznej w swojej twórczości. Dugin uważa, że nie ma ani jednego geopolityka, który nie uczestniczyłby w życiu politycznym swojego kraju. I w jego mniemaniu oznacza to oczywistą stronniczość wszystkich, bez wyjątku. Jak pisał w Podstawach Geopolityki, każdy geopolityk rozpoczynając badania naukowe musi określić swoje miejsce na mapie biegunów geopolitycznych. Chodzi o nakreślenie kąta widzenia, z którego zacznie się analizować wszystkie procesy światowe. Jak podkreśla Rosjanin, cytat: W całej historii geopolityki nie znajdujemy ani jednego autora, który byłby obojętny na los swojego kraju i swojego narodu, który nie podzielałby jego głównej orientacji etycznej i historycznej. Koniec cytatu. W swoich rozważaniach teoretycznych nad istotą geopolityki i samego Eurazjanizmu Dugin szeroko odwołuje się do prac Piotra Sawickiego. Szczególną uwagę przywiązuje do pojęcia ideokracji, którym ten pionier Eurazjanizmu posługiwał się bardzo chętnie. Sawicki uważał, że państwa eurazjatyckie powinno być budowane w oparciu o pierwotny impuls duchowy, od góry do dołu. W związku z tym cała jego struktura powinna być tworzona zgodnie z ideą a priori a na jej czele, na czele tej struktury, powinien stać specjalny rodzaj liderów duchowych. Takie postawienie sprawy jest bardzo bliskie teorii Schmitta o wolitywnym, duchowym impulsie, który stoi u podstaw powstania wielkiej przestrzeni z niemieckiego Raum. Ideokracja zakłada przewagę niepraktycznego, niematerialnego i niekomercyjnego podejścia do organizacji państwa. Według Sawickiego wartość geograficznej osobowości polega na zdolności do przekraczania materialnej konieczności, organicznie włączając świat fizyczny w jednolity duchowy i twórczy impuls globalnego dzieła historycznego. Ideokracja to w rozważaniach Aleksandra Dugina termin łączący wszystkie formy niedemokratycznych, nieliberalnych rządów opartych na niematerialistycznych i nieutylitarystycznych motywacjach. Warto podkreślić, że Sawicki świadomie unikał precyzowania tego pojęcia, które może być ucieleśnione zarówno w teokratycznej wspólnocie, ludowej monarchii, narodowej dyktaturze, jak i w partii państwowej typu sowieckiego. Taka szerokość terminu odpowiada także Duginowi i współczesnym, czysto geopolitycznym horyzontom Eurazjanizmu. W pracach moskiewskiego filozofa obejmują one ogromne przestrzenie historyczne i geograficzne. Sam uważa przyjęcie takiej pojemnej formuły jako próbę najdokładniejszego wyrażenia intuicyjnej woli kontynentu. Ideokracja w takim wydaniu staje się przeciwwagą pragmatycznemu podejściu, które dominowało w doktrynach klasycznej geopolityki, choćby w pracach Mahana, Mackindera czy Spikemana. Sposób narracji Dugina i innych rosyjskich eurazjatystów obliczony jest na wyjaśnienie terminów ideologicznych związanych z historyczną antynomią ląd-morze w myśl skojarzeń. Morze równa się liberalna demokracja, system handlowy, pragmatyzm. Ląd to ideokracja we wszystkich jej odmianach, rządy hierarchiczne, dominacja ideału religijnego. Dugin zestawia poglądy Sawickiego na ideokrację z ideami niemieckiego socjologa i ekonomisty Wernera Zombarta, który dzielił modele społeczne na dwie ogólne klasy bohaterów i handlarzy. Na poziomie geopolitycznym Rosjanin traktuje terminy bohatera i heroizmu nie w sposób metaforyczny, patetyczny, ale nadaje im znaczenie techniczne, odnosząc je do Prawnej i etycznej specyfiki rządów ideokratycznych. W ujęciu Dugina najważniejsza, nazwijmy to metodologia badań geopolitycznych, opiera się na zastosowaniu zasad globalnego dualizmu geopolitycznego lądu i morza do bardziej lokalnych kategorii. Po uwypukleniu dwóch głównych zasad talassokracji i telurokracji, następną najważniejszą kategorią pojęciową podkreślaną przez Rosjanina jest Rimland, strefa przybrzeżna. Nawiązując do klasyka geopolityki Nikolasa Spikmana, rosyjski geopolityk traktuje Rimland jako złożoną przestrzeń, która może być częścią talasokracji lub telurokracji. Jest to najbardziej złożony i, bogato, i bogaty kulturowo region. Rimland nie sprowadza się jednak w jego teorii tylko do pośredniego i przejściowego obszaru, w którym zachodzi przeciwstawne działanie dwóch impulsów. Walka o krańce talasokracji i telurokracji nie jest rywalizacją o posiadanie czysto strategicznej pozycji. Rimland ma swoje własne przeznaczenie i własną wolę historyczną, której jednak w ujęciu dugina nie można rozwiązać poza leżącym u jej podstaw dualizmem geopolitycznym. Rimland jest w dużej może mierze wolny w wyborze, ale nie w strukturze wyboru. Poza ścieżką talasokratyczną czy telurokratyczną nie ma dla niego trzeciej drogi. W związku z tą cechą wewnętrzny półksiężyc jest często ogólnie utożsamiany z obszarem dystrybucji cywilizacji ludzkiej. W głębi kontynentu panuje konserwatyzm, poza nim wyzwanie mobilnego chaosu, jak nazywa to Dugin. Geopolityka w ujęciu Rosjanina charakteryzuje się także analizą bardziej szczegółowych problemów związanych z granicami. Granice między państwami postrzega jako strefy o zmiennej objętości. Objętość ta, jej kurczenie się lub rozszerzanie, zależy od ogólnej dynamiki kontynentu. W zależności od tego, strefy te zmieniają swój kształt i trajektorię w określonych granicach. Pojęcie granica geopolityczna może obejmować całe państwa. Jako przykład autor podstaw geopolityki podaje ideę kordonu sanitarnego między Rosją a Niemcami, która zakładała utworzenie strefy niczyjej, półkolonialnej, składającej się z państw bałtyckich i wschodnioeuropejskich. W opozycji wskazuje na kontynentalną politykę Rosji i Niemiec, która zmierzała do przekształcenia tej strefy w linię na przykład brześć litewski rapallo czy pakt ribbentrop-mołotow zdaniem rosyjskiego filozofa pełna talasokracja wielka brytania stany zjednoczone dąży do rozszerzania stref przybrzeżnych eurazji do maksimum w przypadku geopolityki kontynentalnej stosowana jest zasada w przeciwnym kierunku granice eurazji to linie granice ameryki to pasy Jednocześnie siły morskie opierały się według Długina na zasadzie maksymalnego i szybkiego wydobycia korzyści ze skolonizowanych terytoriów. To odróżniać je miało od zdobywców ziemi, którzy po zajęciu terytorium od razu uważali je za swoje, a co za tym idzie nie spieszyli się, aby eksploatować je maksymalnie. Rozważania Dugina na temat istoty geopolityki można zwieńczyć cytatem z jego klasycznego dzieła, podstawy geopolityki, które dobrze podsumowuje także szereg innych wypowiedzi na ten temat. Cytat: Geopolityka w formie, w jakiej istnieje dzisiaj, jest niewątpliwie nauką świecką, sekularyzowaną. Ale być może to ona spośród wszystkich innych nauk nowożytnych zachowała największy związek z tradycją, z naukami tradycyjnymi. René Genon powiedział, że współczesna chemia jest wynikiem desakralizacji tradycyjnej nauki, alchemii i współczesnej fizyki magii. W ten sam sposób można powiedzieć, że współczesna geopolityka jest wytworem sekularyzacji desakralizacji innej tradycyjnej nauki świętej geografii. Ale ponieważ geopolityka zajmuje szczególne miejsce wśród nauk nowożytnych, a często zaliczana jest do pseudonauk, to jej profana profanacja nie jest tak doskonała i nieodwracalna jak w przypadku chemii czy fizyki. Dość wyraźnie widać tu związki ze świętą geografią. Można zatem powiedzieć, że geopolityka zajmuje pozycję pośrednią między naukami tradycyjnymi, geografią sakralną, a naukami świeckimi. Koniec cytatu. Pod rozdział 5. Imperium Eurazjatyckie W publikacjach i wypowiedziach Dugina widać wyraźnie recepcję klasycznej geopolityki, a konkretnie teorii Mackindera i Haushofera. Najważniejszym punktem wyjścia do zrozumienia myśli geopolitycznej rosyjskiego filozofa jest podział świata zaproponowany przez niemieckiego teoretyka prawa Karla Schmitta. W swojej pracy pod tytułem Planetarne napięcie między wschodem i zachodem a opozycja lądu i morza, napisanej w 1959 roku, niemiecki prawnik przeciwstawił sobie dwie megacywilizacje: cywilizację lądu i cywilizację morza. Twierdził, że taki binarny układ jest najbardziej pierwotnym i najtrwalszym podziałem cywilizacyjnym. W powyższym kontekście autor podstaw geopolityki często odwołuje się do modeli geopolitycznych Hartlandu i Rimlandu. Ten pierwszy model geopolityczny świata przedstawił Halford Mackinder, który wyłożył zręby swojej teorii kolejno w 1904 roku w artykule pod tytułem Geograficzna Oś Historii, w 1919 roku na łamach książki pod tytułem Demokratyczne Ideały a Rzeczywistość i wreszcie w 1943 roku w artykule pod tytułem Świat kolisty i zwycięstwo pokoju. Istotą Mackinderowskiego modelu było usadowienie w centrum świata tzw. Tak Światowej wyspy, w skład której wchodziły Europa, Azja i Afryka. Wokół niej znajdowały się wyspy Wielka Brytania, obie Ameryki, Japonia, Indonezja, Australia. To na Światowej wyspie w narracji brytyjskiego uczonego rozgrywały się główne wydarzenia dziejowe. Na tym obszarze usytuował krytyczny obszar, któremu w 1919 roku nadał nazwę Hartlandu. Wokół niego toczyły się dzieje związane z wielkimi migracjami i najazdami wychodzącymi z Hartlandu na pozostałe terytoria Światowej Wyspy. Rejon ten ze względu na bariery naturalne niedostępny był dla ekspansji ze strony mocarstw morskich. Stąd wyprowadził Mackinder daleko idący wniosek, że podporządkowanie Światowej Wyspy jest niemożliwe bez kontroli nad tym krytycznym obszarem. Cytat kto panuje nad wschodnią Europą, panuje nad Hartlandem. Kto panuje nad Hartlandem, panuje nad światową wyspą. Kto panuje nad światową wyspą, panuje nad światem. Koniec cytatu. Mackinder pisał, że jak dotąd w wyniku żadnej z ekspansji wychodzących z Hartlandu nie udało się żadnemu państwu na trwałe uzyskać panowania nad światem. Mogłoby to nastąpić dopiero po opanowaniu strefy brzegowej Eurazji. Ten obszar z kolei został w literaturze geopolitycznej określony mianem Rimlandu przez Nicolasa Spikemana, amerykańskiego geostratega holenderskiego pochodzenia. Samą koncepcję opisał w następujący sposób, cytat Kto panuje nad Rimlandem, panuje nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją, panuje nad losami świata. Koniec cytatu. Mackinder wysunął Hipotezę o przewadze mocarstw kontynentalnych nad potęgami morskimi, co stało się niezwykle atrakcyjną ideą dla Aleksandra Dugina, który starał się rozwinąć tę koncepcję dla zbudowania strategii dla Rosji. Rosyjski filozof postuluje budowę Imperium Eurazjatyckiego. W tym celu widzi konieczność geopolitycznego porozumienia. Moskwy z Berlinem i stworzenia bloku kontynentalnego, postulowanego jeszcze w latach 40. XX wieku przez Karla Haushofera. Jego idee są przy tym silnie nacechowane wątkami religijnymi, prawosławnymi w duchu staroobrzędowym. Według Dugina celem Rosji ma być opanowanie nie tylko makinderowskiego hartlandu, ale przede wszystkim budowa lądowego imperium. Jego głównym celem ma być neutralizacja potęgi atlantyckiej zdominowanej przez Stany Zjednoczone. Wstępem do budowy nowego podmiotu geopolitycznego ma być wyparcie wpływów amerykańskich z Europy oraz ustanowienie trzech głównych geopolitycznych osi, będących kręgosłupem nowego imperium: Moskwa-Berlin, Moskwa-Teheran i Moskwa-Tokio. Teorie Dugina i jego zwolenników z Wydziału Socjologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego czy organizacji społeczno-politycznych takich jak Międzynarodowy Ruch Eurazjatycki czy Eurazjatycki Związek Młodzieży są zbieżne z wieloma postulatami politycznymi charakterystycznymi dla innych przedstawicieli nurtu neo takich jak generał Leonid Iwaszo, Iwaszow, twórca petersburskiego, Think tanku Akademia Problemów Geopolitycznych, Elgis Pozdniakow z Rosyjskiej Akademii Nauk, Mikołaj Nartow, autor znanego podręcznika do geopolityki, czy też czynni politycy tacy jak Gennady Zyuganow, Władimir Żernowski, Aleksander Mitrofanow. Wpływ Aleksandra Dugina na środowisko rosyjskich geopolityków był na tyle istotny, że można właściwie mówić o wykształceniu osobnego nurtu w ramach neoeurazjanizmu, który możemy określić mianem Duginizmu. Dugin opowiada się za odejściem od świata unipolarnego, jednobiegunowego, zdominowanego przez Stany Zjednoczone, ku światu multipolarnemu, wielobiegunowemu. W tym modelu zdominowanym przez Stany Zjednoczone Rosja staje się bowiem swego rodzaju czarną dziurą, umiejscowioną między światem euroatlantyckim a trzecim światem. Rosyjski geopolityk poszukiwał w dorobku klasycznej geopolityki odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce dla Rosji byłoby najkorzystniejsze w celu zachowania statusu mocarstwa i państwa uczestniczącego w globalnym koncercie mocarstw. W odróżnieniu od zapadników Okcydentalistów, argumentujących, że porozumienie, a nawet swoista symbioza Rosji z Zachodem jest możliwa, Dugin wychodzi z założenia o permanentnej sprzeczności interesów geopolitycznych tzw. kolektywnego Zachodu i Rosji. Oprócz odwoływania się do klasycznej geopolityki stosuje argumenty cywilizacyjne i filozoficzne, podkreślając, że Rosjanie nie mogą być częścią cywilizacji Zachodu. W cyklu ponad 20 książek pod tytułem Noomachia, trzy poświęcił logosowi rosyjskiemu. Tak opisywał odrębność cywilizacji rosyjskiej. Cytat: Cywilizacja rosyjska jest częścią cywilizacji Europy Wschodniej. Europa Wschodnia jest zwykle uważana za coś pośredniego między Wschodem a Zachodem i interpretowana jako strefa graniczna lub cywilizacyjne peryferie. Jednak bliższe spojrzenie Pokazuje, że jest ona znacznie bardziej złożona i że w erze przedindoeuropejskiej to właśnie Europa Wschodnia, przede wszystkim Bałkany i Karpaty, była centrum najstarszej cywilizacji matriarchalnej. Ślady tej cywilizacji zachowały się w fenomenie europejskiego chłopstwa, dla którego Europa Wschodnia jest kulturową kolebką i noologiczną metropolią. Rosjanie są integralną częścią tego wschodnioeuropejskiego horyzontu, zarówno w jego słowiańskim, jak i niesłowiańskim wymiarze. Co więcej, to właśnie chłopstwo dominujące w społeczeństwie słowiańskim osiągnęło swój szczyt w Rosji, co oznacza, że cywilizacja rosyjska jest najbardziej chłopską cywilizacją ze wszystkich. Warstwa wschodnioeuropejska w rosyjskim horyzoncie jest decydująca, ponieważ impuls turański został przyjęty przez Rosjan głównie z zewnątrz, zarówno w starożytnych etapach ich historii, jak i do epoki najazdów mongolskich. Dopiero w ostatnich trzech stuleciach Rosja zaczęła w pełni integrować terytoria eurazjatyckie, pod swoim przywództwem ustanawiając swoją dominującą pozycję w przestrzeni turańskiej. Koniec cytatu wykorzystując swoją pozycję geopolityczną Rosja zdaniem Aleksandra Dugina powinna dążyć do mobilizacji zasobów państw peryferyjnych, nazywanych kiedyś trzecim światem, a obecnie coraz częściej globalnym południem. Rosja powinna także dążyć do ścisłego strategicznego sojuszu z najważniejszymi graczami europejskimi. Głównie wymieniane są przez niego Niemcy i Francja. Ekspansja geopolityczna, nawiązanie sojuszów z regionalnymi mocarstwami takimi jak Chiny, Indie czy Iran mają stać się podstawą pod konsolidację sił większości kontynentu eurazjatyckiego. To z kolei koresponduje wprost z koncepcją Halforda Mackindera i ideą integracji lądowych mas Eurazji. Stworzony nowy ład międzynarodowy o charakterze multipolarnym, zdaniem rosyjskiego geopolityka i jego współpracowników z międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego, powinien opierać się na wyłonieniu czterech głównych stref cyw... geopolitycznych: angloamerykańskiej, paneurazjatyckiej, euroafrykańskiej i pacyficznej. Pierwsza obejmować miałaby anglosferę: Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię. I część Polinezji oraz Amerykę Łacińską. W skład strefy euroafrykańskiej wejść miałyby Unia Europejska i Afryka. Do strefy panazja, panazjatyckiej zaliczony został przede wszystkim obszar byłego Związku Radzieckiego, Turcja, Iran oraz Indie. W skład strefy pacyficznej zaliczone zostały obszar Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. W ramach podziału na Cztery strefy geopolityczne. Eurazjatyści kreślą podział bardziej szczegółowy na 12 wielkich przestrzeni jako wsteczny idealny model przyszłości, tak nazywany. Są to przestrzenie. Północnoamerykańska obejmująca USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię i część Polinezji, środkowoamerykańska obejmująca Meksyk i Amerykę Środkową, południowoamerykańska obejmująca cały kontynent Ameryki Południowej. Następnie strefa europejska obejmująca Unię Europejską i kraje europejskie związane z nią na przykład Szwajcaria, Islandia, Norwegia, strefa arabsko arabsko-islamska, czyli kraje Magrebu, Sudan, państwa półwyspu arabskiego, idąc dalej strefa transsaharyjska obejmująca państwa Afryki subsaharyjskiej, kolejno strefa islamsko-kontynentalna obejmująca głównie Turcję, Iran, Afganistan i Syrię, i kolejne strefy, indyjska, chińska, japońska oraz obszar nowego Pacyfiku obejmujący kraje Azji Południowo-Wschodniej. Pod rozdział szósty. Trzecia droga gospodarcza. Aleksander Dugin odwołuje się w swoich twierdzeniach do koncepcji trzeciej drogi w ekonomii, ale w takim duchu, w jakim opisywał ją Friedrich List jako alternatywę dla kapitalizmu i socjalizmu. Zgodnie z jego teorią, na różnych etapach rozwoju gospodarczego konieczne może być zastosowanie protekcjonizmu i ceł, czyli ograniczenia wolnego handlu, w celu osiągnięcia suwerenności ekonomicznej i siły strategicznej. Podejście lista wynikało z obserwacji, że bogate kraje korzystają z wolnego handlu kosztem biedniejszych, co prowadzi do ekonomicznej i politycznej dominacji. Dla niemieckiego ekonomisty, na którego powołuje się rosyjski geopolityk, gospodarka powinna służyć narodowym celom, a rynek powinien funkcjonować w granicach ustalanych przez te interesy. List, a za nim Dugin, proponował trzy poziomy własności w gospodarce, które odpowiadają skali i znaczeniu różnych rodzajów działalności. Drobna produkcja, mieszkalnictwo i małe gospodarstwa rolne powinny działać na zasadach rynkowych i być oparte na własności prywatnej. Większe przedsięwzięcia powinny przynależeć do społeczności, a te najważniejsze, najważniejsze dla strategicznego statusu państwa powinny być kontrolowane i dofinansowane przez instytucje państwowe. Dugin uznaje, że kształt gospodarki powinien być zdeterminowany przez interesy państwa w danym momencie historycznym, a nie przez rynek, elity czy zbiorowość. W miarę jak zmieniają się warunki historyczne, powinna nastąpić elastyczna zmiana proporcji między tymi trzema rodzajami własności. Na przykład w czasach pokoju sektor prywatny i kolektywny może rosnąć, podczas gdy sektor publiczny może się kurczyć. Natomiast w okresach kryzysu sektor publiczny może zyskać na znaczeniu kosztem pozostałych. Wielu poszukujących dla Rosji tzw. trzeciej drogi w gospodarce zwraca uwagę na Chiny i ich reformy gospodarcze. Dugin podchodzi do tego przykładu niezwykle sceptycznie. Chociaż na pierwszy rzut oka chińska transformacja może przypominać model trzeciej drogi, to zdaniem rosyjskiego geopolityka w rzeczywistości jest to przejście od społeczeństwa o podobnym charakterze do liberalnej gospodarki, ale bez demokratycznych zmian politycznych, a więc z zachowaniem totalitarnej kontroli politycznej przez elity rządzące. Autor czwartej teorii politycznej uważa, że komunistyczny totalitaryzm polityczny ewoluował płynnie w totalitaryzm ekonomiczny, w którym dominująca nomenklatura starała się wykluczyć wszelką możliwość konkurencji gospodarczej od dołu. Ten proces transformacji z jednego modelu, który Dugin nazywa społeczeństwem alienacji, do drugiego polega jego zdaniem na niezauważalnym przejściu z wyzysku politycznego do wyzysku ekonomicznego przez tę samą grupą, grupę społeczną. Dodaje przy tym, że koncepcje takich reform zostały opracowane przez Komisję Trójstronną, której członkowie już na początku lat 80. uzgodnili z chińską nomenklaturą plan włączenia Chin do globalnej strefy wpływów z pozycją regionalnej potęgi. Ta strategia miała być częścią zimnowojennych działań przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a także próbą ograniczenia ekonomicznej ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie jako tradycyjnego konkurenta. Koncepcja trzeciej drogi w ujęciu duginowskim obejmuje kluczową kwestię: zależność między finansami a produkcją. W zarówno wczesnym kapitalizmie, jak i socjalizmie typu sowieckiego, nacisk kładziono na rozwój produkcji, pomniejszając rolę finansów. Natomiast w zaawansowanym kapitalizmie, kapitał finansowy często dominuje nad produkcją, która staje się mniej istotna. Dominacja pracy może zdaniem Rosjanina prowadzić do przemocy politycznej, podczas gdy dominacja kapitału skłania ku przemocy ekonomicznej. W obu przypadkach dochodzi do autonomizacji pracy lub pieniądza, która traci związek z wartością. Duginowska trzecia droga podkreśla niezbędne powiązanie pracy i wartości, np. rezerw złota i innych zasobów, przypisując konsumpcji i obiegowi dóbr role podrzędne i wyłącznie instrumentalne. To podejście ma na celu zapewnienie władzy narodowej i suwerenności państwa, co jest zgodne z całym założeniem tej doktryny ekonomicznej. W uproszczonych terminach dąży ona do stworzenia warunków Cytat bez luksusu i bez biedy, promując zadowolenie z rozsądnego minimum. Takie podejście do pracy jest bardziej elastyczne niż w socjalizmie sowieckim, ale oferuje zdaniem Dugina bardziej ograniczone możliwości osobistego wzbogacenia się niż w kapitalizmie. Pozwala także społeczeństwu uniknąć zależności strategicznej od innych państw i systemów gospodarczych, jednocześnie odrywając pracę od przymusu i wiążąc ją z materialnym odpowiednikiem. Takie podejście do ekonomii trzeciej drogi, zdaniem Dugina i Eurazjatystów, jest jedyną alternatywą dla współczesnej Rosji, która od początku lat 90. XX wieku opiera się zarówno na dzikim kapitalizmie, jak i projekcie restytucji neokomunistycznej, która nie jest skłonna do poważnej rewizji przestarzałych dogmatów. Bez natychmiastowych skojarzeń z reżimem nazistowskim, zdaniem rosyjskiego filozofa, ten projekt mógłby być nazywany socjalizmem narodowego typu. Teoria Friedricha Lista, rozwijana przez takich ekonomistów jak Sismondi, Schumpeter, Dimont i inni, dostarcza według niego odpowiedzi na kluczowe problemy i umożliwia wyjście z impasu dualizmu reformatorów i antyreformatorów. Pozytywne aspekty zarówno liberalnych reform, jak i struktur, które przetrwały, które przetrwały socjalizm, mogłyby być doskonale włączone w ten projekt gospodarczy. W tej wizji strategiczne aspekty gospodarki, takie jak zasoby, surowce strategiczne i kompleks wojskowo-przemysłowy, powinny być pod centralizowanym zarządzaniem. Inne gałęzie przemysłu, jak również finansowe, powinny mieć maksymalną swobodę na poziomie regionalnym. Dogin dodaje, że w zależności od specyfiki kulturowej, etnicznej, religijnej, geograficznej, klimatycznej i tym podobne każdego regionu, powinno nastąpić maksymalne zróżnicowanie nie tylko orientacji gospodarczej czy przemysłowej, ale także samej struktury gospodarczej. W tym kontekście regiony miałyby mieć różny ład. Ład ekonomiczny od bardzo rynkowego do prawie komunistycznego. Na przykład społeczności odrzucające system bankowy, takie jak muzułmanie w wizji Dugina, powinny mieć możliwość zaprojektowania swoich modeli finansowych, które wykluczają finansowanie oparte na odsetkach. Każdy region miałby stać się samowystarczalny w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb swoich mieszkańców, takich jak mieszkanie, jedzenie, odzież i opieka zdrowotna. Autonomia regionalna powinna być najpierw osiągnięta w dostarczaniu tych podstawowych potrzeb, a dopiero potem powinny być realizowane projekty mające na celu poprawę standardu życia, technologii, rozwoju technicznego i przemysłowego. Zdaniem Dugina centralne zarządzanie powinno mieć w swoich rękach jedynie produkcję i planowanie na poziomie strategicznym, które powinny być traktowane nie jako oś gospodarki, ale jako dodatkowa globalna struktura nakładająca się już na istniejącą autonomiczną sieć gospodarczą na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby te dwie sfery nie wpływały na siebie w żaden negatywny sposób. Zapewnienie mieszkań, ochrona socjalna czy zaopatrzenie w żywność nie powinny zależeć od efektywności ekonomicznej danego przedsiębiorstwa przemysłowego czy strategicznego znajdującego się na danym obszarze. Celem powinno być osiągnięcie takiego stopnia ekonomicznej niezależności poszczególnych regionów, aby kluczowe projekty gospodarcze były rozwiązywane niezależnie od udziału lokalnej społeczności w produkcji strategicznej. Ta zasada, zdaniem Dugina, powinna dominować w strategicznym planowaniu. Zdaniem rosyjskiego filozofa konieczne jest też przeniesienie idei regionalizmu na system finansowy. Jego zdaniem można skorzystać z doświadczeń regionalnych i państwowych banków w Niemczech, gdzie małe struktury finansowe, często ograniczone do jednej lub kilku wsi, odnoszą sukcesy w rozwoju gospodarczym. W takim małym zakresie kontrola nad pożyczkami jego zdaniem jest łatwiejsza, a wielkość pożyczek, oprocentowanie i warunki spłaty mogą być ustalane na podstawie konkretnych warunków lokalnej społeczności, co miałoby dodawać do procesu za zarządzania element etyczny zamiast abstrakcyjnych, mechanicznych kryteriów. Regionalny system finansowy może zdaniem Dugina przybierać różne unikalne formy, dostosowując się do specyficznych, etnicznych, kulturalnych i geograficznych cech danego regionu. Kluczowe jest tu jego zdaniem unikanie centralizacji kapitału i dążenie do jego rozproszenia wśród autonomicznych regionalnych struktur finansowych. Możliwe jest nawet wprowadzenie dwóch równoległych, niezależnych systemów finansowych z dwoma różnymi walutami, jedną przeznaczoną na strategiczny rozwój na poziomie państwa, drugą na potrzeby regionalne. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia ze ścisłym planowaniem państwowym opartym na określonych zasadach finansowania i produkcji, w drugim z regionalnym rynkiem i regionalnym funduszem finansowym. Kapitał prywatny powinien być zdaniem Dugina zasadniczym elementem regionalnego kapitału, podczas gdy kapitał państwowy nie powinien mieć bezpośredniego związku z prywatnymi własnościami. Rozdział trzeci. Warstwa ideologiczna. Pod rozdział pierwszy. Nowa prawica i tradycjonalizm integralny. Dużą rolę w początkowej fazie rozwoju myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina odegrała zachodnioeuropejska nowa prawica. Jak podkreślał w swoich pracach jedno z nielicznych europejskich szkół geopolitycznych, które utrzymały ciągłą więź z ideami przedwojennych niemieckich geopolityków kontynentalistów, są nowi prawicowcy. Kierunek ten powstał we Francji pod koniec lat 60. XX wieku i był związany z postacią lidera tego ruchu, filozofa i publicysty Alana de Benoît. Nowa pra prawica z francuskiego Nouvelle Droite wyraźnie różniła się od tradycyjnych francuskich prawicowych monarchistów, katolików, germanofobów, antykomunistów, konserwatystów i tym podobnych, prawie pod każdym względem. Nowi prawicowcy byli zwolennikami tzw. organicznej demokracji, skupiającej pogan, germanofilów, socjalistów, modernistów i tym podobnych. Jedną z podstawowych zasad ideologii nowej prawicy, których odpowiedniki pojawiły się wkrótce także w innych krajach europejskich, była zasada geopolityki kontynentalnej. W przeciwieństwie do, w cudzysłowie, starych prawicowców i klasycznych nacjonalistów, de Benoit uważał, że zasada centralistycznego państwa narodu jest historycznie wyczerpana i że przyszłość należy tylko do wielkich przestrzeni. Przy czym podstawą takich wielkich przestrzeni powinno być nie tylko zjednoczenie różnych państw, pragmatyczny polityczny blok. Alanowi de Benoit chodziło o o włączenie grup etnicznych różnych rozmiarów do federalnego imperium na równych zasadach. Takie federalne imperium powinno być strategicznie jednolite, a etnicznie zróżnicowane. Wielką przestrzenią, która najbardziej interesowała Debenua, jest Europa. Nowa prawica wychodziła z założenia, że narody Europy mają wspólne indoeuropejskie pochodzenie, wspólne źródło Zdaniem francuskiego publicysty współczesne tendencje do strategicznej i ekonomicznej integracji, niezbędnej dla posiadania autentycznej suwerenności geopolitycznej, dyktują konieczność zjednoczenia także w czysto pragmatycznym sensie. W ten sposób narody Europy są skazane, jego zdaniem, na strategiczną współpracę. Geopolityczne tezy Anna de Benoit opierały się na stwierdzeniu o kontynentalnym przeznaczeniu Europy, co jest całkowicie zgodne z koncepcjami szkoły Karla Haushofera i co bezdyskusyjnie afirmuje sam Długin. Stąd pochodzi charakterystyczne dla nowych prawicowców i Eurazjatystów przeciwstawienie Europy i Zachodu. Europa to dla nich geopolityczny twór oparty na etnicznej wspólnocie pochodzenia indoeuropejskiego i mający wspólne kulturowe korzenie to pojęcie tradycyjne. Zachód natomiast to pojęcie geopolityczne i historyczne, związane ze współczesnym światem, negujące etniczne i duchowe tradycje, promujące czysto materialne i ilościowe kategorie czy kryteria istnienia. Jak twierdzi Dugin, najbardziej doskonałym ucieleśnieniem Zachodu i jego cywilizacji w tym ujęciu są Stany Zjednoczone. Projekt nowej prawicy zakładał, że Europa powinna zintegrować się jako imperium federalne. Przeciwnie do Zachodu i Stanów Zjednoczonych, przy czym powinny być poszczególnie wspierane tendencje regionalistyczne, ponieważ regiony i mniejszości etniczne zdaniem Dugina zachowały więcej tradycyjnych cech niż metropolie i centra kultury zdominowane przez ducha Zachodu. W takim ujęciu na przykład Francja powinna skupić się na Niemczech i Europie Środkowej, stąd zainteresowanie nowych prawicowców de Golem i Friedrichem Naumanem. Na poziomie, praktycznej geopolityki, na, na poziomie praktycznej polityki od lat 70. XX wieku nowa prawica opowiadała się za neutralnością strategiczną Europy, za wyjściem z NATO, za rozwojem samowystarczalnego europejskiego potencjału nuklearnego, co jak najbardziej korespondowało i koresponduje z tezami geopolitycznymi Aleksandra Dugina i ruchu neoeurazjańskiego. Belgijskim teoretykiem geopolityki, który również wywarł wpływ na myśl geopolityczną rosyjskiego filozofa, był Jean Thiryard, który rozwinął nieco odmienną wersję kontynentalnej geopolityki. Od początku lat 60. XX wieku był liderem paneuropejskiego radykalnego ruchu Młoda Europa. Thiard uważał geopolitykę za główną dyscyplinę politologiczną, bez której nie można budować racjonalnej i długowzrocznej polityki i strategii państwowej. Był zwolennikiem idei Karla Haushofera i Ernsta Nikisza, uważał siebie samego za europejskiego narodowego bolszewika i twórcę koncepcji imperium europejskiego. Belgijski geopolityk opierał swoją teorię polityczną na zasadzie autarkizmu wielkich przestrzeni. Teoria ta rozwinięta w połowie XIX wieku przez niemieckiego ekonomistę Friedricha Lista zakładała, że pełny strategiczny i ekonomiczny rozwój państwa jest możliwy tylko wtedy, gdy posiada ono odpowiednią skalę geograficzną. Thiryard zastosował tę zasadę do współczesnej mu sytuacji geopolitycznej i doszedł do wniosku, że globalne znaczenie państw Europy zostanie ostatecznie utracone, jeśli nie zjednoczą się one w jedno imperium przeciwstawiające się Stanom Zjednoczonym. Tyriar uważał, że takie imperium powinno być niefederalne i zorientowane regionalnie, ale maksymalnie zjednoczone, centralistyczne zgodnie z modelem jakobińskim. Powinno stać się potężnym, jednolitym, kontynentalnym państwem, narodem. To jest główne rozróżnienie między poglądami Alana de Benoît i Jeana Tyriara. Pod koniec lat 70. XX wieku poglądy, które głosił Jean Tyriar, uległy pewnej zmianie. Analiza sytuacji geopolitycznej doprowadziła go do wniosku, że skala Europy jest już niewystarczająca, aby uwolnić się od amerykańskiej talassokracji. Zatem głównym warunkiem europejskiego w cudzysłowie wyzwolenia jest, byłoby zjednoczenie Europy ze Związkiem Radzieckim. Od schematu geopolitycznego, który obejmował trzy główne strefy Zachód, Europę i Rosję, czy Związek Radziecki, przeszedł do schematu z dwoma składowymi Zachód i kontynent eurazjatycki. Przy tym Tiriard doszedł do radykalnego wniosku, że dla Europy lepszym wyborem jest socjalizm radziecki niż anglosaski kapitalizm. Tak powstał projekt eurosowieckiego imperium od Władywostoku do Dublina. W tym projekcie niemal proroczo opisane są przyczyny, które powinny doprowadzić Związek Radziecki do upadku, jeśli nie podjąłby on natychmiastowych, aktywnych działań geopolitycznych w Europie i na południu. Tyriar uważał, że pomysły Haushofera na temat tzw. bloku kontynentalnego Berlin-Moskwa-Tokio są nadal aktualne. Dla samego Aleksandra Dugina kluczowe jest to, że tezy belgijskiego geopolityka przed, przedstawione 15 lat przed rozpadem Związku Radzieckiego precyzyjnie przewidywały ten proces. Belgijski geopolityk próbował przekazać swoje poglądy radzieckim przywódcom, jednak nie udało mu się to, mimo że w latach 60. miał osobiste spotkania z Nasserem, Joe Enlaiem czy wysokimi jugosłowiańskimi przywódcami. Osobne, szczególne znaczenie dla kształtowania się światopoglądu młodego Aleksandra Dugina, co później rzutowało także na kształtowanie się jego koncepcji geopolitycznych, to tradycjonalizm integralny. Filozofia tradycjonalizmu integralnego, zapoczątkowana przez Renę Genona w latach 20. XX wieku, kładzie nacisk na istnienie tradycji jako zbioru zasad religijnych, filozoficznych i społecznych, które od XVI wieku stopniowo zanikają w świecie nowożytnym. Tradycja ta nie pochodzi od ludzi, ale jest ponadludzka i transcendentna, a świat materialny powinien jedynie odzwierciedlać duchową rzeczywistość, którą ona reprezentuje. W tej filozofii nie ma miejsca na postęp czy zmianę, ponieważ czas jest postrzegany jako cykliczny, a nie liniowy. Nie istnieje również podział na sakrum i profanum. Prawda o świecie jest zawarta w mitach, wierzeniach, tradycji i symbolach, które pochodzą od Boga, a jej zrozumienie jest możliwe dzięki intuicyjnemu rozumowi. Współczesność jest w tej filozofii postrzegana jako destrukcja tradycyjnego porządku świata i hierarchii, które mają nadprzyrodzone pochodzenie i charakter mistyczny. Zrozumienie tradycji możliwe jest jedynie poprzez tajemniczą ezoteryczną inicjację, która może mieć miejsce tylko w społeczeństwie kastowym. Wraz z demokratyzacją i zanikiem systemu kastowego inicjacja, a tym samym zrozumienie tradycji staje się niemożliwe. W tym światopoglądzie świat nie tworzy niczego nowego, lecz jedynie odkrywa to, co już istnieje, a sam człowiek nie ma mocy, by stworzyć coś nowego. Genon uważał, że ta wiedza o tradycji jest znacznie lepiej zachowana na wschodzie niż na zachodzie. Według niego, Zachód stracił połączenie z absolutem, nie uczestniczy już w prawdziwym porządku rzeczy i nie jest w stanie kontemplować istnienia. Myśl tradycjonalistyczna została później rozwinięta przez Juliusa Ewole, którego książka pod tytułem Rewolta przeciwko światu współczesnemu z 1934 roku miała znaczący wpływ na teorie formułowane w latach 30. przez ezoteryczne i okultystyczne grupy prawicowe we Włoszech, Niemczech i w Rumunii. Kolejny etap ewolucji integralnego hmm, tradycjonalizmu miał miejsce w, lat, w latach 60., szczególnie w, latach, w krajach islamskich i w Związku Radzieckim. Ten drugi aspekt, być może najistotniejszy, najciekawszy, jest jednak najmniej znany w, literat w polskiej literaturze dotyczącej tradycjonalizmu. Początki tego ruchu sięgają spotkań grupy filozofów-mistyków, które odbywały się przy ulic ulicy Jurzyńskiej w Moskwie już w latach 50., mimo rządów Stalina. W następnej dekadzie kluczową rolę w tym ruchu zaczął odgrywać poeta Jewgieni Gołowin, który zapoznał członków grupy z okultystycznymi pracami, rozpoczynając tym samym systematyczne studia nad tradycjonalizmem. Zdaniem Aleksandra Dugina współczesny ruch tradycjonalistyczny stoi przed wieloma zadaniami. Pierwsze z nich, odnoszące się do każdego indywidualnego zwolennika, dotyczy rozwoju ezoteryzmu, czyli zdobycia wiedzy na temat tradycji. Drugie zadanie ma charakter polityczny i egzoteryczny polega na zapewnieniu nadrzędnej roli praw religijnych, takich jak prawosławna cerkiew czy szariat w życiu społecznym. Ostatnie zadanie ma wymiar społeczny i polega na odbudowie kultury sakralnej, która była łączona przez hierarchię średniowiecznych zakonów. Dugin, opierając się na założeniach René twierdzi, że tradycja jest całością wywodzącą się z boskiego objawienia i ponadludzkiej wiedzy, która nadała kształt wszystkim sakralnym kulturom, od zaginionych rajskich imperiów Złotego Wieku po różne formy kultur średniowiecznych. Aleksander Dugin docenia koncepcję rehabilitacji pogaństwa przez Juliusa Ewolę jako specyficzną manifestację tradycji i zgadza się z nim, że chrześcijaństwo można uznać za najbardziej pogańską z religii monoteistycznych, co jest widoczne na przykład w wierzeniu w Trójce Świętą. Rosyjski tradycjonalista ceni w pogaństwie obecność motywów eschatologicznych i opisujących entropię, czyli postępujący rozkład porządku. Ze względu na fundamentalnie narodowy charakter rosyjskiego prawosławia, Dugin stara się unikać problemów związanych z pogodzeniem nacjonalizmu z uniwersalizmem religijnym, które mogą być kłopotliwe dla ruchów prawicowych. Wielu zachodnich badaczy podważa jednak tradycjonalizm Dugina, wskazując na liczne rozbieżności ideowe między jego bardzo eklektyczną filozofią a dziełami takich myślicieli jak genom. Osobna sprawa to liczne nawiązania do tradycji okultystycznej w przekazie moskiewskiego filozofa. Wpływ zachodniej i wschodniej tradycji okultystycznej na filozofię Dugina jest głębszy i nie zasadza się wyłącznie na płaszczyźnie eschatologicznej. Jest ściśle powiązany z wymiarem czysto politycznym, rozpatrywanym przez moskiewskiego myśliciela wielowymiarowo. Na marginesie warto dodać, że w czasopiśmie Miły Angieł Dugin prowadził stałą rubrykę zatytułowaną: Zakryta polityka. Okultna ja polityka. To temat na osobną rozprawę, choć w tym miejscu warto zaznaczyć, że spory wpływ na ukształtowanie światopoglądu Aleksandra Dugina, miała nie tylko rodzima tradycja prawosławna oraz koncepcja rewolucji konserwatywnej i zachodnie koncepcje geopolityczne, lecz także tra zachodnia tradycja okultystyczna, zwłaszcza spod znaku dwudziestowiecznego odrodzenia magicznego. Sam Dugin nie unika w swoich pismach afirmatywnego stosunku do Alistera Crowleya, jednej z kluczowych postaci zachodniego okultyzmu, synkretycznego mistycyzmu czy wreszcie przedstawiciela magii. Mimo krytycznego stosunku Genona do Telemy i z samej postaci Crowleya, notabene agenta MI6, Dugin pozytywnie odnosił się do jego nauk, podkreślając zwłaszcza eschatologiczny wymiar Telemy. Pisał m.in. cytat Wszystkie radykalne ruchy rewolucyjne były dla Crowley'a realizacją burzy równonocy, siłami chaosu przeznaczonymi by zmyć resztki zepsutych cywilizacji, zbliżając się do logicznego i cyklicznego końca. Koniec cytatu. Warto nadmienić, że symbol międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego to stylizowana gwiazda chaosu, symbol dwudziestowiecznego odrodzenia magicznego na Zachodzie. Dugin postrzega tradycjonalizm nie tylko jako sferę duchową i intelektualną, ale także jako fundamentalną podstawę dla polityki, co także przekłada się na jego rozumienie geopolityki i formułowanie koncepcji geopolitycznych. Według Rosjanina tradycjonalizm dostarcza metafizyczne fundamenty dla ideologii politycznych, sam często pozując na ideologię czy metaideologię o charakterze totalitarnym, która stawia duże wymagania tym, którzy ją przyjmują. W swoich rozważaniach moskiewski filozof dzieli doktryny polityczne na trzy kategorie, z których każda z nich ma swoje odbicie na, poziom, na poziomach religijnym, filozoficznym i politycznym. Pierwsza kategoria nazywana Stwórca Stworzenie obejmuje na poziomie religi religijnym ezoteryzm i gnostycyzm, na poziomie historycznym średniowieczny gibelinizm i niemiecki narodowy socjalizm, a na poziomie politycznym eschatologiczny totalitaryzm. Druga kategoria określana jako twórca stworzenie obejmuje historycznie katolicyzm i klasyczny sunnizm. W wymiarze religijnym kategoria ta obejmuje egzoteryczne nurty, a jej politycznymi wyrazami są konserwatyzm, teokracja i klerykalizm. Trzecia grupa ideologii to mistyczny materializm, do którego Dugin zalicza ateizm liberalnych demokracji Zachodu. Pierwsza z tych grup może być określona jako rewolucyjna prawica, druga jako konserwatywna prawica, a trzecia jest dla Dugina lewicą. Sam Dugin w latach 90. i na początku XXI wieku utożsamiał się często z rewolucyjną prawicą. Dugin widzi tradycjonalizm nie tylko jako sferę duchową i intelektualną, ale także jako fundamentalną podstawę dla polityki. Według niego tradycjonalizm dostarcza metafizyczne fundamenty dla ideologii politycznych, sam często wyglądając na ideologię o charakterze totalitarnym, która stawia duże wymagania tym, którzy ją przyjmują. Osobna sprawa, ale istotna z punktu widzenia geopolitycznego to zainteresowanie dugina sufijskim islamem, które łączyło go z myślą Genona i współczesnymi włoskimi tradycjonalistami, takimi jak Franco Freda czy Claudio Mutti. Ci ostatni w latach 80. XX wieku utrzymywali polityczne kontakty z Libią, Irakiem i Iranem, popierając i próbując przenieść do Europy islamistyczny terroryzm skierowany przeciwko demokracji liberalnej. Podobnie jak Freda i Mutti, Dugin popiera ideologiczną konwergencję i polityczną współpracę różnych odłamów tradycjonalizmu w walce ze współczesnym światem. To doprowadziło go do spotkania z Muttim już w 1990 roku. Dugin wykazywał szczególne zainteresowanie kaukaską, a zwłaszcza azerbejdżańską wersją sufizmu, co prawdopodobnie jest wynikiem jego geopolitycznych kalkulacji. Wśród najbliższych współpracowników Dugina znaleźć można teoretyków zarówno tradycjonalizmu, jak i islamskiego terroryzmu, takich jak Gejdar Dżemal i Hosh Ahmed Nuhayev. W zarządzie Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego znajdował się najwyższy mufti Rosji, Talgat Tadżuddin. Te działania Dugina można interpretować jako element budowania międzynarodowego sojuszu między Rosją a światem islamu, jako przeciwwagę dla amerykańskiego monocentryzmu liberalno-demokratycznego. Jednocześnie Dugin stara się wypracować eurazjatycką, interkonfesy, interkonfesyjną formułę tożsamości odwołującą się do pierwotnej tradycji, która byłaby jednością w różnorodności dla muzułmańskich i prawosławnych narodów. Plemion i ludów Eurazji. Pod rozdział 2. Czwarta Teoria Polityczna. Aleksander Dugin, w swojej książce pod tytułem Czwarta Teoria Polityczna, przetłumaczonej już na wiele języków obcych, zaproponował stworzenie nowej ideologii, mającej stać się odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Wbrew twierdzeniom o końcu polityki, historii i ideologii wygłaszanych przez zachodnich intelektualistów, jak na przykład Daniel Bell czy Francisz Fukuyama, rosyjski filozof dostrzega możliwość sformułowania teorii politycznej, będącej alternatywą wobec jego zdaniem dominującego liberalizmu, który uznaje za największe zagrożenie dla współczesnej Rosji i dla świata. Rosyjska odpowiedź na zachodni projekt cywilizacyjny ma być alternatywą nie tylko dla globalnego południa. Ale także tej części społeczeństwa tzw. Tak kolektywnego Zachodu, która nie zgadza się na standard liberalny i postmodernizm. Propozycją wyjściową swego rodzaju teoretyczno-politycznymi ramami nowego systemu ideologicznego ma stać się właśnie czwarta teoria polityczna. Na początek trzeba wyjaśnić, jak Aleksander Dugin rozumie pojęcie Zachód. Przede wszystkim podkreśla, że słowo Zachód nie ogranicza się wyłącznie do terminu czysto geograficznego i jako pojęcie ewoluuje na przestrzeni dziejów. Rosyjski filozof postrzega historyczny rozwój Europy jako Zachodu przez pryzmat procesu przejścia od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego. Stąd wiąże z tym procesem takie pojęcia jak nowoczesność, modernizacja, postęp wskazując, że od XVII-XVIII wieku pojęcia westernizacji i modernizacji stały się właściwie synonimami. Zdaniem autora czwartej teorii politycznej, europejski Zachód został zbudowany na fundamentach świeckich. Wdrożył model demokracji politycznej, na pierwszym planie postawił relacje rynkowe, kapitalizm itd. Tak Dugin krytycznie podchodzi do narracji, jakoby model zachodni był obowiązkowym modelem historycznego rozwoju całej ludzkości. Krytykuje pogląd, zgodnie z którym historia świata jest przedstawiana jako, y, cytat, powtórzenie tych etapów, które Zachód już przeszedł w swoim rozwoju lub obecnie przechodzi, wyprzedzając wszystkie inne. Koniec cytatu. Rosyjski filozof podkreśla, że model europejski został przeniesiony na resztę świata w formie polityki kolonialnej. Używa tutaj retoryki obecnie popularnej także na Zachodzie, która krytycznie odnosi się do kolonializmu. Idąc tym tropem, tworzy daleko idące uogólnienia i uproszczenia, tworząc znak równości między modernizacją, westernizacją i kolonizacją. Po zakończeniu II wojny światowej, w optyce Dugina, Zachód stał się właściwie tożsamy z kapitalizmem i ideologią liberalno-demokratyczną. Natomiast Blok Wschodni, stworzony wokół Związku Radzieckiego, miał być tym, co Dugin określa mianem awangardą altermodernizacji. Punktem wyjścia dla stworzenia nowej międzynarodowej ideologii w której centrum ideologiczne mieści się w Moskwie, jest próba wykorzystania niezadowolenia społecznego pod dowolną szerokością geograficzną i obarczenia winą zachodniego liberalizmu. Dugin pisze, cytat: Czwarta teoria polityczna nie może być nam dana sama przez się. Ona może się pojawić, a może i się nie pojawić. Przesłanką jej pojawienia się staje się niezgoda, niezgoda na postliberalizm. Jako uniwersalną praktykę, na globalizację, na postmodernizm, na koniec historii, na status quo, na inercjalny rozwój fundamentalnych procesów cywilizacyjnych początku XXI wieku. Koniec cytatu. Przy czym Dugin stara się podkreślić, że dostrzega nie tyle kryzys teorii liberalnej, lecz kryzys tego co określa mianem drugiej fali liberalizmu. Cywilizacja Zachodu jest jego zdaniem na progu wyboru nowego azymutu teoriopolitycznego czy też metapolitycznego. Idąc tym tokiem myślenia, lider ideologii eurazjańskiej pra pragnie wykreować potrzebę na tak tzw. katalizator cywilizacyjny swego rodzaju pomost metapolityczny między Zachodem a Wschodem. Ma to być swego rodzaju koń trojański nowej ideologii. Łącznikiem, który mógłby pomóc w iniekcji ideologicznej jest ta część zachodniej doktryny socjalliberalnej, która otwarta jest na wschodnią tradycję filozoficzną, zwraca się w stronę policentryzmu kulturowo-historycznego, jednocześnie zachowując szacunek do instytucji państwa i jego społecznej roli, nie tylko obowiązków. Zdaniem moskiewskiego filozofa, tylko nowa ideologia powstała w zaprzeczeniu do dotychczasowych teorii politycznych, jest w stanie zapełnić pustkę ideologiczną w Rosji. Już po zakończeniu Zimnej Wojny pojęcie Zachodu miało ulec zdaniem dugina kolejnej transformacji. Tak opisuje ten proces. Cytat. Odtąd model liberalno-kapitalistyczny stał się głównym i jedynym. Komunizm jako projekt altermodernizacyjny Upadł, nie mogąc wytrzymać konkurencji, a potęga militarno-polityczna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych niezaprzeczalnie przekroczyła pozycję wszystkich innych krajów. Jednostronna kapitulacja Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego w czasie zimnej wojny z jednoczesnym samorozpadem otworzyła drogę do globalizacji i budowy jednobiegunowego świata. Oznaczało to, że koncepcja Zachodu stała się globalna i wyjątkowa, gdyż nic już nie kwestionowało nie tylko samej idei modernizacji, ale także jej najbardziej ortodoksyjnego, najbardziej zachodniego w ujęciu historycznym projektu liberalno-kapitalistycznego. Tak udane i znaczące zwycięstwo Zachodu nad Wschodem, czyli pierwszego świata nad drugim, w zasadzie wyeliminowało alternatywy dla modernizacji i uczyniło z niej jedyną i niepodważalną treść historii świata. Każdy, kto chciał pozostać związany z nowoczesnością, musiał uznać tę bezwarunkową supremację Zachodu, wyrazić wobec niej swoją lojalność, a jednocześnie raz na zawsze wyrzec się jakichkolwiek własnych interesów, przynajmniej w jakiś inny sposób, szczególnie te, które stoją w sprzeczności z interesami Stanów Zjednoczonych czy szerzej państw NATO jako okręgu flagowego, jednobiegunowego świata. Koniec cytatu. Swoje zasadnicze rozważania Dugin rozpoczyna od postawienia tezy, iż trzema głównymi teoriami politycznymi w XX wieku były kolejno liberalizm prawicowy i lewicowy komunizm włączając w ten nurt także marksizm, socjalizm, socjaldemokrację i faszyzm włączając w to nurty narodowo-socjalistyczne i inne formy tzw. trzeciej drogi narodowy syndykalizm, frankizm, peronizm, salazaryzm itd. Moskiewski profesor podkreśla, że pod koniec XX wieku liberalizm jako pierwsza teoria polityczna pokonał zarówno drugą teorię, komunizm, jak i trzecią teorię, czyli faszyzm, rozprawiając się z wszystkimi ich typami, od konserwatyzmu, monarchizmu i tradycjonalizmu, poczynając, a na faszyzmie, socjalizmie i komunizmie kończąc. Dugin, konstatując powyższą tezę, wskazał na to, iż każda z trzech głównych teorii politycznych posiadała swój podmiot polityczny subjekt, który stanowił jej oś aksjologiczną. Dla komunizmu była to klasa, dla faszyzmu państwo, naród lub rasa, a dla liberalizmu jednostka wyzwolona od jakiejkolwiek zbiorowej identyfikacji. Autor książki pisze tutaj nawet o Jednostce pozbawionej jakiejkolwiek właściwości. Zwrócenie się Rosji w stronę czwartej teorii politycznej uważa Dugin za wybór hamletowski być albo nie być dla Rosji. Moskiewski filozof proponuje stosować strategię nie zwracania się przeciwko konkretnym ideom politycznym, programom czy doktrynom, ale przeciwko, jak to nazywa, obiektywnemu położeniu rzeczy. A politycznej strukturze społecznej, porządkowi postindustrialnemu, postspołeczeństwu. Czwarta teoria polityczna ma stać się krucjatą przeciwko postmodernizmowi, społeczeństwu postindustrialnemu i globalizacji wraz z jej zapleczem techniczno-logistycznym. Świat jednobiegunowy, według Aleksandra Dugina, wiąże się z lansowaniem takiego modelu integracji w którym bogata północ podporządkowuje biedne południe według nowego scenariusza kolonialnego, w którym niewolnictwo polityczne miało zostać zastąpione niewolnictwem ekonomicznym. Zachodnie standardy kulturowe miały, zdaniem Rosjanina, wykorzenić autochtoniczne autoktoni wartości. W tym kontekście globalizacja jest postrzegana jako ostatni. Punkt realizacji, jak to nazywa, roszczeń Zachodu do uniwersalności jej, jego doświadczenia historycznego i jego systemu wartości. Do tego procesu podchodzi wrogo, starając się uargumentować, że pod wpływem nurtu postmodernistycznego Zachód staje się post-Zachodem, zrywa więzi z tradycją i duchowością. Zachód ma ograniczać się wyłącznie do dominacji technicznej i technologicznej, choć warto zauważyć, że Deindustrializacja i offshoring przemysłowy mocno ograniczyły zdolności gospodarek państw zachodnioeuropejskich do samodzielności w tym zakresie. Dominacja postmodernizmu, zdaniem Dugina, prowadzi do postczłowieczeństwa. Transhumanizm i posthumanizm, jako nurty intelektualnie szczególnie silne, obecne w Stanach Zjednoczonych, są jednym z głównych obszarów krytyki yy, rosyjskiego filozofa. Autor czwartej teorii politycznej przedstawia Rosję i szerzej Eurazjanizm jako kontrapunkt wobec liberalnego postzachodu, używając określeń niekapitalizm, nieindywidualizm, indy, nie niedemokracja, nieracjonalizm, nieosobista odpowiedzialność, nieświadomość prawna, nie społeczeństwo obywatelskie. Zamiast tego wymienia postawy tradycyjnego społeczeństwa, które wiąże z takimi cechami jak. Hierarchia, kolektywizm, paternalizm, traktowanie społeczeństwa i samego państwa jak rodziny i wreszcie wyższość moralności nad prawem czy myślenie etyczne nad myśleniem racjonalnym. Myśliciel z Moskwy deklaruje powstanie niegotowego produktu, nie towaru ideologicznego, czy jak to woli, produktu ideopodobnego, ale rozpoczęcie metapolitycznej ponadnarodowej pracy nad sformułowaniem nowej teorii politycznej, zwróconej w stronę fundamentalnych pytań ontologicznych, na które próba odpowiedzi ma zrodzić tzw. czwartą drogę. Należy dodać, że praca ta ma być koordynowana z Moskwy. Obok analizy trzech teorii politycznych, Dugin planuje przybliżyć, przybliżyć ku czwartej teorii politycznej zarówno eurazjanizm, jak i narodowy bolszewizm. Nowa koncepcja Aleksandra Dugina ma szansę zdobyć pewną popularność w kręgach intelektualnych z uwagi na stawianie pytań o charakterze teleologicznym i eschatologicznym jej fundamentem zaś jest koncepcja radykalnego podmiotu która poprzez swój uniwersalistyczny diapazon może stać się interesująca także dla części środowisk intelektualnych zachodu podrozdział 3 fascynacja heideggerem poglądy dugina na filozofię martina heideggera są jednym z elementów jego szerszego podejścia do filozofii Rosyjski geopolityk uważa Heideggera za jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku i odwołuje się do jego koncepcji w swojej analizie współczesnego świata. Dugin postrzega filozofię Heideggera jako kontynuację tradycji niemieckiej filozofii idealistycznej, ale jednocześnie jako rewolucję w stosunku do niej. Rosyjski myśliciel uważa, że Heidegger jest pierwszym filozofem, który podjął próbę przezwyciężenia dualizmu między podmiotem a przedmiotem, który był charakterystyczny dla wcześniejszych teorii filozoficznych. Dugin uważa, że Heidegger dokonał tego poprzez wprowadzenie pojęcia bytu jako centralnego pojęcia filozofii. Rosyjski filozof odwołuje się do koncepcji Heideggera dotyczącej różnicowania między bytem a istnieniem twierdząc, że byt jest nieodłącznie związany z historią i kulturą. Według Rosjanina, niemiecki filozof stwierdza, że byt jest tym, co umożliwia nam postrzeganie i zrozumienie świata, ale że to postrzeganie jest zawsze ograniczone przez naszą perspektywę kulturową i historyczną. W tym sensie byt jest zawsze związany z naszymi doświadczeniami i sposobem postrzegania świata. Rosyjski filozof podkreśla również, że Heidegger jest krytykiem Technologia, jego koncepcja techniki jest jednym z najważniejszych elementów jego filozofii. Niemiecki filozof uważał, że technika wprowadza nas w erę zapomnienia bytu, poprzez to, że skupiamy się na działaniu i manipulowaniu przedmiotami, zamiast postrzegać je jako byty same w sobie. Dugin uważa, że to podejście Heideggera do techniki jest szczególnie ważne w kontekście współczesnego świata, który jest zdominowany przez technologię. Rosyjski filozof łączy te idee Heideggera z własnymi poglądami politycznymi, twierdząc, że współczesna cywilizacja jest, zachodnia jest skrajnie antyhumanistyczna, ponieważ skupia się na technice i ekonomii kosztem człowieka. Dugin uważa, że rozwiązaniem jest powrót do tradycji, kultury i historii, które stanowią fundament cywilizacji. Rosyjski filozof uważa, że Heidegger ujawnia prawdę o tym, że człowiek jest zawsze bytem w świecie. Dla niemieckiego filozofa ludzkie istnienie zawsze było osadzone w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym, co oznacza, że ludzka egzystencja jest zawsze związana z konkretną sytuacją, w której się znajduje. Dugin uważa, że zachodnia cywilizacja jest obecnie zagrożona przez globalizację i homogenizację, która prowadzi do zaniku różnorodności kulturowej i uniwersalizmu. Heidegger uważał, że każda kultura ma swoje własne wartości i że każda kultura powinna zachować swoją niepowtarzalność i oryginalność. Dla rosyjskiego geopolityka ta filozofia jest bardzo ważna dla zrozumienia Rosji w świecie. Uważa, że Rosja ma swoją własną, unikalną kulturę i tradycje, które są inne niż wzorce zachodnie. Dla rosyjskiego filozofa Rosja powinna opierać swoją politykę na tych wartościach, które są bliskie filozofii Heideggera, takich jak idea bycia w świecie i kulturowa specyfika narodu. Wskazuje przy tym, iż kluczem do sformułowania czwartej teorii politycznej jest, jak to określił, rozszyfrowanie paradygmatu postmoderny. Całość jego wywodu, inspirowanego myślą Renegenona, opiera się na rozróżnieniu trzech paradygmatów antropologicznych, czy też ujmując rzecz procesualnie trzech antropologicznych rewolucji paradygmatycznych, które odpowiadają trzem wielkim epokom historycznym w dziejach gatunku ludzkiego. Należy tu nadmienić, iż Dugin posługuje się ideą czasu kolistego. Te okresy to premoderna, moderna i postmoderna. Świat duchowy, ideowy człowieka, jego wyobrażenie i stosunek do świata wartości w tych okresach, moskiewski filozof obrazuje, inspirując się dorobkiem francuskiego myśliciela, poprzez owal, jajo świata, które w zależności od epoki otwiera się od góry dołu lub pozostaje zamknięte. W tej koncepcji pierwszą epoką jest premoderna, którą Dugin utożsamia ze światem tradycji. W oryginale jest pisana dużą literą, jest utożsamiana z odwiecznym światem sakrum, niezależnym od poszczególnych religii i filozofii, w odróżnieniu od potocznego rozumienia tego słowa, np. Na tradycji narodowych, tradycji poszczególnych religii i tym podobnych. Człowiek w epoce premoderny jest otwarty na świat duchowy, transcendentny. Metafizyka przenika każdą sferę życia i staje się dominującą kategorią zarówno ontologiczną, jak i epistemologiczną. Genonowski owal staje się otwarty u góry. Z kolei moderna zamyka człowieka na metafizykę, kierując jego życie i obszar poznania wyłącznie do sfery dostępnej za pomocą rozumu. Antropologiczny owal zostaje zatem zamknięty. Jest to jednak czas formowania się paradygmatu tradycjonalistycznego. Dugin podkreśla rolę wsze wszelkich organizacji hermetycznych, tajnych stowarzyszeń o charakterze ezoterycznym, które pozwoliły na przeniesienie w epokę moderny dziedzictwa metafizycznego, kluczowych elementów świata tradycji. Odrzucenie Boga i świata metafizycznego stopniowo przesuwa człowieka w epokę postmoderny, w której antropologiczny owal otwiera się od dołu. Zostaje zwrócony w, w stronę świata demonicznego, zwierzęcego, stanowiącego w istocie zaprzeczenie człowieczeństwa. Jednym z elementów tej epoki jest dążenie do, cytat, technologicznego przekroczenia granic człowieczeństwa. Koniec cytatu: transhumanizacji za pomocą nowoczesnych technologii. Aleksander Dugin dostrzega jednak w świecie pewną stałą, e, pewien niewzruszony element, pewien podmiot istniejący w każdej z wyżej opisanych epok. Nazywa go radykalnym podmiotem. Koncepcję tę inspirował Heideggerowski design. Bycie w świecie, figura filozoficzna, którą w dużym uproszczeniu można określić jako najgłębszą istotę człowieka, która uwidoczniona jest poprzez transcendencję. Na marginesie warto dodać, że moskiewski filozof spotkał się niedawno z jednym z najwybitniejszych badaczy filozofii Heideggera niemieckim filozofem, profesorem filozofii Friedrich Wilhelmem von Hermanem. W rozumieniu Dugina radykalny podmiot stanowi esencję ludzkiej egzystencji. Jego pozycja jest różna w każdym okresie. Moskiewski filozof obrazuje ją za pomocą miejsca w jaju świata. W epoce premoderny radykalny podmiot znajduje, zajmuje miejsce centralne w owalu. Jest rudymentarnym elementem świata tradycji. Po rewolucji paradygmatycznej i przejściu do epoki moderny, początek to okres renesansu, Owal zostaje zamknięty, zaś radykalny podmiot, pozostając w miejscu, znajduje się w górnej części owalu, na jego obrzeżach. Po kolejnej rewolucji i nastaniu okresu postmoderny, radykalny podmiot znajduje się już poza owalem, który otwarty ku dołowi zwraca się ku światu zwierzęcemu. Dugin określa radykalny podmiot mianem bogonoścy. Widać tutaj wyraźne wpływy rosyjskiej tradycji prawosławnej, której wielu przedstawicieli przypisywało narodowi rosyjskiemu rolę misyjną. Metropolita Andrzej Snyczow zwracał uwagę na rolę tradycji prawosławnej w tworzeniu porządku świata zgodnego z tzw. Symfonią Władz, wyprowadzoną wprost z dziedzictwa Bizancjum, zasadą współzależności, harmonii i synergii między władzą świecką i duchową. W filozofii autora czwartej teorii politycznej przebija kilka ważnych elementów, mających swoje istotne znaczenie polityczne. Sama koncepcja antropologiczna Dugina ma bowiem swoje korzenie polityczne. O tym, co definiuje człowieka, jego zdaniem, decyduje wola polityczna. Sama zaś koncepcja rozumienia polityczności ma swoje źródło, jak już wspomnieliśmy, w myśli Karla Schmidta i stosunku do rzeczywistości, rozpatrywanym każdorazowo w kategoriach przyjaciel wróg. Obok ogólnych koncepcji antropologicznych moskiewski ideolog rozpatruje szczegółowo antropologię polityczną. Wskazuje, że okres postmoderny przekształcił koncepcję politycznego żołnierza czasów moderny w kopię bez oryginału, byt, który nie ma możliwości prawdziwie zaistnieć w epoce postliberalnej. Figura żołnierza politycznego zdolnego do wyrzeczeń, poświęceń, a nawet oddania życia za ideę jest jednoznacznie odrzucana w postmoderni, która afirmuje postaci zwrócone przeciwko szmitiańskiej polityczności, przeciw hierarchii i koncepcji kolektywnej tożsamości, zbiorowej identyfikacji, przeciw państwu upatrywanemu jako twór totalny. Dominuje postpaństwo i postpolityczność. Tradycyjna hierarchiczność wertykalna zanika na rzecz powiązań horyzontalnych, dominuje postczłowiek. Punktem ucieczki od świata postantropologicznego, świata symulakrów ma być zwrócenie się w stronę człowieka, w stronę pra człowieka, człowieka premoderny, człowieka tradycji. Może się to dokonać poprzez odkrycie na nowo stałej, niezmiennej sfery, instancji, którą Dugin nazywa radykalnym podmiotem. Odcina się tutaj jednak od niczańskiej koncepcji nad człowieka na rzecz heideggerowskiego Dasein. W koncepcji radykalnego podmiotu pobrzmiewa jednak nie tylko wpływ niemieckiego filozofa, lecz także stara koncepcja filo filozoficzna nazywana illuminationizmem, uprawiana zarówno przez szkołę neoplatońską na zachodzie, jak i sufickie odłamy islamu w Persji i Iranie. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu był Shahab al-Din Suchrawardi, perski filozof i mistyk, na którego nauki Dugin powoływał się już w swoich wcześniejszych publikacjach metafizycznych. Suchrawardi żył w latach 1155-1191. Poznanie w iluminacjonizmie jest niemożliwe bez otwarcia się człowieka na sakrum i koniecznej łaski boskiej. Stąd przedstawiciele tego nurtu filozoficznego są jednymi z najważniejszych antagonistów nowożytnej epistemologii i nurtu naturalistycznego, dominującego dziś w nauce. Aleksander Dugin czerpie głęboką inspirację z angelologii Suchrawardiego, wywodzącą się z wierzeń zoroastriańskich. Doktryna Suchrawardiego miała charakter kosmo kosmologiczny i była próbą syntezy symboliki wielu starożytnych tradycji ezoterycznych i filozoficznych. Porządek anielski był definiowany przez perskiego mistyka jako szlachetne światło, które istniało wewnątrz duszy człowieka. Angelologia była rodzajem w cudzysłowie, mapy wewnętrznej rzeczywistości człowieka. Suchrawardi wyróżniał w niej dwa porządki: wertykalny i horyzontalny, odpowiadające kolejno światu hierarchii i światu form, archetypów w znaczeniu platońskim. Na szczycie drabiny wertykalnej znajdować się miało Najwyższe światło, światło świateł, najwyższa inteligencja. Koncepcja radykalnego podmiotu bierze więc także inspirację z koncepcji świata świateł, perskiego mistyka. Pod rozdział czwarty. Noomachia. Aleksander Dugin analizując heideggerowską kategorię egzystencjalną Dasein, zaczął badać jej korelację z wielością cywilizacji i kultur. To skłoniło go do stworzenia modeli teoretycznych, które wyszcz wyszczególniałyby kluczowe poziomy ontologiczne, które można by przypisać każdej społeczności na Ziemi. Rosyjski filozof w latach 2014-2023 napisał cykl ponad 20 książek, gdzie tytuł każdej z nich rozpoczyna się od słów Noomachia, wojna myśli. Pojęcie nomachia można rozumieć jako wojnę umysłów lub wojnę logosów. Greckie pojęcie noos oznaczało umysł, rozum, intelekt, myślenie. Z kolei termin logos pochodzi również z greki i ma bogate i zróżnicowane znaczenie. Jednak w filozofii często odnosi się do racjonalnej, organizującej zasady wszechświata. W filozofii starożytnej Grecji, szczególnie u Heraklita, logos był rozumiany jako zasada porządkująca rzeczywistość, prawo rządzące naturą i kosmosem. Później, w filozofii stoickiej, logos zyskał znaczenie uniwersalnego rozumu, który jest wspólny dla wszystkich ludzi i stanowi podstawę moralności oraz zdolności do poznania. W chrześcijaństwie, szczególnie w prologu Ewangelii św. Jana. Logos jest identyfikowany z Boską Mądrością lub samym Chrystusem, co łączy ideę boskiego słowa i rozumu z duchowym i teologicznym wymiarem. Rosyjski filozof szeroko czerpał z koncepcji neologii rumuńskiego filozofa i poety Luciana Blagi. Ten z kolei używał terminu neologia w swojej filozofii, aby odnosić się do nauki o rozumie ludzkim i jego funkcjonowaniu, zwłaszcza w kontekście poznania metafizycznego. Neologia w kontekście myśli Blagi jest częścią szerszej struktury filozoficznej, która bada związki między ludzką świadomością a rzeczywistością, a także mechanizmy, za pomocą których ludzie przyswajają i przetwarzają wiedzę. Blaga rozwinął ideę, że ludzki umysł jest ograniczony przez to, co nazwał transcendentalnym cenzorem, który filtruje doświadczenia i wiedzę, nie pozwalając na pełne zrozumienie rzeczywistości metafi metafizycznej. Jego neologia obejmowała zarówno teorie percepcji, jak i ograniczeń poznawczych, które wpływają na kształtowanie się kultury i wiedzy o społeczeństwie. Co ważne w kontekście filozofii Dugina, noologia blagi różni się od innych podejść do epistemologii, ponieważ wprowadza elementy metafizyczne i tajemnicze, element nieodłączny w filozofii Dugina, jako istotne składniki ludzkiego doświadczenia, wskazując, że pełne zrozumienie rzeczywistości jest zawsze poza zasięgiem ludzkiego poznania. Koncepcja Dugina ewoluowała. Jako wstępem do cyklu Noomachia była książka pod tytułem W poszukiwaniu ciemnego logosu. Najpierw rosyjski filozof przyjmował podział na dwa logosy, na dwa typy racjonalności, które tworzyłyby podstawowy model poznawczy. Ostatecznie oparł swoją filozofię na trzech logosach, które stały się fundamentem cyklu dotyczącego wojny umysłów. Dla Aleksandra Dugin'a punktem centralnym Noomachii jest koncepcja Trzech Logosów, inaczej mówiąc, paradygmatów neologicznych, poprzez którą można definiować strukturę każdej cywilizacji i kultury. Rosjanin wyraźnie zainspirowany Friedrichem Nietzsche, i jego panteonem mitologii z naczelnymi dwoma postawami Apolla i Dionizosa, przyjął podział na niedychotomiczny, ale w postaci triady neologicznej. Ten model trzech logosów to model trzech światów intelektualnych, którym nadał, idąc w ślady niczego, imiona greckich bogów Apolla, Dionizosa i Kebele. Logos apolliński, inaczej logos świetlisty, jest przez Dugina kojarzony z cechami hierarchicznymi, patriarchalnymi, androkratycznymi, ekskluzywnymi, niebiańskimi, transcendentnymi, wertykalnymi. Logos dionizyjski, inaczej logos ciemny, wykazuje cechy dialektyczne, ekstatyczne, androgeniczne, zrównoważone. Z kolei logos kybele, inaczej logos czarny, to kategorie matriarchalne, horyzontalne, ginekokratyczne, inkluzywne, chtoniczne, materialistyczne. W swoim rozumieniu Neomachii jako wojny umysłów Rosyjski filozof odwołuje się do fundamentu eurazjanizmu, czyli do stwierdzenia o wielości cywilizacji i występującym napięciu między nimi. Jednocześnie konsekwentnie Dugin odrzuca zachodnie roszczenia do uniwersalizmu i traktowania cywilizacji zachodnioeuropejskiej jako dominującej, czy jako wzorca paradygmatu do narzucenia reszcie świata. Odwołuje się tutaj także do krytyki europocentryzmu i do teorii wielu światów Alana de Benoit. Fundamentem zatem Duginowskiej koncepcji noomachii jest wyszczególnienie noologii opartej na trzech typach racjonalności – dionizyjskiej, apolińskiej i kebelskiej. Każda z nich reprezentuje określoną strukturę paradygmatu, która może rozgałęziać się na wiele religii, filozofii, dyscyplin naukowych, stylów artystycznych czy mitologii. Dugin podkreśla, że trzy logosy, choć stoją w opozycji, to pozwalają ominąć bezpośrednią konfrontację przyjmowaną przez niczego Dionizos Apollo e, i tworzyć bardziej złożoną rzeczywistość. Zdaniem autora Noomachi, dziś w Europie dominuje Kybele, która symbolizuje Imperium Materii co zdaniem Dugina jest anty-Europą. Rozdział czwarty Walka informacyjna pod rozdział pierwszy. Pluriwersum. Aleksander Dugin i skupione wokół niego środowisko intelektualne z uwagą śledzą postępy myśli strategicznej w Stanach Zjednoczonych. Jednym z żywo obserwowanych i komentowanych, a także implementowanych do myśli rosyjskiej obszarów związanych z bezpieczeństwem jest zagadnienie wojny informacyjnej. Tutaj warto nadmienić, że pojęcie to jest o wiele częściej stosowane w Rosji niż sam termin walka informacyjna. Skłonność do traktowania stosunków międzynarodowych w kategoriach nieustannej rywalizacji, a nawet traktowanie rzeczywistości w kategoriach zatarcia różnic między pokojem a wojną, jest także bardzo charakterystyczne dla środowisk zajmujących się geopolityką w Federacji Rosyjskiej. Rozwój technologiczny i ewolucja cywilizacji informacyjnej. Postindustrialnej, wpływa zdaniem rosyjskiego intelektualisty nie tylko na wiele obszarów życia codziennego, ale także na kształt idei formowanych współcześnie oraz sposób rozumienia wielu paradygmatów naukowych. W tym kontekście warto podkreślić, że Dugin podkreśla redefinicję czy konieczność redefinicji. Podstawowych założeń geopolitycznych właśnie w epoce postindustrialnej. Wprowadza przy tym rozróżnienie na postmodernizm i postmodernę. Poprzez to ostatnie pojęcie rozumie, cytat, kulturo, kulturologiczny, politologiczny i socjologiczny termin opisujący współczesną cywilizację, która przestała rozwijać się zgodnie z logiką modernizmu. Koniec cytatu. W koncepcji rosyjskiego filozofa postmoderna stała się stanem obiektywnym, w jakim żyją społeczeństwa po upadku epoki modernizmu. Ten ostatni Dugin utożsamia z cywilizacją naukową, odwołującą się przede wszystkim do paradygmatów opartych na racjonalizmie, jednocześnie charakteryzujących się współwystępowaniem różnych światopoglądów. Poprzez postmodernizm z kolei Dugin rozumie swoistą filozoficzną odpowiedź na nastanie epoki postmoderny. Dodajmy jedną z wielu jego zdaniem możliwych. Zdolność do integracji i przekształcania, dekonstrukcja najróżniejszych wątków dziedzictwa intelektualnego ludzkości stała się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Jednym z podstawowych założeń Dugina jest dokonanie rewizji klasycznych założeń geopolityki, a także po części filozofii politycznej, opierających się z jednej strony na istnieniu umowy społecznej i funkcjonowaniu suwerennych państw. Twierdzi, że dzisiejsza ludzkość przekształca się w cudzysłowie w wielość, będącą swoistą mieszanką cywilizacyjną społeczeństwa preindustrialnego, industrialnego i postindustrialnego. W tym kontekście społeczeństwa przekształcają się w grupy, które coraz trudniej zaklasyfikować do innej, odrębnej kategorii, z wyjątkiem ich wspólnego faktu istnienia. Społeczeństwa stają się tłumem, który nie zawiera umowy społecznej z suwerennym organem politycznym. Mamy tu do czynienia z zaprzeczeniem klasycznej koncepcji Hobbesa, gdzie tłum był wyłącznie motłochem, który, aby przekształcić się w lud, musiał zawrzeć umowę społeczną z monarchą. Dugin poświęca sporo miejsca pojęciu globalizacji. Rozróżnia jej warianty od amerykańskiej, począwszy przez zachodnioeuropejską, chińską i islamską. Ta subiektywna taksonomia jest jedynie pretekstem do zaprezentowania własnej alternatywy, którą rosyjski filozof nazywa pluriversum. Ma to być formuła policentryczna, wielobiegunowa, na tyle pojemna, aby łączyć w globalny obieg różnego rodzaju systemy polityczne, kultury i cywilizacji. Dugin wskazuje, że postliberalizm zatarł różnice między prawicą a lewicą. Komunizm atakował kapitalizm z lewa, a faszyzm z prawa. Rosjanin twierdzi, że można być w centrum, co oznacza zgodę na obecny porządek rzeczy, lub na peryferiach, co przynosi sprzeciw. Zatem wiodącą ideą moskiewskiego filozofa jest mobilizacja peryferii, tego co odrzucone. W zamyśle rosyjskiego filozofa mamy tutaj do czynienia z polityczną i metafizyczną aktywizacją marginesów społeczeństwa postindustrialnego. Dugin podkreśla, że społeczeństwa zachodnie i będące pod wpływem cywilizacji zachodniej, społeczeństwa innych części świata, przeżywają obecnie kryzys wartości. Przekształciły się bowiem w społeczeństwa spektaklu, pozbawione głębszego życia duchowego. Dugin określa to przytaczając, przytaczając pojęcie innego filozofa Aleksandra Siekackiego, który użył pojęcia Metafizyka śmietnika. Uważa przy tym, że jest to dobra baza, dobre podglebie do tworzenia nowej teorii politycznej i upowszechniania nowych koncepcji filozoficznych. Koncepcja czwartej teorii politycznej i filozofia z nią związana wydaje się dobrze pasować do szeregu rosyjskich kręgów nastawionych konserwatywnie i nieufnie wobec zachodniego modelu demokracji. Można tutaj zaryzykować hipotezę, iż jest używana świadomie w ramach koncepcji tzw. zarządzania refleksyjnego, szeroko rozwijanego m.in. przez amerykańskie i rosyjskie resorty siłowe, polegającego na takim oddziaływaniu na świadomość społeczeństw, aby te bezwiednie przyjmowały określone zachowania i poglądy, afirmując je jako własne. W Rosji istnieje szereg środowisk eksperckich kontrolowanych przez władze, prowadzących próby oddziaływania na poszczególne kręgi społeczne, upowszechniające różnego rodzaju kody historyczne, polityczne czy geopolityczne wśród różnych warstw społecznych. Poprzez kody rozumiemy tutaj określone wyobrażenia, mapy myślowe dotyczące tożsamości historycznej, emocjonalnego nastawienia do określonych organizacji czy grup społecznych, czy wreszcie obrazu sojuszników i wrogów w polityce zagranicznej. Na początku lat 90. XX wieku popularne były na przykład różnego rodzaju scenariusze wojenne obrazujące potencjalne, potencjalne zagrożenie Rosji, opracowane przez Centrum Kurginiana. Poniżej fragment scenariusza numer 7 opracowanego na początku lat 90. XX wieku dla rosyjskiego establishmentu przez przez właśnie Centrum Kurginiana, rosyjski think tank kontrolowany przez władzę. Cytat: Do władzy w Rosji dochodzi autorytarny rząd, który natychmiast zaczyna zastraszać małe były republiki radzieckie pod pretekstem obrony praw Rosjan, porozrzucanych po państwach WNP. W ciągu pół do dwóch miesięcy napięcie stale rośnie, a następnie 18 rosyjskich dywizji wspieranych przez 6 białoruskich uderza wzdłuż granicy polsko-litewskiej. Litwa zwraca się do NATO, które rozwija w Polsce pierwsze siły szybkiego reagowania, a następnie 18 dywizji i 66 eskadr lotnictwa taktycznego. Po 90 dniach konfliktu Zachód uzyskuje przewagę. Koniec cytatu. Aleksander Dugin i kierowany przez niego ruch eurazjański bardzo sprawnie przyswoili nie tylko koncepcję wojen sieciowych, lecz także koncepcję władzy kulturowej stworzoną przez Antonio Gramsci'ego, włoskiego marksistę. Koncepcja ta zakłada, iż zdobycie władzy politycznej w dowolnej skali regionu, kraju czy kontynentu powinno być poprzedzone narzuceniem swojej kultury, stylu myślenia, systemu wartości. Dopiero taka kolejność Władza kulturowa, władza polityczna warunkuje sprawne narzucenie, a następnie utrzymanie władzy politycznej. Warto podkreślić, że koncepcje te Implementowali w swoje działania nie tylko przedstawiciele europejskiej lewicy, lecz także ideolodzy i działacze nowej prawicy, z których dorobku szeroko czerpał Dugin. Na przykład w pracach Jean-Claude Walla znajdziemy interesujące wskazówki dotyczące ukierunkowania działalności nowej prawicy w stronę infiltracji kulturowo-ideologicznej ośrodków akademickich czy przedstawicieli tzw. wolnych zawodów muzyków, przedstawicieli sztuk pięknych, adwokatów, dziennikarzy i tym podobnych, wszystkich tych, którzy mają wpływ na kształtowanie zbiorowej świadomości i stają się naturalnymi liderami opinii w swoich środowiskach. Istotę zdobywania władzy politycznej przez uprzednią, długotrwałą walkę o zdobycie władzy kulturowej podkreślał sam Alan de Benoit, który do dziś jest otaczany dużym szacunkiem w środowisku rosyjskich Eurazjatystów i otwarcie wspiera koncepcję czwartej teorii politycznej. Pod rozdział drugi globalny sojusz rewolucyjny. Środowisko tworzone przez Aleksandra Dugina ma charakter międzynarodowy i ma ambicje oddziaływania globalnego. Ideologia eurazjańska i organizacje ściśle z nią powiązane, jak Międzynarodowy Ruch Eurazjatycki czy Eurazjatycki Związek Młodzieży, stanowią jedynie fragment nowej ideologii, międzynarodowej organizacji tworzonej na nowych zasadach, mającej charakter sieciowy. Środowisko skupione wokół Aleksandra Dugina stworzyło m.in. strukturę o nazwie Globalny Sojusz Rewolucyjny, występujący także pod akronimem GRA od anglojęzycznego określenia Global Revolutionary Alliance swoista organizacja bez organizacji. Jak piszą ideolodzy GRA w swoim manifestie, cytat: Globalny Sojusz Rewolucyjny powinien być organizacją nowego typu, właściwą do warunków XXI wieku. Ani partią, ani ruchem, ani zakonem, ani lożą, ani sektą, ani wspólnotą religijną, ani grupą etniczną, ani kastą, jako że formy organizacji zbiorowej poprzednich epok nie mogą służyć za model dla jego struktury. Globalny sojusz rewolucyjny powinien być strukturą sieciową, bez jednego centrum kontrolnego, bez określonego zespołu stałych czynników, żadnej sterującej grupy lub stałego personelu lub dobrze zdefiniowanego algorytmu działania. Koniec cytatu. To w zamyśle globalna struktura, będąca swego rodzaju pasem transmisyjnym ideologii tworzonych w Moskwie i nakierowanych w warstwie zewnętrznej na Obalenie hegemonii USA i stworzenie ładu multipolarnego. Globalny sojusz rewolucyjny jest dobrym przykładem tworzenia struktur nowego typu, które nie posiadają oficjalnych związków z nazwijmy to ideometropolią, od których łatwo się odciąć oficjalnym strukturom państwowym. Realizowana przez nie strategia oporu niekierowanego może być jednak wykorzystywana i manipulowana choćby przez metody zarządzania refleksyjnego przez instytucje państwowe. Globalny Sojusz Rewolucyjny budowany jest na odrzuceniu akceptacji dla jednobiegunowego porządku międzynarodowego opartego na hegemonii USA. Dystansując się od obecnego ładu światowego, rosyjski filozof w ogóle kwestionuje globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych. W głośnej debacie z brazylijskim intelektualistą Olawo de Carvalho w 2011 roku argumentował, że świat jednobiegunowy z dominacją USA jest katastrofalny dla większości krajów, ponieważ, cytat: "pozbawia inne państwa i narody ich prawdziwej suwerenności". Kiedy tylko jedna instancja decyduje o tym, kto ma rację, a kto się myli i kogo należy ukarać, mamy do czynienia z rodzajem globalnej dyktatury. Powinniśmy z tym walczyć. Jeśli ktoś pozbawia nas wolności, musimy zareagować. I tak się stanie. Amerykańskie imperium powinno zostać zniszczone. Koniec cytatu. Dugin poddaje krytyce podstawy modernistyczne i postmodernistyczne obecnego porządku, które uznaje za sprzeczne z tradycją. Ideologiczne podstawy współczesnego zachodu, do których zalicza liberalną demokrację, indywidualizm czy kapitalizm, uznaje za, cytat, przyczynę przyszłej katastrofy ludzkości i globalnej dominacji postaw zachodnich, jako przyczyny ostatecznej degradacji. Ziemi. Koniec cytatu. Traktuje to także jako formę cytat ideologicznej agresji przeciwko wielości kultur i tradycji wciąż istniejących w innych częściach świata. Koniec cytatu. Autorzy manifestu Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego przepowiadają koniec kapitalizmu, który ich zdaniem miał już osiągnąć swoją naturalną granicę. Bogactwo świata mia miało znaleźć się w rękach światowej oligarchii finansowej, co prowadzi nie tylko do dewaluacji pracy, ale także samego kapitału. Narzucanie zachodniego standardu ma powodować fragmentację społeczeństw i końcowo ich atomizację. Globalny Sojusz Rewolucyjny krytycznie odnosi się do promowania skrajnego liberalizmu, indywidualizmu i kosmopolityzmu, podobnie jak nurtu postmodernistycznego. Możemy w tej kwestii przeczytać. Cytat. Postmodernistyczna kultura nakłada na ludzki przymus przeniesienia się do wirtualnego świata płaskich monitorów, odsuwa ich od rzeczywistości, uwodzi przepływem subtelnie zorganizowanych i błyskotliwie zmanipulowanych halucynacji. Procesy te są nadzorowane przez globalną oligarchię pragnącą uczynić masy podatnymi na kontrolę i programowanie opinii. Nigdy przedtem indywidualizm nie był tak gloryfikowany, i nigdy wcześniej ludzie nie byli tak podobni do siebie w swoich zwyczajach, wyglądzie, gustach i używanych technologiach. W pogoni za prawami człowieka zgubiono człowieka po drodze. Niedługo zastąpi go postczłowiek mutant, biorobot, klon cyborg koniec cytatu. Krytyka transhumanizmu i posthumanizmu jest bardzo ważnym elementem narracji samego Aleksandra Dugina. Jego krytyka współczesnych procesów globalizacyjnych osadzona jest na wrogim stosunku do desuwerenizacji państw narodowych i zwiększaniu ingerencji organizacji ponadnarodowych wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów. Stawianie interesów ponadnarodowych i korporacji ponad interesy narodów i państw ma jego zdaniem prowadzić do wzrostu zależności od czynników zewnętrznych i utraty niepodległości. W tym kontekście czy autorzy manifestu Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego wskazują, że w miejsce niepodległych państw powstaje cytat struktura światowego rządu oparta na światowej oligarchii finansowej. Kraje Zachodu i monopoliści stają się rdzeniem tego światowego rządu, do którego wciągane są elity gospodarcze i polityczne innych państw. Tak oto przedstawiciele elit stają się sługami globalizacji, zdradzając interesy swoich państw i ich mieszkańców. Koniec cytatu. Jednocześnie działacze Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego starają się przedstawić rynek światowych mediów jako yy, cytat, system totalnej dezinformacji zorganizowany zgodnie z interesami globalnej oligarchii. Koniec cytatu. Powstaje zatem pytanie, kogo Dugin i jego akolici rozumieją jako globalną oligarchię. Zaliczają do nich... Przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych, po, cytat, potentatów gospodarczych i finansowych oraz służących im globalistów, tworzących sieć obejmującą całą planetę, która przydziela surowce tym, którzy postępują w zgodzie z głównym kursem procesów światowych. Koniec cytatu. Z całej treści manifestu wyziera radykalna niezgoda na zastaną rzeczywistość i próba przedstawienia alternatywy. I tutaj cytat. Świat, w którym żyjemy, jest nie do zaakceptowania, nie do zniesienia, kroczy ku nieuniknionej śmierci i znalezieniu innych rozwiązań, jest warunkiem przetrwania. Jeśli nie obalimy status quo, nie zmienimy kierunku rozwoju cywilizacji, nie zniszczymy globalnej oligarchii pojmowanej jako system i specyficzne siły, grupy, instytucje, korporacje i jednostki, nie tylko staniemy się ofiarami ale będziemy współwinni katastrofy. Koniec cytatu. Działacze Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego poszukują alternatywy. Proponują wdrożenie nowego modelu gospodarczego jako alternatywy dla istniejącego dziś systemu kapitalizmu finansowego opartego na spekulacji. Model ten miałby nawiązywać do kapitalizmu przemysłowego, a także do islamskiego spojrzenia na gospodarkę. Niewątpliwie mocno pobrzmiewają w tych ideach pomysły etatystyczne, a nawet socjalistyczne. Możemy przeczytać na przykład, że problem dystrybucji zasobów miałby być rozwiązany w oparciu o ogólnoświatowy plan, czyli gospodarka centralnie sterowana w skali globalnej. Tym czynnikiem, który miałby doprowadzić do zmiany status quo jest rewolucja w, w skali globalnej. Rewolucja XXI wieku, zdaniem działaczy Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego, nie może być jedynie powtórką rewolucji, które znamy z historii XIX i XX wieku. Mają przede wszystkim wyróżniać skala działania, już nie lokalna ani regionalna, lecz globalna. Powinna być ponadto nastawiona na, cytat, radykalne obalenie globalnej oligarchii, na zniszczenie światowej elity, na zniszczenie wszelkiego porządku rzeczy, a raczej kontrolowanego nieporządku, który jest z nią związany. Niszcząc energię zła, wyzwolimy historię ludności i społeczeństw od pasożytującego na nich wampira światowej oligarchii. Jedynie to może otworzyć perspektywy skonstruowania alternatywnej, Przyszłości. Koniec cytatu. Do tego rewolucja ma być prowadzona zgodnie ze strategi strategią Gerili, miałaby się odbywać wielopłaszczyznowo również w cyberprzestrzeni. I tutaj cytat: Cyberrewolucja i praktyka radykalnej walki w przestrzeni wirtualnej powinna być integralną częścią rewolucji XXI wieku. Jeśli chodzi o definiowanie wrogów w świecie globalistycznym, to z podmiotów państwowych krajem określanym jako absolutne zło wymieniane są Stany Zjednoczone. Tak są definiowane przez Globalny Sojusz Rewolucyjny. Cytat: Stany Zjednoczone Ameryki państwo kolonialne, bazujące na niewolnictwie, indywidualizmie, egoizmie, dominacji pieniędzy i majątku stały się ukoronowaniem tej burżuazejnej zachodniej cywilizacji czasów współczesnych. Stopniowo była europejska kolonia zaczęła stawać się niepodległym centrum władzy i w połowie XX wieku została centrum całej zachodniej cywilizacji, światowym biegunem systemu kapitalistycznego. Po upadku Związku Sowieckiego Zwią Stany Zjednoczone pozostały bez równoważącego je bloku socjalistycznego, stając się centrum globalnego systemu burżuazyjnego. Oto, dlaczego amerykańska elita, która najczęściej jest blisko związana z globalną oligarchią, praktycznie identyfikuje się z nią. I chociaż globalna oligarchia jest szersza niż amerykańska klasa polityczna, zawiera ona również Europejską oligarchię oraz częściowo zwesternizowane elity burżuazyjne z innych części świata. To Stany Zjednoczone stały się kręgosłupem współczesnego globalnego porządku światowego. Amerykańska siła militarna jest najważniejszym strategicznym czynnikiem w globalnej polityce. Amerykański system ekonomiczny jest modelem dla reszty świata. Amerykański system środków masowego przekazu jest aktualnie zbieżny z globalną siecią. Amerykańskie kulturowe komunały są naśladowane na całym świecie, amerykańska technologia stoi na czele wszelkiego innego rozwoju technologicznego. W wielu sytuacjach ludność Stanów Zjednoczonych sama gra rolę pasywnych zakładników, którzy są kontrolowani przez globalną elitę, używającą narzędzi narodu amerykańskiego do wdrażania globalnych celów. Stany Zjednoczone są gigantycznym golemem kontrolowanym przez oligarchię. Stany Zjednoczone ucieleśniają ducha takiego porządku rzeczy, który sam w sobie prowadzi do nieuniknionej katastrofy, który jest wyrazem zła, niesprawiedliwości, opresyjnego wyzysku, alienacji i kolonialnego imperializmu. To właśnie w Stanach Zjednoczonych proces indywidualizacji osiągnął swoją skrajną granicę i przekroczył ją kierując się w stronę eksperymentów, aby stworzyć postludzkie istnienie. Sukcesy amerykańskich naukowców w sferze klonowania, inżynierii genetycznej i eksperymentowania w wynalezieniu hybryd pozwalają sądzić, że pewnego dnia będziemy świadkami pojawienia się istot postludzkich. Koniec cytatu. W tej narracji USA stają się kategorią globalną, swego rodzaju personifikacją liberalnego globalizmu, stąd wezwanie do globalnego zwalczania wpływów amerykańskich. Aleksander Dugin jest znany ze swojej pieczołowitości w interpretowaniu różnych symboli, archetypów czy literackich toposów. W manifestie Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego mamy do czynienia także z próbą takiej interpretacji w stosunku do amerykańskiej symboliki narodowej. Czytamy zatem cytat: Statua Wolności jest obrazem greckiego bóstwa piekielnego Hekate, a jej pochodnia użycza ludności światła w nocy. Sugerując, że jest to kraj ciemności, znak dolara kopiuje kolumnę Herkulesa, na których, według starożytnych Greków, kończy się śródziemnomorska strefa możliwa do zamieszkania, poza którą leży świat oceanicznego piekła, ziemia tytanów, demonów, która zatonęła z powodu swojej dumy, materializmu i korupcji, Atlantyda. Ale zamiast inskrypcji Nek plus Ultra, nic poza tym, która znalazła się na Egidzie o prawie kolumn, Amerykanie umieścili inskrypcję plus ultra, coś poza, co stanowi zerwanie, a więc symboliczny sprzeciw i moralne uzasadnienie konstrukcji piekielnej cywilizacji. Masońska piramida w rękach Stanów Zjednoczonych jest pozbawiona szczytu, co oznacza, że, że społeczeństwo bez wertykalnej hierarchii. Odcięcie, odcięte jest od swojego niebiańskiego źródła. Koniec cytatu. Działacze globalnego sojuszu rewolucyjnego wskazują, że nowe uwarunkowania geopolityczne i szybkie przemiany technologiczne wymagają prowadzenia nowoczesnej walki, włączając w nią sfery sieciową, cybernetyczną i wirtualną. Ma to być kluczowe dla budowania frontu antyamerykańskiego. Przestrzeń sieci wirtualnej pozwala bowiem bardziej efektywnie posługiwać się asymetrycznymi formami operacji militarnych. To właśnie asymetria i hybrydowość współczesnych form walki mają stać się przewagą dla globalnego sojuszu rewolucyjnego. Operacje asymetryczne mają pozwalać na niwelowanie przewagi frontu globalistycznego, opartej na klasycznej potędze. W tego typu działaniach kluczowa ma być kreatywność, wynalazczość i zdolność działania poza ustalonymi normami. Jako przykład podawana jest strona domowa czy kreatywny blok utalentowanego samotnika, który może zdobyć większą wiarygodność i siłę oddziaływania niż rządowe środki masowego przekazu. Dugin i jego zwolennicy zrozumieli, jak znaczące zmiany zachodzą w strukturze współczesnych mediów i jak ważna staje się sieć 2.0, web 2.0, gdzie internauci przestali być już wyłącznie biernymi konsumentami, a stali się kreatorami treści. Niezwykle istotnym obszarem, który ma zapewnić przewagę działaczom globalnego sojuszu rewolucyjnego, jest strategia prowadzenia wojny sieciowej. Stosowanie wirusów komputerowych, rewolucyjny trolling, flaming, flooding, spamming, używanie botów internetowych, tworzenie fałszywych osobowości, przyjmowanie fałszywych tożsamości to elementarz, na którym ma być budowana rewolucyjna sieć globalna. Sieć ta ma skupiać instruktorów wojskowych, weteranów, żołnierzy hakerów, programistów, administratorów systemów, jak i pojedyncze osoby, samotne wilki. Jednym słowem, ma być tworzona zarówno realna, jak i wirtualna globalna sieć oporu. Autorzy manifestu podkreślają, że cała rzeczywistość jest dziś polem konfliktu zarówno ta zlokalizowana poza siecią, jak i związana ze światem wirtualnym możemy przeczytać cytat Musimy być przygotowani do poprowadzenia wszystkich globalnych wojen roz, rozciągając swe, strefę operacyjną na wszystkie współczesne poziomy od powszechnych zachowań stylów życia mody pracy i odpoczynku e, po ideologię przepływ informacji technologii sieci społecznościowe i wirtualne światy musimy starać się zadać jak największe szkody światowej oligarchii oraz Interesom Stanów Zjednoczonych i NATO we wszystkich dostępnych poziomach osobistym, militarnym, ekonomicznym, kulturowym, informatycznym, sieciowym, w przestrzeni wirtualnej, etc. Wróg musi zostać zaatakowany zarówno frontalnie, jak i z ukrycia, wszędzie, gdzie pojawia się opór wobec Globalizmu, amerykańskiej ekspansji i dominacji światowej oligarchii, tam powinny się koncentrować globalne wysiłki planetarnego frontu antyamerykańskiego, dostarczając wsparcia dla rebeliantów, podtrzymując dopływ informacji, wsparcie militarne, organizując wszystkie typy działań pomocniczych w spowodowaniu maksymalnych strat wśród światowej oligarchii moralnych, fizycznych, informacyjnych, wizerunkowych, ideologicznych, materialnych. Ekonomicznych, etc. Koniec cytatu. Aleksander Dugin wzywa do tworzenia globalnej kontrelity w oparciu o globalny sojusz rewolucyjny. Ma być to organizacja na miarę XXI wieku, która nie będzie przypominała ani partii, ani zakonu, ani wspólnoty religijnej. Ma się stać strukturą sieciową, organizacją bez organizacji, pozbawioną centralnej kontroli, wykluczającą tworzenie jakiegoś zespołu stałych członków. Ważnym elementem ma być spontaniczność i elastyczność w reagowaniu na procesy i wydarzenia. Globalne. Krótko mówiąc, Globalny Sojusz Rewolucyjny ma mieć charakter policentryczny, bez pojedynczego terytorialnego, narodowego, religijnego czy innego centrum. Globalny Sojusz Rewolucyjny powinien działać niezależnie od granic, ras i religii, w oparciu o wewnętrzne przekonanie osób identyfikujących się z jego manifestem. W praktyce ma to wyglądać następująco. Cytat. Jeśli jakikolwiek kraj na świecie, duży lub mały, działa przeciwko globalnej dominacji USA, NATO, zachodnich globalistów i światowego liberalnego systemu finansowego, wówczas państwo takie powinno być uważane za część Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego i wspomagane na wszelkie sposoby, niezależnie od tego, czy podzielamy wartości tego państwa, czy rządzący nimi są atrakcyjni, czy odrzucający, czy jego obecny system jest skorumpowany, czy sprawiedliwy. Nic nie powinno nas powstrzymywać przed popieraniem takiego państwa, skoro w różnych miejscach współczesnego układu krytyki władz, oczernianie i demonizacja takiego państwa może być niczym więcej niż czarną propagandą globalnych elit dyskredytujących swoich przeciwników. Koniec cytatu. Ta sama zasada miałaby być stosowana w stosunku do ruchów partii i organizacji religijnych, narodowych i politycznych. Cytat. Nie ma znaczenia, czego się domagają, czy ich cele są dobre, czy złe, czy, lubimy, czy nie lubimy ich liderów, czy ich wartości są czyste, czy nie, podobnie jak ich nastawienie, motywy i cele. Ważne jest co innego: czy walczą one ze Stanami Zjednoczonymi i światową oligarchią, czy niszczą istniejący system, lub przeciwnie, podtrzymują go, służą mu i asystują w jego funkcjonowaniu. Koniec cytatu. To samo ma odnosić się do Poszczególnych jednostek. Pod rozdział trzeci: Wielkie przebudzenie w kontrze do Wielkiego Resetu. Deklaracja ideowa zatytułowana Manifest Wielkiego Przebudzenia została umieszczona w dniu 6 lipca 2021 roku na stronie internetowej Klubu Izborskiego. Jest ona swego rodzaju polemiką Aleksandra Dugina z liberalnym porządkiem świata. A właściwie z jego nową odsłoną, która miała nastąpić, zdaniem rosyjskiego filozofa, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2020 roku w okresie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19. Klaus Schwab, założyciel i dyrektor programowy Forum i ówczesny książę Wali Karol, późniejszy król Wielkiej Brytanii Karol III, przedstawili wówczas nowe trendy w rozwoju świata. Zdaniem rosyjskiego myśliciela, celem głównym, wyrażonym w Davos, jest przejęcie kontroli nad ludzką świadomością przez wąskie grono decydentów, rekrutujących się m.in. ze światowej ponadnarodowej finansjery. Dugin krytycznie odnosi się do przemówienia księcia Karola i zarysowanych w niej. W nim planów wykorzystania odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19, których celem ma być między innymi zrównoważony rozwój. Wymaga to, jak podkreślał książę Karol, znalezienia nowych, zrównoważonych struktur produkcji, bardziej przyjaznych dla środowiska. Globalne odejście od gospodarki uzależnionej od ropy naftowej za pomocą zdecydowanej ingerencji w ceny ropy e, równoważących rynek, to kolejny ważny punkt e, krytykowany w przemówieniu księcia Karola przez Aleksandra Dugina. Podobnie jak zmiana struktury inwestycji z, udziałem na, z naciskiem na udział inwestycji zielonych i tworzeniem miejsc pracy w sektorze tzw. czystej energii, biogospodarki i tym podobnych. Dugin podkreśla rolę słowa zrównoważony jako głównego elementu koncepcji klubu rzymskiego, właśnie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Idea ta, jego zdaniem, opiera się na teorii granic wzrostu, zgodnie z którą przeludnienie planety osiągnęło punkt krytyczny, co zakładało konieczność ograniczenia liczby urodzeń. W tym kontekście rosyjski filozof próbuje zdefiniować najważniejszy sens. Wielkiego resetu, jako cytat: Zarządzanie świadomością ludzi w skali globalnej, co stanowi podstawę cancel culture, wprowadzającej cenzurę w sieciach kontrolowanych przez globalistów. Przejście do gospodarki ekologicznej i rezygnacja ze struktur przemysłowych nowoczesności, przejście do czwartej epoki gospodarczej, czyli stopniowej zamiany siły roboczej robotami i wprowadzeniu w skali globalnej rozwiniętej sztucznej inteligencji. Koniec cytatu. Podstawowym zadaniem Wielkiego Resetu ma być, zdaniem Aleksandra Dugina, kontynuacja globalizacji i wzmocnienie globalizmu. W tym kontekście Dugin dość pozytywnie odnosi się do prezydentury Donalda Trumpa i nazywa ją konserwatywną, dodając, że nurt globalizacyjny w amerykańskiej polityce poniósł w jej okresie cały szereg porażek. Dodaje, że osłabienie procesów globalizacyjnych było także jednym ze skutków rosnącej siły Chin i Rosji oraz wzrostu znaczenia krajów islamskich Iranu, Turcji, Pakistanu czy Arabii Saudyjskiej, które rozpoczęły proces wyzwalania się spod wpływów Zachodu. Rosyjski filozof kreśli w manifestie dialektyczną wizję globalnego przesilenia jako starcia dwóch sił. Z jednej strony mają to być szefowie największych korporacji, sektora Big Tech, Big Data, Big Finance, którzy mieli jego zdaniem zjednoczyć się, aby pokonać Donalda Trumpa, Władimira Putina, Xi Jinpinga, Xi Jinpinga Receba Erdoana, Ayatollaha Ali Hamenego i innych przywódców niegodzących się na zachodnią wersję globalizacji. Dugin twierdzi przy tym, że przy użyciu nowych technologii odebrano zwycięstwo wyborcze Donaldowi Trumpowi, yy, przejmując kontrolę nad świadomością, wprowadzając cenzurę internetu i dokonując manipulacji związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Podkreśla przy tym, że swego rodzaju uzasadnieniem i ułatwieniem powyższych działań była pandemia COVID-19. Dugin uważa, że pod pretekstem przepisów sanitarnych Wielki Reset ma dokonać gwałtownej zmiany struktury, struktury kontroli nad populacją Ziemi przez elity globalistyczne. Głównymi wektorami w Wielkim Resecie ma być przedkładanie interesów globalnych ponadnarodowych i wzmocnienie struktur rządu światowego i jego filii w postaci globalnych organizacji i struktur gospodarczych, wzmocnienie NATO, promowanie i wspieranie przemian demokratycznych w skali światowej itd. Tak Zdaniem rosyjskiego intelektualisty będzie to oznaczało w praktyce eskalację konfliktów z tymi krajami i systemami politycznymi, które odrzucają globalizację, przede wszystkim z Rosją, Chinami, Iranem, Turcją. Zwiększenie obecności militarnej Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, w Europie i w Afryce, rozpowszechnianie destabilizacji i tzw. kolorowych rewolucji, szerokie stosowanie praktyki ostracyzmu sieciowego, cancel culture przeciwko tym, którzy mają inny punkt widzenia, zarówno za granicą, jak i w samych Stanach Zjednoczonych. Dugin w swoich rozważaniach lubi powoływać się na raporty i analizy wpływowych amerykańskich think tanków. Przy okazji rozważań o Wielkim Resecie przywołuje Fundację Obrony Demokracji, wyrażającą poglądy amerykańskich neokonserwatystów. Twierdzi, powołując się na jeden z jej raportów, że Wielki Reset w geopolityce oznaczać będzie syntezę promocji demokracji z neokonserwatywną, agresywną strategią totalnej dominacji, która jego zdaniem ma być głównym elementem polityki neokonserwatystów. Przejawiać się to ma m.in. w kontynuowaniu i zaostrzaniu walki z Iranem i Chinami przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na konfrontacji z Rosją. W tym celu niezbędne ma być zwiększenie amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Jednym z osiowych, jedną z osiowych kwestii stanowiących rdzenie rozważania Aleksandra Dugina jest liberalizm, a konkretnie jego krytyka. Rosyjski filozof stara się przedstawić korzenie systemu liberalnego, kapitalistycznego, jako te tkwiące w scholastycznym sporze o uniwersalia. Spór, który podzielił katolickich teologów na dwa obozy, z których jeden uznawał istnienie ogólności, rodzaju, gatunku, uniwersaliów, a drugi sądził, że istnieją wyłącznie odrębne, konkretne i indywidualne przedmioty, których nazwy traktował wyłącznie w kategoriach zewnętrznych, umownych systemów. Klasyfikacji pozbawionych wewnętrznej treści miał stać się zarzewiem późniejszych, znacznie poważniejszych podziałów. Ci, którzy przekonani byli o istnieniu ogólności i gatunkowości, opierali się na klasy, klasycznej tradycji Platona i Arystotelesa. Zaczęli określać się mianem realistów, czyli tych, którzy uznawali realność uniwersaliów. Ich najbardziej znanym przedstawicielem był Tomasz Zakwinu, a także cała tradycja zakonu Dominikanów. Z kolei zwolennicy przekonania, że realne są jedynie odrębne przedmioty i istoty określili się mianem nominalistów od łacińskiego nomen oznaczającego imię. Apel o rezygnację z mnożenia bytów pochodzi właśnie od jednego z czołowych obrońców nominalizmu, ale angielskiego filozofa Williama Ockhama. Jak wskazuje Dugin, nominalizm stał się w przeszłości fundamentem liberalizmu w ideologii i gospodarce. Człowieka traktował wyłącznie jako jednostkę i nic więcej, zaś wszelkie formy tożsamości zbiorowej, jak religia, grupa społeczna i tym podobne miały zostać unieważnione. Wychodząc od nominalizmu, Dugin dzieli historię liberalizmu na trzy fazy. Pierwsza polega, polegała na wprowadzeniu go w sferze religii. Protestanci jego zdaniem zastąpili tożsamość zbiorową kościoła, odrębnymi jednostkami, które odtąd mogły interpretować Biblię w oparciu o własny rozum, odrzucając wszelką tradycję, Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa, został, w opinii Dugina zniszczony i zastąpiony klubami zainteresowań, powoływanymi dobrowolnie i oddolnie. Doprowadziło to, zdaniem rosyjskiego filozofa, do powstania niezliczonych, spierających się ze sobą protestanckich sekt. Równolegle z procesem niszczenia Kościoła jako tożsamości zbiorowej, miały zaniknąć warstwy społeczne. Dugin przedstawia to w sposób następujący: hierarchię społeczną składającą się z kapłanów, arystokracji i chłopów zastąpili nieokreśleni mieszczanie, będący oryginalnym pierwowzorem burżuazji. Wkrótce właśnie burżuazja miała wyprzeć wszystkie inne klasy społeczeństw europejskich. Druga faza rozwoju liberalizmu zdaniem Aleksandra Dugin'a przypada na wiek XX i zwycięstwo globalizacji. W wieku 20. kapitalizm napotkał na nowe wyzwania. Tym razem nie były to tradycyjne formy tożsamości zbiorowej, religijnej, grupowej czy zawodowej, lecz formy współczesne, sztucznie wykreowane, podobnie jak sam liberalizm, wywodzące się z teorii odrzucających indywidualizm i przeciwstawiających mu nowe, wytworzone konceptualnie tożsamości. Socjaliści, socjaldemokraci i komuniści pos postawili w opozycji do liberałów na tożsamość klasową, wzywając do zjednoczenia klasy robotniczej całego świata przeciwko władzy globalnej burżuazji. I wreszcie trzecia faza rozwoju liberalizmu. Zdaniem rosyjskiego myśliciela ma być to ruch gender i posthumanizm, w tym transhumanizm. Gdzie Dugin argumentuje, że po zwycięstwie nad ostatnim przeciwnikiem ideologicznym, obozem socjalistycznym, kapitalizm wszedł w decydującą fazę. Indywidualizm, rynek, ideologia praw człowieka, demokracja i wartości zachodnie miały go przybliżyć do rozstrzygającego momentu. Wydawało się, że cały spór się skończył, że nikt nie przeciwstawia indywidualizmowi i nominalizmowi niczego poważnego i systemowego to właśnie wtedy kapitalizm ma zdaniem Dugina przechodzić do fazy trzeciej. Po zwycięstwie nad Wrogiem, w wyniku dokładnych obserwacji, liberołowie mieli odkryć dwie istniejące jeszcze formy tożsamości zbiorowej. Przede wszystkim chodziło o płeć. Jest ona przecież czymś zbiorowym, oznacza albo męskie, albo żeńskie. Dlatego kolejnym krokiem ma stać się, zdaniem Dugina, likwidacja płci jako czegoś obiektywnego, istniejącego realnie i niezmiennego. Tożsamość płciowa musiała zostać zanegowana, podobnie jak inne formy. W cudzysłowie zużytej tożsamości zbiorowej, z którymi stało się to już wcześniej. Dugin stara się przedstawić trzecią fazę liberalizmu, jako proces konsekwentnie dążący do zastąpienia ludzi cyborgami, sieciami sztucznej inteligencji i wytworami inżynierii genetycznej. W ślad za tym, co można określić jako gender optional, ma kroczyć human optional ma z kolei wynikać z nurtu posthumanizmu, postmodernizmu i realizmu spekulatywnego w filozofii, a z każdym dniem jego realizacja ma być łatwiejsza z technologicznego punktu widzenia. Transhumaniści i akceleracjoniści, czyli zwolennicy przyspieszenia biegu historii, oczekują tylko, zdaniem Rosjanina, na moment nastania osobliwości technologicznej, technologicznej, czyli czas, w którym sztuczna inteligencja ma osiągnąć parametry porównywalne z ludzką. Dugin podkreśla przy tym, że zanegowanie płci i przejście do paradygmatu posthumanistycznego byłoby niemożliwe w tak krótkim czasie bez osiągnięć zaawansowanych technologii, zintegrowania społeczeństw w sieci społecznościowe, które jego zdaniem są ściśle kontrolowane przez liberalne elity w totalitarny sposób. W optyce rosyjskiego filozofa po rozpadzie Związku Radzieckiego i nadejściu jednobiegunowej chwili w latach 90. XX wieku liberalizm pozostał bez zewnętrznych oponentów. Przyjęty przez Chiny, Rosję i świat islamski kapitalizm miał prędzej czy później doprowadzić do procesu demokratyzacji politycznej, osłabienia suwerenności narodowej i w końcu przyjęcia globalnego systemu, czyli rządu światowego. Równolegle, jak podkreśla rosyjski filozof, globaliści przystąpili do kolejnych kroków w, realiza w realizacji swojego zasadniczego programu. Likwidacji wszystkich pozostałych jeszcze form tożsamości zbiorowej. Dotyczyło to przede wszystkim polityki gender, a także zwiększenia napływu imigracji, mającej na celu ostateczne rozmycie tożsamości kulturowej społeczeństw zachodnich, w tym europejskiego i amerykańskiego. W ten sposób główny cios globalizacji miał zostać wymierzony we własną ludność. W związku z powyższym na zachodzie, zdaniem Dugina, zaczął pojawiać się w cudzysłowie wróg wewnętrzny. Stały się nim te siły, które wystąpiły przeciwko likwidacji tożsamości płciowej, likwidacji resztek tradycji kulturowej i osłabieniu klasy średniej. Ten rosnący w siłę Ruch oporu, nazwany uogólniająco populizmem lub prawicowym populizmem, miał nawiązywać do samej ideologii liberalnej, kapitalizmu i liberalnej demokracji. Wolność rozumiano tu jako wolność posiadania dowolnych poglądów, a nie wyłącznie tych odpowiadających normom poprawności politycznej. Ci, którzy interpretowali demokrację, w cudzysłowie po staremu, jako rządy większości, nie tylko zaczęli sprzeciwiać się jej nowej interpretacji jako władzy mniejszości skierowanej przeciwko większości, ale jeszcze zdołali zwyciężyć i wprowadzić do Białego Domu swojego prezydenta, którym miał być Donald Trump. W wizji Dugina to właśnie prezydent Trump był koszmarem globalistów. Pisze nawet o fenomenie, fenomenie trampizmu, który miał w wielu sprawach przerastać osobowość samego Donalda Trumpa. Rdzeniem trumpizmu, zdaniem Dugina, stał się nie tyle sam Donald Trump, co wprowadzona przez niego linia oporu wobec globalistów. W procesie kształtowania się tego rdzenia ważną rolę odegrał amerykański intelektualista o prawicowych poglądach, konserwatywnych poglądach Steve Bannon, który zmobilizował poparcie dla Trumpa wśród szerokich grup młodzieży i różnorodnych ruchów konserwatywnych Dugin podkreśla tutaj, że Bannon zainspirowany był myślicielami z kręgów tradycjonalizmu integralnego jak na przykład Julius Evola i tym samym jego opozycyjność wobec globalizmu i liberalizmu miała znacznie głębsze podłoże Dodaje przy tym, że ważną rolę w trampizmie odegrali konsekwentni paleokonserwatyści, izolacjoniści i nacjonaliści wymienia tutaj Patryka Buchanana czy Rona Pola, a także zepchnięci na margines w latach osiemdziesiątych przez neokonserwatystów adepci filozofii antyliberalnej i antymodernistycznej Richard Weaver i Russell Kirk. Wyrazicielami masowej mobilizacji Trumpistów mieli stać się przedstawiciele sieciowej organizacji QAnon, którzy nadali nowy ton krytyce liberalizmu. Drugin podkreśla, że to właśnie zwolennicy QAnon, będący awangardą masowego w cudzysłowie konspirologicznego populizmu, stanęli na czele protestów na początku stycznia 2021 roku. Wtedy, oburzeni rzekomym sfałszowaniem wyborów, wyborcy Trumpa wtargnęli na kapitol. Aleksander Dugin w swojej wizji liberalizmu jako głównego wroga dla tradycji ludzkości jako takiej, bardzo często podkreśla, że celem tej ideologii jest wyzwolenie jednostki od wszystkich form tożsamości zbiorowej, a ostatnim akordem ma być nadejście posthumanizmu i możliwości zastąpienia ludzkości inną, tym razem postludzką cywilizacją maszyn. Do tego. Ma jego zdaniem doprowadzić konsekwentny, traktowany w absolutnych kategoriach indywidualizm. Zdaniem rosyjskiego myśliciela, rozwój technologii komputerowych i inżynieria genetyczna spowodują, że nowe istoty będą nie tyle zwierzętami, co maszynami. Z tym ma być związana perspektywa nieśmiertelności, która zapewne stanie się jego zdaniem możliwa dzięki wirtualnemu zapisowi osobistych wspomnień. Jak podkreśla w ten sposób, In, cy, cytat, indywiduum przyszłości jako ostateczny cel całego programu liberalizmu nie gwarantuje realizacji głównego zadania liberalnego postępu, swojej indywidualności. Liberalna istota przyszłości nawet w teorii reprezentować będzie nie niepodzielne indywiduum, lecz przeciwnie. Dividuum, czyli coś podzielnego i składającego się z wymiennych części, swego rodzaju maszynę składającą się z kombinacji elementów. Koniec cytatu. I w tym momencie czas na klu myśli Dugina odnośnie do projektu Wielkiego Resetu, który jego zdaniem ma być tak naprawdę planem likwidacji ludzkości. Panaceum na rzekomy plan likwidacji ludzkości ma być wielkie przebudzenie. Samo hasło Dugin zaczerpnął od przedstawicieli amerykańskich antyglobalistów na czele z redaktorem alternatywnego kanału telewizyjnego InfoWars Alexem Jonesem. Co ciekawe, sam Alex Jones kończy każdy swój program takim zawołaniem You are resistance. Wy jesteście Ruchem oporu. Wpisuje się to w strategię oporu niekierowanego, którą szeroko rozwija nie tylko teoretycznie sam Aleksander Dugin, co zostało omówione przy okazji opisu działalności i założeń ideologicznych globalnego sojuszu rewolucyjnego. Biorąc pod uwagę, że ani Jones, ani QAnon nie mają ściśle określonego światopoglądu, mogą stanowić, być może także nieświadomie, dogodne narzędzie dla. Tego typu działań, w które wpisuje się Aleksander Dugin. Dugin stawia silne akcenty, podobnie jak w przypadku Globalnego Sojuszu re Rewolucyjnego, na oddolność ruchu. Podkreśla, że cytat: Wielkie przebudzenie to nie dzieło elit intelektualistów, lecz ludu, mas i zwykłych ludzi. Przebudzenie nie jest związane z analizą ideologiczną, jest spontaniczną reakcją niezbyt kompetentnych w sprawach filozofii mas, które namacalnie i nagle, jak bydło idące na rzeź, uświadomiły sobie, że ich los został już przesądzony przez rządzących i że w przyszłości dla ludzi nie będzie już miejsca. Wielkie przebudzenie jest spontaniczne, często nieświadome, intuicyjne i ślepe. Nie znalazło jeszcze wyrazu świadomości, umiejętności, wnioskowania i głębokiej analizy historycznej. Jak widzieliśmy na kadrach z Kapitolu, aktywiści trampistowscy i uczestnicy QAnon wyglądają jak postaci z komiksów lub czy superbohaterowie z seriali Marvela. Konspirologia jest dziecięcą chorobą antyglobalizmu. Z drugiej jednak strony jest to początek fundamentalnego procesu historycznego. Tak właśnie rodzi się biegun opozycji wobec kierunku dziejów narzucanego przez liberałów, koniec cytatu. Rosyjski ideolog z wyrachowaniem unika nasączania ideologią rodzącego się ruchu opartego o zasady sieciowości. Pisze chłodno, że, cytat, nie ma co się śpieszyć z obciążaniem tezy o wielkim przebudzeniu ideologicznym uszczegółowieniem, fundamentalnym konserwatyzmem, w tym religijnym, tradycjonalizmem, marksistowską krytyką kapitału czy anarchistycznym protestem dla protestu. Wielkie przebudzenie jest czymś bardziej organicznym, spontanicznym, a jednocześnie mającym charakter tektonicznej przemiany. Ludzkość nieoczekiwanie doznaje olśnienia świadomością bliskości swojego nieuniknionego kresu. Wielkie przebudzenie to spontaniczna odpowiedź ludzkich mas na wielki reset. Oczywiście można spojrzeć na nie sceptycznie, przecież liberalne elity, szczególnie obecnie, mają w swych rękach zarządzanie wszystkimi podstawowymi procesami cywilizacyjnymi. Koniec cytatu. Wielkie przebudzenie ma być oddolnym ruchem sprzeciwu wobec wielkiego resetu i swoistym niekierowanym ruchem o charakterze sieciowym, zwróconym przeciwko elitom liberalnym. Co więcej, ma być to wyraz sprzeciwu wobec nadchodzącej osobliwości technologicznej. Wszelkiego rodzaju ruchy transhumanistyczne i posthumanistyczne mają być traktowane tak samo wrogo jak globaliści. Ma być to wyraz sprzeciwu wobec planów Cytat: Zastąpienia ludzi nowymi istotami, dywiduami. Koniec cytatu. Dugin nie tylko nie ogranicza się w swoich twierdzeniach do jakiejkolwiek próby ideologizowania idei wielkiego przebudzenia, ale stara się także unikać podziałów na prawicę i lewicę. Wskazuje, że prawica, ograniczona do ram swoich państw i kultur narodowych, nie dostrzega, że w takim samym, beznadziejnym jego zdaniem położeniu, znalazły się narody z innych cywilizacji. Wymaga to jego zdaniem poszukiwania nowej platformy dla wielkiego przebudzenia, co prawda zrodzonego w Stanach Zjednoczonych, ale wychodzącego dziś poza granice pojedynczych państw. Twierdzi, cytat, powinniśmy sięgnąć poza granice amerykańskiego społeczeństwa i względnie krótkiej historii Ameryki i szukać natchnienia w innych cywilizacjach, przede wszystkim w nieliberalnych ideologiach samej Europy. To jednak nie wystarczy, bo dokonując dekonstrukcji liberalizmu powinniśmy znaleźć punkty oparcia w różnych cywilizacjach ludzkości, daleko wykraczających poza Zachód, z którego przecież pochodzi fundamentalne zagrożenie i na terenie którego w szwajcarskim Davos ogłoszono wielki reset. Koniec cytatu. W kontekście geopolitycznym, zdaniem Dugina, Wielki Reset dąży do powrotu świata jednobiegunowego, by następnie przejść do stanu globalistycznej bezbiegunowości, w której elity staną się dosłownie internacjonalistyczne i rozproszone będą po całym świecie. W tym kontekście ostrzega, że globalizm, globalizm tak rozumiany, oznacza kres samych Stanów Zjednoczonych jako kraju, państwa i społeczeństwa. Co istotne, formułuje tutaj przekaz, który może być atrakcyjny dla sporej części amerykańskiego społeczeństwa. Promuje przy tym pojęcie wielobiegunowości, które ma pozwolić ocalić narody i społeczeństwa. Wsparcie dla tej idei w samych Stanach Zjednoczonych ma iść ze strony trampizmu. W jego opinii obecnie Stany Zjednoczone znajdują się faktycznie w stanie wojny. Domowej. Jego zdaniem władzę przejęli w cudzysłowie liberalni bolszewicy, a ich przeciwnicy zepchnięci zostali do opozycji i znaleźli się na granicy delegalizacji. Wybór dla Amerykanów ma być prosty: albo Biden, albo wolność. Tak przedstawia to rosyjski filozof. Co do samej Europy, to jednym z najważniejszych planów w walce z liberalizmem ma być ustanowienie europejskiego bieguna wielkiego przebudzenia. Aby to mogło się ziścić, muszą być wykonane, zdaniem rosyjskiego filozofa, dwa zadania ideologiczne: ostateczne zatarcie granicy między lewicą i prawicą, a także sformułowanie samodzielnego modelu ideologicznego, populizmu integralnego. Polegać on ma na radykalnej krytyce liberalizmu i jego wyższego stadium globalizmu, przy jednoczesnym przywiązaniu do sprawiedliwości społecznej i tradycyjnej tożsamości kulturowej. Ciekawe miejsce w duginowskim modelu walki z liberalizmem zajmują współczesne Chiny. Rosyjski filozof podkreśla, że Chińska Republika Ludowa skorzystała z możliwości stworzonych przez globalizację, by wzmocnić własną gospodarkę, ale przy tym, cytat, nie zaakceptowała jednak u siebie ducha globalizmu, liberalizmu, indywidualizmu i nominalizmu jako ideologii. Chiny przejęły od Zachodu to, co go wzmacniało, a odrzuciły to co go osłabiało. Koniec cytatu. Dodaje przy tym, że Chińczycy stanowią społeczeństwo tradycyjne, z liczącą wiele tysięcy lat historią i trwałą tożsamością. Uważa, że globaliści nie będą współpracować z Chinami, które będą wzmacniać struktury wielobiegunowe, a co więcej, mogą stać się najważniejszym biegunem wielkiego przebudzenia. Niewątpliwie Dugin nie dostrzega lub celowo unika konstatacji, że nowoczesne projekty technologii informatycznych, inżynierii genetycznej, nanotechnologii i tym podobnych, związanych także z, w cudzysłowie z udoskonaleniem człowieka, są szeroko dziś rozwijane w państwie środka. To właśnie Chiny stały się dziś wielkim laboratorium inżynierii społecznej na czele z programem tzw. kredytu społecznego i trudno się łudzić, że zaprzestaną rozwoju sztucznej inteligencji czy też prób łączenia sztucznej inteligencji z człowiekiem. Kolejnym sojusznikiem w projekcie wielkiego przebudzenia w wizji rosyjskiego myśliciela mają być narody cywilizacji islamskiej wśród krajów muzułmańskich w największej opozycji wobec strategii globalistycznej. Zdaniem Dugin'a znajdują się szyicki Iran i sunnicka Turcja. Zdaniem rosyjskiego filozofa nadrzędną motywację Iranu stanowi religijne wyobrażenie nadchodzącego końca świata i ostatniej bitwy, w której głównego e, przeciwnika, Dajala, e, jednoznacznie dostrzega się w zachodzie, liberalizmie i globalizmie. Turcję zaś mają kierować względy bardziej pragmatyczne, dążenie do wzmocnienia i zachowania tożsamości narodowej i zabezpieczenia tureckich wpływów na Bliskim Wschodzie oraz we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. W powyższym kontekście koncepcja Wielkiego Przebudzenia mogłaby, zdaniem Dugina, odegrać rolę platformy ideologicznej służącej zjednoczeniu świata islamskiego. W całym projekcie Wielkiego Przebudzenia kluczową rolę miałaby także odegrać sama Federacja Rosyjska. Dugin kreśli tutaj obraz Rosji jako ostoi wspólnoty, gdzie takie kategorie jak gatunek, rodzaj, Cerkiew, tradycja, lud, mocarstwo mają opierać się na tożsamości zbiorowej, w cudzysłowie przeciwstawnej burżuazyjnemu indywidualizmowi. Rosjanie, w trakcie swoich dziejów, zdaniem Dugina, mieli być ostoją oporu wobec wszelkich form nominalizmu. Zatem rola Rosji sprowadzać się ma do tego, by w cudzysłowie nie tylko wziąć aktywny udział w wielkim przebudzeniu, lecz także stanąć w jego awangardzie, ogłosić imperatyw międzynarodówki ludów w walce z liberalizmem. W swoim manifestie Dugin podkreśla, że ogromny wpływ na tożsamość Rosji wywarł także czynnik wschodni, turański. Przywołując Lwagu Milowa wskazuje, że państwowość mongolska Ery stanowiła ważną inspirację dla scentralizowanej struktury typu imperialnego, która pozwoliła Rosjanom zdobyć pozycję mocarstwa. A w wizji Dugina Rosja stała się spadkobierczynią dwóch imperium, które upadły mniej więcej w tym samym czasie w XV wieku bizantyjskiego i mongolskiego. To jego zdaniem zobowiązuje. Cytat. Imperium stało się naszym przeznaczeniem. Pisze wprost. Czym zatem ma być przebudzenie dla Rosji? Aleksander Dugin nawet nie próbuje przedstawiać tego w formie zawoalowanej. Artykułuje bezpośrednio, cytat. Nasze przebudzenie nie jest możliwe bez powrotu będącej częścią naszego historycznego przeznaczenia, misji imperialnej. Koniec cytatu. Oczywiście dodaję zaraz, że realizacja rosyjskiej misji imperialnej nie ma na celu cytat narzucenia innym narodom kulturom i cywilizacją rosyjskiej i prawosławnej prawdy, lecz aby odrodzić, wzmocnić i obronić naszą tożsamość i w miarę możliwości pomóc innym odradzać, wzmacniać i bronić ich. Tożsamości. Nasza misja polega na tym, by stać się katechonem powstrzymującym i tamującym nadejście ostatecznego zła. Koniec cytatu. Dugin dostrzega, że na Zachodzie i w samych Stanach Zjednoczonych są ludzie, którzy nie zgadzają się z obecnym porządkiem międzynarodowym. Tych, którzy nie akceptują modernizmu i postmodernizmu, którzy identyfikują się jako obrońcy duchowej tradycji przednowoczesnego Zachodu. Tych wszystkich zaprasza do wspólnej walki, do buntu przeciwko nowoczesnemu i ponowoczesnemu światu. Jako sojuszników Rosji wymienia wszystkie siły, które walczą z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z liberalną demokracją i tak dalej. Wspólny wróg miałby być podstawą do wszelkiego rodzaju sojuszy politycznych. Wymienia w tym kontekście m.in. chrześcijan, muzułmanów, hinduistów, żydów, chińczyków i wszelkiego rodzaju przedstawicieli radykalnych skrzydeł prawicy i lewicy na całym świecie kwestionujących obecny porządek. Rozwijając swoje poglądy Dugin doszedł do wniosku, że taktycznym sojusznikiem Rosji jest część opozycji w Stanach Zjednoczonych, którą określa zbiorczym terminem Trumpiści. W manifestie wielkiego przebudzenia wyraźnie pobrzmiewają rozważania rosyjskiego geopolityka sprzed dekady. Są one jednak elastycznie wkomponowane w nową sytuację polityczną i gospodarczą na świecie. Twórczość intelektualna Aleksandra Dugina staje się jednym z elementów kształtowania rosyjskiej narracji strategicznej na eksport. Jest adresowana przede wszystkim do środowiska radykalnych w Europie, prawicowych i lewicowych, do elit intelektualnych w krajach Ameryki Łacińskiej, w świecie islamu i w Afryce. Rozdział 5. Współczesny porządek międzynarodowy Podrozdział 1. Multipolarność Analizując stosunki międzynarodowe, globalny i regionalny układ sił i interesów, Aleksander Dugin konstatuje, iż obecnie na świecie nie ma definitywnie ustalonego jednego porządku światowego. Podkreśla, że obserwujemy przemianę architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Mamy do czynienia z procesem policentryzacji świata, czyli tworzeniem się nowego układu sił bez jednego globalnego hegemona. Za to z potęgami regionalnymi, dzielącymi się na nowo strefami wpływów. Patrząc na ten proces z punktu widzenia nauk społecznych, rosyjski badacz podkreśla, że kształtuje się pewien nowy paradygmat, którego cechy nadal nie zostały określone. Koncepcja nowego porządku światowego była popularna u schyłku zimnej wojny w końcu lat 80. XX wieku w erze Gorbaczowa w Związku Radzieckim. Wówczas perspektywa współpracy między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi była uważana za bliską i bardzo prawdopodobną. Okres po zakończeniu zimnej wojny, zdaniem rosyjskiego geopolityka, rozpoczął się fatalnie dla Rosji. W jego opinii zwycięstwo Atlantystów nad Związkiem Radzieckim, który utożsamia z Hartlandem, oznaczało wejście w radykalnie nową erę, która Wymaga od tego ośrodka siły oryginalnych modeli geopolitycznych. Status geopolityczny wszystkich tradycyjnych terytoriów, regionów, stanów i związków zmienił się dramatycznie. W optyce Dugina opcja atlantycka posługuje się dwoma podstawowymi schematami myślenia. Jeden z nich nazywa pesymistycznym, drugi optymistycznym dla atlantyzmu. Ten pierwszy dziedziczy linię konfrontacji z kontynentem i przewiduje powstawanie nowych bloków eurazjatyckich opartych na tradycjach cywilizacyjnych i stabilnych archetypach etnicznych. Opcję tę Dugin nazywa neoatlantyzmem. Jej istota sprowadza się ostatecznie do kontynuacji rozważań nad geopolitycznym obrazem świata z perspektywy fundamentalnego dualizmu za najwybitniejszego przedstawiciela tego neoatlantyckiego podejścia rosyjski geopolityk uznawał Samuela Huntingtona. Drugi schemat, oparty na tym samym początkowym obrazie geopolitycznym, jest przeciwny, optymistyczny dla atlantyzmu w tym sensie, że uznaje sytuację, która rozwinęła się w wyniku zwycięstwa Zachodu w zimnej wojnie za ostateczną i nieodwołalną. Na tym opierać się ma zdaniem dugina teoria mundializmu, koncepcja końca historii i koncepcja jednego świata. Z teorii tej wynikać ma, że wszelkie formy zróżnicowania geopolitycznego, kulturowego, narodowego, religijnego, ideologicznego czy państwowego zostaną ostatecznie przezwyciężone i nadejdzie era jednej uniwersalnej cywilizacji opartej na zasadach liberalnej demokracji. Historia zakończy się wraz z konfrontacją geopolityczną, która początkowo nadała historii główny impet. I z tym projektem geopolitycznym Dugin wiąże nazwisko amerykańskiego politologa Francisa Fukuyamy. Rozważając różne koncepcje nowego porządku światowego, Dugin stwierdza, że jeden ze scenariuszy opierał się na realizacji teorii konwergencji, która zakładała syntezę dwóch formacji politycznych radzieckiego socjalizmu i zachodniego kapitalizmu, a także bliską współpracę Związku Radzieckiego i USA w rozwiązywaniu problemów regionalnych, jak na przykład w przypadku pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Jednak po rozpadzie Związku Radzieckiego plan ten został odsunięty na bok i zapomniany. Po 1991 roku zapanował świat jednobiegunowy z globalną hegemonią USA. Ten fenomen został doskonale opisany w utopii politycznej Fukuyamy jako tak zwany koniec historii. Ten porządek światowy, który ignorował wszystkie inne bieguny siły oprócz Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, głównie Europy i Japonii, zdaniem Dugina został zaprojektowany nie tylko jako uniwersalne rozprzestrzenianie wolnorynkowej gospodarki, demokracji politycznej i ideologii praw człowieka rozumianej jako globalny wzorzec, ale także jako instrument dający Waszyngtonowi wolną rękę w ingerencje wewnętrzne sprawy innych państw. Zdaniem rosyjskiego geopolityka proces policentryzacji świata wskazuje, że przyszłość Stanów Zjednoczonych nie jest pewna. Jego zdaniem obecnie Stany Zjednoczone są poddawane testowi na globalną hegemonię i muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, z których niektóre są nowe i niespotykane. Dogin twierdzi przy tym, że Amerykanie mają do wyboru trzy możliwe drogi. Po pierwsze, utworzenie Amerykańskiego imperium w pełnym tego słowa znaczeniu, składającego się z technologicznie i społecznie rozwiniętego, skonsolidowanego obszaru nazwijmy to imperialnego rdzenia, oraz zewnętrznych terytoriów które są podzielone, sfragmentaryzowane i ciągle niespokojne, bliskie chaosu. Ten model przypisuje amerykańskim neokonserwatystom. Drugi wariant to stworzenie multilateralnej jednobiegunowości, w ramach której Stany Zjednoczone współpracują z przyjaznymi mocarstwami, takimi jak Kanada, Europa, Australia, Japonia, Izrael, w celu rozwiązania problemów lokalnych i wywarcia presji na tzw. państwa zbójeckie, np. Iran, Wenezuela, Białoruś, Korea. Północna, lub na kraje niezdecydowane, które dążą do zapewnienia swojej niezależności na szczeblu regionalnym. I tutaj wymienia Chiny i Rosję. Ten model przypisywał administracji Baracka Obamy i części demokratów. I wreszcie wariant ostatni, czyli popieranie przyspieszonej globalizacji. Ten wariant zakłada stworzenie rządu światowego i szybkiej desuwerenizacji państw narodowych na rzecz w cudzysłowie Stanów Zjednoczonych Świata, zarządzanych przez globalną elitę. Projekt ten Dugin przypisuje Radzie do Spraw Stosunków Międzynarodowych, George'owi Sorosowi i jego fundacjom i w tym zakresie uznaje kolorowe rewolucje za najskuteczniejsze narzędzie destabilizacji i ostateczne zniszczenie państw narodowych. Powyższe warianty rozwoju architektury bezpieczeństwa międzynarodowego miałyby zapewnić amerykanocentryczne ujęcie świata, ale jak podkreśla Dugin, nie jest to jedyna możliwa droga rozwoju międzynarodowego porządku. Również inne, alternatywne koncepcje struktury ładu międzynarodowego muszą być brane pod uwagę jego zdaniem przez Rosję i inne państwa niegodzące się na świat jednobiegunowy. Aktorzy na drugim i trzecim planie geopolitycznym, jak określa to rosyjski filozof, w przypadku triumfu strategii amerykańskiej bezsprzecznie staną się przegranymi. Narody, społeczności, kultury, które przy wprowadzeniu amerykańskich zamiarów straciłyby bezwarunkowo, nie odnosząc żadnych korzyści. Grupa tych podmiotów jest zdaniem rosyjskiego filozofa liczna i zróżnicowana. Dugin dzieli ją na kilka typów. Pierwszy typ stanowią państwa narodowe, działające na różnym poziomie efektywności, które nie chcą zrzekać się swojej suwerenności na rzecz jakiejkolwiek zewnętrznej, ponadnarodowej władzy, niezależnie od tego, czy jest to jawna hegemonia USA, globalny rząd oparty na zachodnich wartościach, czy też nieuporządkowany rozkład i dezintegracja. Zdaniem Rosjanina obecnie jest wiele takich państw, począwszy od Chin, Rosji, Iranu, Indii, a kończąc na różnych krajach latynoamerykańskich i islamskich. Są one niechętne jakiejkolwiek radykalnej przemianie, przewidując, że prowadziłoby to do nieodwracalnej utraty suwerenności. Dlatego są gotowe przeciwstawiać się głównym trendom w globalnym polu geopolitycznym lub dos dostosować się do nich w taki sposób, aby uniknąć nieuniknionych skutków strategii amerykańskiej, bez względu na to, czy jest ona imperialistyczna, czy globalistyczna. Taka wola utrzymania suwerenności jest zdaniem Dugina odzwierciedleniem naturalnych sprzeczności i stanowi jeden z głównych elementów oporu wobec trendów proamerykańskich czy też globalistycznych. Te kraje nie proponują konkurencyjnej wizji przyszłego ładu świata. Ich głównym celem jest zachowanie status quo i utrzymanie koncepcji państw narodowych w obecnej formie. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, są gotowe do modernizacji swoich państw lub dostosowania ich do nowych realiów. Dugin wymienia tutaj państwa, które określa zbiorczym mianem klubu suwerenności narodowej. Zalicza do nich te państwa, które starają się przystosować swoje społeczeństwa do standardów zachodnich, utrzymując przyjazne relacje z Zachodem i USA, ale jednocześnie dążąc do uniknięcia utraty suwerenności na przykład Indie, Turcja, Brazylia, do pewnego stopnia także USA i, także Rosja i Kazachstan. Kolejną kategorią są te państwa, które są skłonne do współpracy z USA, ale tylko pod warunkiem nienaruszania ich, ich spraw wewnętrznych, takie jak Arabia Saudyjska, Pakistan i tym podobne. Następnym rodzajem państwa, które współpracują z USA, ale jednocześnie chronią swoją autonomię społeczną, co realizują poprzez filtrowanie wpływów kulturowych zachodu i odrzucanie tych elementów, które uważają za niezgodne z własną kulturą. Stosując ten filtr, dążą do wykorzystania. Tych korzyści, które wynikają z tej współpracy na rzecz wzmacniania suwerenności państwa, np. Chiny. I wreszcie te państwa, które przeciwstawiają się hegemonii Stanów Zjednoczonych, otwarcie odrzucając wartości Zachodu i hegemonię amerykańską, np. Iran, Wenezuela czy Korea Północna. Drugą grupą aktorów sprzeciwiających się porządkowi jednobiegunowemu zdaniem Aleksandra Dugina są te składające się z podgrup narodowych, ruchów i organizacji, które są przeciwstawne i przeciwne Amerykanizacji i globalnej strukturze politycznej, głównie ze względu na przekonania ideologiczne, religijne i kulturowe. Te grupy są bardzo różnorodne i przyjmują różne e, zru, formy w zależności od kraju, w którym działają. Często opierają swoje działania na przekonaniach religijnych, które są diametralnie różne od świeckiej doktryny amerykanizacji, zachodniocentrycznego spojrzenia i globalizacji. Mogą jednak również podążać za doktrynami etnicznymi czy ideologicznymi, takimi jak socjalizm czy komunizm. Dogin podkreśla, że paradoksem jest, iż w zglobalizowanym świecie, który ma na celu standaryzację i likwidację lokalnej autonomii lub zbiorowej tożsamości na rzecz indywidualizmu, tego typu podmioty subnarodowe łatwo transformują się w podmioty transnarodowe, ponieważ wyznawcy tych samych religii i ideologii mogą działać w różnych państwach narodowych. W obrębie tych grup można znaleźć pewne alternatywne e, Perspektywy na przyszły ład światowy, które zdaniem Rosjanina można skontrastować z wizją zachodocentryczną czy amery amerykanocentryczną. Inaugurację piątej kadencji prezydenckiej Władimira Putina w dniu 7 maja 2024 roku Aleksander Dugin nazwał, cytat, nowym etapem w historii Rosji. W swojej analizie skoncentrował się głównie na Aspektach ideologicznych, marginalizując aspekty geopolityczne, podkreślał, że towarstwa aksjologiczna może stać się głównym wektorem rozwoju Rosji w kontekście międzynarodowym. Po raz kolejny podkreślił wagę konfrontacji Rosji z Zachodem. To nieodłączny element dialektyki geopolitycznej dugina. Moskwa jest w tej optyce stałym kontrapunktem wobec w cudzysłowie zgniłego Zachodu. Rosyjski filozof podkreśla, że wojna na Ukrainie to cytat zderzenie dwóch systemów wartości. Współczesny, kolektywny Zachód, autor czwartej teorii politycznej, postrzega przede wszystkim przez pryzmat lansowania środowisk LGBT, gender, promocji indywidualizmu, kosmopolityzmu, cancel culture, czyli kultury wykluczenia, trans i posthumanizmu, promowania imigracji i multikulturalizmu, niszczenia tradycyjnych tożsamości, teorii krytycznej i postmodernizmu. Z kolei w opozycji stawia Rosję i kraje globalnego południa, z którymi wiąże takie wartości jak tradycyjny model rodziny, hierarchię społeczną, patriotyzm, tożsamość zbiorową, religię czy prawdę historyczną. Krótko mówiąc, Rosję utożsamia z tradycją, zaś Zachód z antytradycją. Z jednej strony globalistyczny, liberalny, antytradycyjny Zachód, z drugiej, świat wielobiegunowy, policentryczny, przywiązany do tradycyjnych wartości. A w tej perspektywie każdy z geopolitycznych biegunów zachowuje prawo do własnej tożsamości tradycji i systemu wartości. W świecie multipolarnym, w odróżnieniu od modelu jednobiegunowego, zdaniem Dugina nie ma prób narzucania tzw. wartości uniwersalnych. Jako przykład podaje współczesne Chiny, które z jednej strony odrzuciły zachodni model liberalny, jednocześnie nie narzucając swojego systemu ideologicznego innym państwom. Idąc dalej, wskazuje także na Indie, kraje Ameryki Łacińskiej, świat islamu czy wiele państw afrykańskich, które również mają zwracać się ku tradycji i odrzucać model jednobiegunowy. W tym rodzącym się nowym układzie międzynarodowym Dugin widzi dla Rosji wyjątkową szansę czyli cytat objęcie przywództwa w światowym zwrocie konserwatywnym. Stara się przy tym dowieść, że wszystkie cywilizacje świata są z punktu e, widzenia takiego rudymentarnego, podstawowego, fundamentalnego, konserwatywne. Natomiast na zerwanie z korzeniami miała zdecydować się cywilizacja zachodnia, która obecnie zdaniem Rosjanina buduje cytat, kulturę degeneracji, perwersji, patologii i technicznego zastępowania ludzi organizmami postludzkimi, od sztucznej inteligencji po cyborgi. Koniec cytatu. Rosyjski geopolityk sugeruje wręcz Władimirowi Putinowi ogłoszenie doktryny tradycji jako głównej misji ideologicznej państwa rosyjskiego podczas jego piątej kadencji prezydenckiej. Stara się przy tym sugerować, że taka rola byłaby dobrze widziana także w wielu krajach globalnego południa. Pisze m.in. cytat: Rosja jest w stanie wojny z roszczeniami cywilizacji zachodniej do jej uniwersalności, jej wartości i całkowicie opowiada się za tradycją, zarówno własną, lud rosyjski, państwo prawosławne, jak i wszystkich innych. Przecież im także w przypadku triumfu globalizmu i utrzymania hegemonii z Zachodu, grozi nieunikniona zagłada. Koniec cytatu. Pod rozdział drugi, w cudzysłowie, Rosja nie do pomyślenia bez imperium. W swojej koncepcji geopolitycznej Aleksander Dugin podkreśla, że Rosja nigdy nie przystawała do modelu państwa narodowego, który był charakterystyczny dla współczesnej Europy i który rozprzestrzenił się na Azję i cały trzeci świat w epoce kolonialnej i postkolonialnej państwo narodowe rosyjski filozof definiuje jako twór opierający się na administracyjnej jedności i centralizmie biurokratycznym tworzący polityczną wspólnotę związaną ściśle z danym narodem model ten wyewoluował najpierw we Francji absoluty, absolutystycznej a następnie utrzymał się w rewolucyjnym modelu jakobińskim tak rozumiane państwo narodowe było pierwotnie zdecydowanie świeckie i przede wszystkim stanowiło jedność polityczną takie państwo opiera się na równości etnicznej, wyznaniowej i klasowej populacji, akcentując jednolite standardy prawne i proceduralne w społeczeństwie, nie uwzględniając regionalnych, religijnych ani rasowych różnic. Dugin podkreśla, że państwo narodowe może być nominalnie monarchiczne, demokratyczne lub socjalistyczne. Istotą tego modelu nie jest zatem konkretny system polityczny, lecz postrzeganie państwa jako instytucji administracyjno-centralistycznej ponad wszelkimi różnicami społeczno-etnicznymi i kulturowo-religijnymi. Zaznacza przy tym, że pojęcie naród ma tutaj czysto polityczne znaczenie, różniące się od tego, jakie nadają mu nacjonaliści. Zamiast Rosji jako państwa narodowego, Dugin rysuje wizję nowego imperium eurazjatyckiego. Wymienia szereg cech, które powinno posiadać. W jego wi wizji nie powinno być potęgą regionalną ani państwem narodowym. Powinno być zbudowane od razu dokładnie tak jak imperium, a u podstaw jego projektu powinny już leżeć pełnoprawne i rozwinięte czysto imperialne zasady. W tym duchu imperium to nie tylko bardzo duże państwo. To blok strategiczny i geopolityczny, który przekracza parametry zwykłego państwa. To jest superpaństwo. Rosjanin przekonuje, że prawie nigdy zwykłe państwo nie przekształciło się w imperium imperia zostały zbudowane jego zdaniem natychmiast jako wyraz szczególnej woli cywilizacyjnej jako supercel jako gigantyczny impuls do budowy porządku światowego Rosyjski geopolityk pisze wprost cytat Dlatego już dziś należy zdecydowanie powiedzieć nie państwo rosyjskie ale imperium rosyjskie nie drogą ewolucji społeczno-politycznej, ale drogą rewolucji geopolitycznej. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o geopolityczne i ideowe kontury, w cudzysłowie nowego cesarstwa rosyjskiego, to Dugin kreśli kilka podstawowych: są to elastyczna i zróżnicowana struktura etniczno-religijna, uwzględniają, uwzględniając etniczne, religijne, kulturowe, etyczne, i tym podobne cechy regionów, granice morskie lub przyjazne bloki na sąsiednich terytoriach kontynentalnych, elastyczny udział państwa w zarządzaniu gospodarką i dotyczący tylko obszarów strategicznych. Oprócz powyższych cech Rosjanin podkreśla konieczność, cytat, wypełnienia religijno-monarchicznej formuły prawdziwie sakralną treścią utraconą pod wpływem laickiego Zachodu na Dynastie Romanowów, dokonanie ortodoksyjnej konserwatywnej rewolucji w celu powrotu do źródeł prawdziwie chrześcijańskiego światopoglądu. Koniec cytatu. Dugin odrzuca przy tym słowianofilskie wątki geopolityczne, które chciałby konsekwentnie zastąpić projektem eurazjatyckim, odrzucającym antyniemiecką politykę Rosji na zachodzie i antyjapońską na wschodzie. Reasumując, Imperium Rosyjskie w koncepcji Dugina powinno być strategicznie i przestrzennie lepsze od poprzedniej wersji, czyli Związku Radzieckiego. Jak sam pisze cytat powinno być eurazjatyckie, wielkokontynentalne, a na dłuższą metę ogólnoświatowe. Bitwa o dominację Rosji nad światem jeszcze się nie skończyła koniec cytatu. Podstawową zasadą geopolitycznej konstrukcji tego imperium powinno być utrzymanie jedności poprzez wspólnego wroga. Oznacza to odrzucenie atlantyzmu, strategicznej kontroli Stanów Zjednoczonych oraz dominacji rynkowo-liberalnych wartości ekonomicznych. Ta wspólna podstawa cywilizacyjna i impuls mają otworzyć drogę do silnego sojuszu polityczno-strategicznego, który stanie się kręgosłupem przyszłego imperium dogin dostrzega różnice interesów regionalnych państw euroazjatyckich, orientacji religijnej, etnicznej, rasowej i kulturowej, które nie mogą być ignorowane. Jednak dopiero gdy zostanie wyeliminowany wpływ wspólnego wroga gospodarczego i strategicznego, można jego zdaniem poważnie dyskutować o tych różnicach z pełnym zaangażowaniem. Ten wspólny wróg narzuca Obcy model niemal wszystkim, niezależnie od ich wyznania religijnego, przekonań politycznych czy kulturowych. Zdaniem Dugina, dopóki dominuje wpływ Stanów Zjednoczonych, wszelkie konflikty i sprzeczności w Eurazji są sztuczne, ponieważ mają sens tylko w kontekście braku bardziej globalnego czynnika, który organizuje i kontroluje te konflikty w celu utrzymania braku jedności i fragmentacji w Eurazji. W ten sposób wszystkie mocarstwa regionalne w Eurazji logicznie służą interesom Atlantystów, ponieważ nie mogą skutecznie przeciwstawić się im na dużą skalę, co jest możliwe jego zdaniem tylko w imperialnym kontekście strategicznym i są całkowicie zależne od jedynego supermocarstwa, kierując swoją energię przeciwko swoim sąsiadom tylko za zgodą władców z zagranicy. Duginowski imperialny projekt eurazjatycki obejmuje kilka wymiarów, takich jak kulturowy, strategiczny, historyczny, ekonomiczny i polityczny, z różnym stopniem integracji w zależności od sytuacji geopolitycznej. W jednym przypadku może chodzić o zbliżenie kulturowe lub etniczne, w innym religijne, a w jeszcze innym ekonomiczne. Każda z tych kwestii ma swoje specyficzne rozwiązanie w konkretnym kontekście. Jedynym uniwersalnym aspektem integracji w przyszłym Imperium Eurazjatyckim ma być strategiczna unifikacja czyli sojusz geopolityczny, który pozwoli skutecznie przeciwstawić się wpływom atlantyckim, amerykańskiej presji geopolitycznej oraz politycznemu i gospodarczemu dyktatowi w strategicznych obszarach. Strategiczne zjednoczenie Eurazji powinno Zdaniem rosyjskiego filozofa obejmować kontrolę nad morskimi granicami Eurazji we wszystkich częściach świata, kontynentalną autarkię gospodarczą, przemysłową i surowcową oraz scentralizowaną kontrolę nad eurazjatyckimi siłami zbrojnymi. Pozostałe aspekty wewnątrz eurazjatyckiej integracji miałyby być rozstrzygane na podstawie elastycznych i zróżnicowanych zasad, dostosowanych do konkretnych przypadków. Projekt eurazjatycki, co szczególnie podkreśla Dugin, w żaden sposób nie dąży do zatarcia różnic między narodami. Wręcz przeciwnie, ma wynikać z potrzeby zachowania i rozwijania tożsamości narodów i kultur. Ma być jednak różny od dążeń w cudzysłowie małych nacjonalistów, jakich nazywa Rosjanin, prowadzących do szowinizmu i konfliktów etnicznych. Pod rozdział trzeci Europa Środkowa w swoim sztandarowym dziele Aleksander Dugin twierdzi, że Europa Środkowa jest naturalnym tworem geopolitycznym, powiązanym strategicznie, kulturowo i częściowo politycznie. Etnicznie obejmuje obszary, które kiedyś należały do Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a także Niemcy, Prusy oraz część ziem polskich i zachodnio-ukraińskich. Niemcy od dawna były siłą konsolidującą Europę środkową w wizji rosyjskiego geopolityka, łącząc ten geopolityczny konglomerat pod swoim wpływem. Europa środkowa w takim ujęciu, ze względu na swoje przyrodniczo geograficzne i historyczne uwarunkowania, ma zdaniem Dugin'a wyraźny charakter kontynentalny w przeciwieństwie do morskich przestrzeni Europy zachodniej polityczne wpływy Europy Środkowej mogą się zatem zdaniem rosyjskiego geopolityka rozciągać na południe dotykając Włoch i Hiszpanii, co znalazło wiele historycznych precedensów. Uznawanie Berlina za geopolityczną stolicę Europy Środkowej jako symbolu Niemiec, które z kolei są symbolem i ośrodkiem całej formacji geopolitycznej wydaje się być zdaniem dugina, Najbardziej logiczne. Tylko Niemcy i niemiecki naród, zdaniem rosyjskiego geopolityka, posiadają wszystkie niezbędne cechy do skutecznej integracji tego regionu geopolitycznego. Mają silną wolę historyczną, dobrze rozwiniętą gospodarkę, korzystne położenie geograficzne, jednorodność etniczną oraz świadomość misji cywilizacyjnej. O wszelkich próbach zjednoczenia Europy wokół Niemiec czyli Europy Środkowej Dugin mówi pozytywnie jedynie wtedy, kiedy ma zostać spełniony kluczowy warunek stworzenie mocnej osi geopolitycznej i strategicznej między Moskwą a Berlinem. Niezależność Europy Środkowej od kontrolujących ją Stanów Zjednoczonych nie jest możliwa zdaniem Dugina bez odpowiedniej mocy politycznej i militarnego zaplecza, których sama Europa Środkowa nie posiada. Co więcej, bez rewolucyjnej ingerencji Rosji nie można oczekiwać prawdziwej transformacji geopolitycznej i narodowej na kontynencie. Bez Moskwy i szeroko rozumianej Eurazji, zdaniem Aleksandra Dugina, Europa nie jest w stanie w pełni zorganizować swojej strategicznej przestrzeni, bo z braku siły militarnej, politycznej inicjatywy i zasobów naturalnych. Dodatkowo system handlowy i liberalne wartości rynkowe miały sparaliżować podstawy narodowego światopoglądu narodów europejskich, podważając ich historyczne, organiczne systemy wartości. Zdaniem Dugina, jedynie Rosja i Rosjanie mogą zapewnić Europie strategiczną i polityczną niezależność, a także autarkizm surowcowy. Stąd jego zdaniem imperium europejskie powinno skupiać się wokół Berlina, który powinien stworzyć kluczową oś z Moskwą. Impuls eurazjatycki powinien być inicjowany z Moskwy, przekazując w cudzysłowie rosyjską misję cywilizacyjną do Berlina, który z kolei miałby się podjąć zadania integracji europejskiej. Kluczem do skuteczności tego imperium jest zdaniem Dugina dominacja tendencji rusofilskich w Niemczech. W następstwie takiego rusofilizmu reszta Europy, w szczególności Francja, powinna przyjąć orientację germanofilską. W tych warunkach zachodni wektor imperium eurazjatyckiego miałby być silny, strategicznie zabezpieczony i ideologicznie spójny. Żadna inna forma zjednoczenia Europy, zdaniem Dugina, nie jest możliwa bez poważnych sprzeczności i wewnętrznych podziałów. Na przykład obecne zjednoczenie Europy pod kontrolą USA i NATO, ze względu na swoje sprzeczności geopolityczne i ekonomiczne, wkrótce ujawni swoje słabości, które mogą doprowadzić do jego zakończenia, zawieszenia lub niespodziewanego obrotu w stronę antyamerykańską. W koncepcji formowania osi Berlin-Moskwa Dugin podkreśla, że kluczowe jest zakłócenie idei w cudzysłowie kordonu sanitarnego w Europie Wschodniej, a także aktywne zwalczanie rusofobii w Niemczech i germanofobii w Rosji. Niemcy i Rosja nie powinny kierować się jego zdaniem jedynie swoimi regionalnymi interesami i stronniczo wspierać blisko związane politycznie i etniczne grupy w danym regionie. Zamiast tego, oba kraje powinny wspólnie podejmować decyzje i przewidująco rozstrzygać wszystkie sporne kwestie, tworząc uniwersalny plan redystrybucji wpływów w regionie, a potem stanowczo za, zapobiegać wszelkim lokalnym inicjatywom narodów Europy Wschodniej dążących do rewizji tych rosyjsko-niemieckich planów. Rosyjski geopolityk zdecydowanie odrzuca wszelkie próby tworzenia kordonu sanitarnego, rozumianego jako pas państw rozdzielających Niemcy od Rosji. Jego zdaniem należy celowo obalać złudzenia państw pośrednich między Rosją a Niemcami o ich potencjalnej niezależności od geopolitycznych potęg sąsiadujących z nimi. Dostrzega konieczność stworzenia bezpośredniej i wyraźnej granicy między sprzyjającą Rosją a Europą Środkową Niemcami. A nawet z perspektywą utworzenia jednej strategicznej jednostki wzdłuż osi Berlin-Moskwa. Granica między nimi musi, zdaniem autora podstaw geopolityki, nadal odgrywać ważną rolę geopolityczną, jako linia dzieląca różnice kulturowe, etniczne i religijne, by celowo uniemożliwić etniczną lub religijną ekspansję na terenach przygranicznych. Relacje między Rosją a Ukrainą, państwami bałtyckimi, Rumunią czy Polską powinny być w opinii Aleksandra Dugina interpretowane nie jako dwustronne, ale trójstronne z udziałem Niemiec. To samo dotyczy relacji Niemiec z krajami, narodami Europy Wschodniej, które również powinny być trójstronne z obowiązkowym udziałem Rosji i wykluczeniem interwencji zewnętrznych, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych. Na przykład, relacje niemiecko-ukraińskie powinny jego zdaniem koniecznie przyjąć formę niemiecko-rosyjsko-ukraińską, niemiecko-bałtyckie powinny stać się niemiecko-rosyjsko-bałtyckie, a niemiecko-polskie powinny ewoluować w kierunku niemiecko-rosyjsko-polskim i tak dalej. Rosyjski geopolityk przekonuje, że stworzenie osi Moskwa-Berlin przyniesie rozwiązania dla wielu kluczowych wyzwań, przed którymi obecnie stoją Rosja i Niemcy. W tym sojuszu Rosja ma zyskać bezpośredni dostęp do zaawansowanych technologii i silnych inwestycji przemysłowych, gwarantując sobie udział Europy w gospodarczym rozwoju kraju. Podkreśla przy tym, że Rosja nie stanie się ekonomicznie zależna od Niemiec, ponieważ Niemcy będą uczestniczyć w Rosji jako partner na równych prawach, otrzymując w zamian od Moskwy strategiczną ochronę, gwarantując Niemcom polityczne wyzwolenie spod dominacji USA i surowcową niezależność od rezerw energetycznych Trzeciego świata kontrolowanych przez, przez Atlantystów. Dodaje, że obecnie Niemcy są gigantem gospodarczym, ale karłem politycznym. Rosja natomiast jest gigantem politycznym, ale jest ekonomicznie słaba. Oś Moskwa-Berlin ma przynieść lekarstwo na bolączki obu stron i stworzyć podstawy dla przyszłego dobrobytu zarówno dla Wielkiej Rosji, jak i Wielkich Niemiec. A w dłuższej perspektywie doprowadzić ma do powstania solidnej struktury strategicznej i gospodarczej, która stworzyłaby fundamenty dla Eurazjatyckiego Imperium, europejskiego na zachodzie i rosyjskiego na wschodzie Eurazji. Pierwszymi krokami w tworzeniu osi Moskwa-Berlin powinno być zdaniem Dugina oczyszczenie historycznej perspektywy wzajemnych relacji z ciemnych stron przeszłych wojen rosyjsko-niemieckich, które były w jego opinii rezultatem skutecznej działalności dywersyjnej lobby atlantyckiego w Niemczech i Rosji, a nie odzwierciedleniem woli narodów kontynentalnych. W tym kontekście rosyjski filozof dopuszcza przekazanie obwodu kaliningradzkiego, dawnych Prus wschodnich, do Niemiec jako symbolu porzucenia ostatnich śladów w cudzysłowie bratobójczej wojny. Aby uniknąć odbioru tej decyzji przez Rosjan jako geopolitycznej kapitulacji, Europa powinna zaproponować Rosji alternatywne terytorialne koncesje lub inne formy rozszerzania strategicznej sfery wpływów, szczególnie wśród tych państw, które dążą do przyłączenia się do w cudzysłowie Federacji Czarnomorsko-Bałtyckiej. Strategię niemiecko-rosyjską. Rosyjski geopolityk ujął lapidarnie w stwierdzeniu, że oba kraje powinny kierować się słowami Bismarka. Cytat. Niemcy nie mają wroga na wschodzie. Koniec cytatu. To hasło powinno być kluczowym elementem niemieckiej doktryny politycznej, zdaniem rosyjskiego geopolityka. Równocześnie Rosja powinna przyjąć analogiczną zasadę. Mówiącą, że na, w cudzysłowie na jej zachodnich granicach w Europie środkowej znajdują się tylko przyjaciele, koniec cytatu. Aby jednak te słowa nie były jedynie pustymi deklaracjami, Dugin argumentuje, że konieczne jest, aby to właśnie geopolityka i jej zasady stały się podstawą dla podejmowania decyzji w polityce zagranicznej zarówno w Niemczech, jak i w Rosji. W jego opinii tylko. Poprzez ten pryzmat możliwe jest pełne zrozumienie i akceptacja konieczności i nieuchronności bliskiego sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Bez tego podejścia odwoływanie się do historycznych konfliktów i nieporozumień zniszczy wszelkie próby zbudowania solidnej i niezawodnej podstawy dla osi Moskwa-Berlin. Aleksander Dugin postuluje stworzenie wielkiej Europy pod egidą Rosji i Niemiec. Swoje idee przedstawia przykładowo tak cytat. Co się tyczy bezpośrednio Europy w kontraście wobec innych planów utworzenia czegoś większego w staroświeckim imperialistycznym sensie tego słowa, niech będzie to projekt wielkiego, bliskiego wschodu lub pan nacjonalistyczny plan wielkiej Rosji lub wielkich Chin. Sugerujemy jako Konkretyzację podejścia wielobiegunowego, zrównoważoną i otwartą wizję Wielkiej Europy jako nową koncepcję dla przyszłego rozwoju naszej cywilizacji w jej wymiarach strategicznym, społecznym, kulturowym, gospodarczym i geopolitycznym. Wielka Europa obejmuje terytorium mieszczące się w granicach odpowiadających granicom cywilizacji. Ten rodzaj granicy jest czymś zupełnie nowym, tak jak nowa jest koncepcja państwa cywilizacji. Natura tych granic przewiduje stopniowe przejście, niewyraziście poprowadzoną linię. Tak więc Wielka Europa powinna być otwarta na oddziaływanie ze swoimi sąsiadami na zachodzie, wschodzie i południu. Koniec cytatu. Stosunek Aleksandra Dugina do Polski ewoluował w sposób istotny na przestrzeni ostatnich dekad. Jednak przez długie lata opinie o poglądach rosyjskiego filozofa były kształtowane nad wisłą przez pryzmat wywiadu, którego ten udzielił w Moskwie Grzegorzowi Górnemu i który ukazał się w 1998 roku na łamach pisma Fronda. Ta rozmowa stała się głównym źródłem dla oceny rosyjskiego geopolityka w wielu środowiskach społecznych, akademickich czy politycznych w Polsce. W odpowiedzi na pytanie Grzegorza Górnego o to jakie miejsce Polska zajmuje w geografii sakralnej Dugin powiedział wówczas: Cytat: Nigdy nie zajmowałem się konkretnie przypadkiem Polski, chociaż jej miejsce jest bardzo specyficzne. W końcu to północ Eurazji, ważny region przedchrześcijański, słowiańszczyzny, basen morza bałtyckiego. Koniec cytatu. Rozmowa ta ilustrowała stan wiedzy o, Polski, o Polsce, jaki miał rosyjski geopolityk pod koniec lat 90. XX wieku. Od tego czasu minęło ponad ćwierć wieku, a horyzonty poznawcze autora czwartej teorii politycznej znacznie się poszerzyły. Swoje zainteresowanie Polską Dugin znacznie rozwinął, zgłębiając historię i kulturę naszego kraju, co zresztą dał wyraz w jednym z tomów cyklu Noomachia, Wojna Umysłów, poświęcając Polsce sporą część książki. Warto porównać te dwa spojrzenia rosyjskiego geopolityka z końca lat 90. XX wieku i z drugiej dekady XXI wieku. Pod koniec XX wieku rosyjski filozof definiował położenie geopolityczne Polski jako, cytat, sytuację graniczną. Starał się argumentować, że Nasz kraj nie może połączyć się ze światem wschodnim z uwagi na różnice religijne, a ze światem zachodnim z uwagi na czy, czynniki etniczne. Używał przy tym obraźliwego dla Polaków propagandowego określenia kordon sanitarny w stosunku do roli, jaką jego zdaniem odgrywała Polska. To pojęcie wprowadzone przez francuskiego premiera Georges Clemenceau, oparte na determinizmie geograficznym, sprowadza Polskę do przedmiotu, instrumentów grze mocarstw. Dobrze obrazuje to poniższy cytat. W geopolityce Polska pozostaje częścią kordonu sanitarnego rozdzielającego kontynent eurazjatycki na dwie części, co jest bardzo wygodne dla antytradycyjnych sił anglosaskich. Polska nie może w pełni zrealizować swej eurazjatycko-słowiańskiej istoty, gdyż przeszkadza jej w tym katolicyzm, ani swej zachodnioeuropejskiej tożsamości, gdyż przeszkadza jej własna słowiańskość to jest język, zwyczaje, archetypy, klimat miejsc itd. Na skutek tej dwoistości, tej graniczności sytuacji, Polska zawsze pada ofiarą trzeciej siły, tak jak dziś mondializmu czy atlantyzmu. To położenie na granicy między Rosją a Niemcami sprawia, że zawsze w historii będzie występował problem rozbiorów Polski między wschód i zachód. Jest to skutek owej dwoistości sakralno-geograficznej i geopolitycznej. Jak zauważył Toynbee, próba zbudowania samodzielnej cywilizacji polsko-litewskiej pomiędzy tymi dwiema siłami zakończyła się niepowodzeniem. Cywilizacja środkowoeuropejska jest zbyt słaba, by wytrzymać napięcie między wschodem a zachodem. Kraje tego regionu muszą się określić albo tu, albo tam. Cywilizacja polsko-litewska nie chciała, czy też nie mogła się określić, dlatego musiała zniknąć. To rzeczywiście dramatyczna sytuacja. Koniec cytatu. Ta argumentacja o ciągłym występowaniu w historii groźby rozbiorów Polski między wschód i zachód nie ma podstaw w faktach historycznych. Groźba rozbioru Polski jednocześnie ze strony dwóch biegunów geograficznych występowała na przestrzeni dziejów zaledwie czterokrotnie, z czego na osi wschód-zachód dwukrotnie pod koniec XVIII wieku Prusy, Austria i Rosja i w 1939 roku III Rzesza i Związek. Radziecki. Również taka groźba występowała na osi północ-południe dwukrotnie w XIV wieku, jednoczesne zagrożenie ze strony Luksemburgów i Zakonu Krzyżackiego i w XVII wieku ze strony Szwecji i Turcji. Dialektyczny styl myślenia Dugina skłania go do selektywnego wyboru faktów lub takiej ich interpretacji, aby pasowały do konkretnej doktryny lub swojej ideologii. Ponad 20 lat później rosyjski filozof zmienił nieco swoją narrację, przynajmniej tę adresowaną do polskiego odbiorcy. W wywiadzie udzielonym autorowi niniejszej monografii w lutym 2019 roku, odnosząc się do pytania o sformułowanie kordon sanitarny pod adresem Polski, mówił m.in.: Cytat. Geopolitycznie. Tę wschodnioeuropejską strefę próbowali wykorzystać Brytyjczycy w walce z Europą kontynentalną, czyli z Niemcami, ale tak było wcześniej. A w nowych warunkach, myślę, że przy sposobie, w jaki wpływ Atlantyzmu w ogóle upada, jest szansa dla Europy Wschodniej, aby nie stać się narzędziem Rosji w naszej konfrontacji z Atlantyzmem i nie stać się narzędziem Atlantyzmu w czyjejś grze przeciwko nam. Bardzo ważne jest, aby Polska mówiła: Nie jesteśmy przeciwko Rosjanom ani Europejczykom, ale jesteśmy dla siebie, jesteśmy Polską. Nie jesteśmy tym, co liberalni globaliści chcą z nas zrobić. Nie jesteśmy taką Polską, jaką chcą z nas zrobić na przykład jacyś Rosjanie. Albo jesteście Polakami, katolikami i nosicielami tradycyjnych polskich wartości, albo jesteście częścią tego globalnego, liberalnego społeczeństwa, w którym nie jesteście już Polakami, ale po prostu obywatelami. Wydaje mi się, że teraz rusofobia odgrywa rolę jedynego argumentu, dla którego Polska trzyma kurs atlantycki. Im bardziej my, Rosjanie, jesteśmy opisywani jako wrogowie Polski, tym bardziej działa logika atlantyzmu w Polsce. W rzeczywistości Polska wcale nie jest krajem atlantyckim, nie jest eurazjatycka, ale nie jest też atlantycka jest Polska. A więc niech będzie Polska wschodnioeuropejska, konserwatywna, po swojemu, a nie po naszemu, katolicka, a nie prawosławna albo jakakolwiek. Krótko mówiąc, wy Polacy sami sobie wybierzcie. Koniec cytatu. O ile pod koniec XX wieku Dugin był wielkim przeciwnikiem katolicyzmu i rekomendował Polakom jego transformację w cudzysłowie w kierunku eurazjatyckim, to już w XXI starał się dowieść, że katolicyzm jest jednym z fundamentów polskości i zaporą przeciwko globalizmowi i liberalizmowi. Porównajmy dwie wypowiedzi. Pierwsza z 1998 roku: Cytat. Katolicyzm nie może być gwarancją obrony przed nowym światowym porządkiem, ponieważ jest etapem przejściowym do tego porządku. Nie wierzę w taką ewolucję i taką mutację katolicyzmu, by mógł on nabrać charakteru eurazjatyckiego. Co tu dużo ukrywać, nie jestem taki jak Zyugano, w który każdej kulawej sierotce napotkanej na drodze obiecuje coś przyjemnego. Polska znajduje się w tragicznej sytuacji geopolitycznej. Zarówno oni, to znaczy Nowy Światowy Porządek, jak i my, Eurazjaci, chcemy pozbawić was waszego katolicyzmu. Nasza oferta jest jednak lepsza, ponieważ przy nas będziecie mogli przynajmniej rozwijać się i realizować swoją słowiańską tożsamość. Im mniej wpływowe są więc siły prowschodnie w lobby antykatolickim, tym wasza sytuacja staje się tragiczniejsza. Mam jednak nadzieję, że pojawią się u Was siły ciążące ku Eurazjatyzmowi, może nastąpi jakaś synteza skrajnej prawicy ze skrajną lewicą. Koniec cytatu. I wypowiedź z 2019 roku. Cytat. Bardzo ważne jest, aby Polska mówiła. Nie jesteśmy przeciwko Rosjanom ani Europejczykom, ale jesteśmy dla siebie, jesteśmy Polską, nie jesteśmy tym, co liberalni globaliści chcą z nas zrobić. Nie jesteśmy taką Polską, jaką chcą z nas zrobić na przykład jacyś Rosjanie. Albo jesteście Polakami, Katolikami i nosicielami tradycyjnych polskich wartości, albo jesteście częścią tego globalnego, liberalnego społeczeństwa, w którym nie jesteście już Polakami, ale po prostu obywatelami. Wydaje mi się, że teraz rusofobia odgrywa rolę jedynego argumentu, dla którego Polska trzyma kurs atlantycki. Im bardziej my, Rosjanie, jesteśmy opisywani jako wrogowie Polski, tym bardziej działa logika atlantyzmu w Polsce. W, rzeczyw w rzeczywistości Polska wcale nie jest krajem atlantyckim, nie jest eurazjatycka, ale nie jest też atlantycka. Jest Polska, a więc niech będzie Polska, wschodnioeuropejska, konserwatywna, po swojemu. A nie po naszemu, katolicka, a nie prawosławna albo jakakolwiek. Krótko mówiąc, wy Polacy sami sobie wybierzcie. Koniec cytatu. Rosyjski geopolityk wielokrotnie powtarzał, że próba stworzenia osobnej cywilizacji przez Polaków i Litwinów stanowiła nieudany projekt geopolityczny. Ostatecznie polsko-litewski ośrodek siły, zdaniem Dugina, zmuszony był uznać supremację ośrodka rosyjskiego. Niemniej jednak moskiewski geopolityk podkreśla, że położenie geopolityczne państwa polsko-litewskiego było korzystne, a jego potęga na tyle znacząca, że w cudzysłowie mogła stać się strefą w pełni ukształtowanej cywilizacji bałtyckiej. Problemem, który był kluczowy do rozwiązania i który ostatecznie stał się gwoździem do trumny geopolitycznego projektu polsko-litewskiego, to była kwestia ludności prawosławnej. Zdaniem Dugina należało wybrać jedną z trzech dróg rozwiązania tego problemu. Po pierwsze likwidacja lub asymilacja, po drugie konwersja na katolicyzm, po trzecie przyznanie pełnych praw politycznych, no, czyli rzeczpospolita trojga. Narodów. Tym trzem rozwiązaniem towarzyszyć mogły trzy rozwiązania geopolityczne. Po pierwsze integracja z zachodnioeuropejskim światem katolickim, czyli de facto uznanie prymatu świata germańskiego. Po drugie integracja z prawosławną Rosją. Po trzecie umocnienie własnej tożsamości, czyli de facto budowa osobnej cywilizacji bałtyckiej. Dla Aleksandra Dugina ostatnim momentem historycznym, kiedy Polska miała szansę na budowę własnej cywilizacji, był czas rządów króla Władysława IV. Argumentował to w ten sposób cytat Okres rządów Władysława IV był ostatnim, w którym Rzeczpospolita zachowała status wielkiego wschodnioeuropejskiego mocarstwa i reprezentowała sobą osobny typ cywilizacji bałtyckiej, odrębnej tak od germańskiej na zachodzie, jak i od rosyjskiej na wschodzie, ze swoistym polsko-litewskim design, tożsamością i szczególnym polsko-litewskim logosem. Później polska państwowość zaczyna szybko chylić się ku upadkowi zamieniając się z podmiotów w przedmiot rywalizacji potęg o większej sile, które z dwóch stron, z zachodu i wschodu, zaczęły napierać na Polskę nie tylko politycznie i terytorialnie, ale i cywilizacyjnie, stopniowo przekształcając w strefę graniczną między Europą a Eurazją to, co wcześniej mogło rozwinąć się w pełnoprawną i samoistną cywilizację. Za Jagiellonów... Cywilizacja bałtycka osiągnęła moment swojego największego rozkwitu politycznego i geopolitycznego, stając się na pewien czas najważniejszą siłą Europy Wschodniej i reprezentując sobą jasny biegun zachodniosłowiańskiego designu, odrębnego od czeskiego i bałkańskiego z jednej strony oraz od rosyjskiego z drugiej. Koniec cytatu. Aneksja Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską i rozpoczęcie wojny na wschodzie Ukrainy w 2014 roku były ważnym momentem w twórczości Aleksandra Dugina. Od tego czasu stał się bardziej radykalny w swoich ocenach geopolitycznych i w swojej publicystyce, co skończyło się usunięciem go z pracy w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa, gdzie pełnił funkcję kierownika katedry socjologii stosunków międzynarodowych. Swoim radykalnym poglądom dawał wyraz szczególnie w mediach społecznościowych. Charakterystyczne dla poglądów rosyjskiego geopolityka na temat wydarzeń określanych w literaturze przedmiotu jako kryzys krymski, była wypowiedź pisemna na Facebooku w dniu 2 marca 2014 roku. Starał się tam przedstawić prezydenta Wiktora Janukowycza jako w cudzysłowie ostatniego strażnika zjednoczonej Ukrainy, która jego zdaniem mogła utrzymać jedność narodową tylko poprzez politykę umiarkowanie prorosyjską. W ocenie Aleksandra Dugina, aby Ukraina mogła stać się pełnoprawnym narodem, musi, cytat, przetrwać 100 lat w pokoju i wielobiegunowości, koniec cytatu, utrzymując jednocześnie przyjazne stosunki z Rosją. Wszelkie inne scenariusze w jego ocenie prowadzą do podziału kraju na dwie odrębne części. Idąc dalej, Rosjanin wygłaszał opinię, że za czasów Wiktora Juszczenki i Julii Tymoszenko osiągnięto na Ukrainie maksymalny stopień wpływów Zachodu. Każda próba dalszego zwiększenia ich miała doprowadzić do podziału Ukrainy i stworzenia kraju, który nie będzie zamożnym krajem Europy Wschodniej, ale krajem pełnym konfliktów. Opisywał nawet, że wschodnia Ukraina może stać się miejscem podobnym do Osetii Południowej i Abchazji, niezależnym i stabilnym państwem. Głównym celem Rosji w ujęciu rosyjskiego geopolityka jest stworzenie na jej zachodnich granicach obszaru, który będzie częścią Europy kontynentalnej. W jego wizji oznacza to Europę, która nie jest zdominowana przez wpływy amerykańskie czy anglosaskie, i która nie jest w cudzysłowie kordonem sanitarnym. Ta kontynentalna Europa może w tej perspektywie mieć niemieckie lub wschodnioeuropejskie oblicze, z silnym wpływem kultury słowiańskiej i lub prawosławnej. Obszar wpływów niemieckich, zdaniem Dugina, powinien graniczyć z rosyjskim, lub oba powinny na siebie nachodzić, utrzymując delikatną równowagę. Zachodnie granice Rosji powinny zatem być początkiem kontynentalnej Europy, europejskiego hartlandu, europejskiej tellurokracji. W ten sposób dwie tellurokracje, rosyjska i europejska germańska lub franko-germańska Pomimo swoich różnic, mogłyby się zjednoczyć przeciwko anglosaskiej talassokracji, finansowej oligarchii i hegemonii amerykańskiej. Aby zabezpieczyć swoje zachodnie granice, zdaniem autora czwartej teorii politycznej Rosja potrzebuje Niemiec skłonnych do współpracy, które są niezależne od USA, prorosyjskiej Rosji. Która jest w opinii Dugina taką tylko częściowo, reprezentuje ją Putin, ale przeciwna ma jej być rosyjska klasa polityczna oraz innych krajów, które utrzymują równowagę pomiędzy dwoma Hartlandami. Dla Rosji akceptowalna jest tylko taka granica zachodnia. Oznacza to, że niezbędna jest dla niej Europa kontynentalna. W duginowskiej wizji nie ma potrzeby utrzymywania Europy Atlantyckiej w jakiejkolwiek formie. Dlatego Rosja. Walcząc o w cudzysłowie sprawiedliwe granice, ma być niezwykle zainteresowana w cudzysłowie kontynentalną rewolucją w Europie. Oznacza to m.in. uwolnienie Niemiec od amerykańskiego wpływu oraz uwolnienie od amerykańskiego wpływu innych europejskich terytoriów, w cudzysłowie okupowanych przez Atlantystów. Z punktu widzenia Rosji, próbuje dowodzić Dugin, niezbędne są narodowe rewolucje w Niemczech. Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii i Portugalii. Aleksander Dugin w początkach kryzysu krymskiego wygłosił swego rodzaju manifest polityczny, który kończy się lapidarnym, ale ważnym z punktu widzenia analizy myśli geopolitycznej tego filozofa zakończeniem. Przywołamy je tutaj w całości. Cytat. Nazywaliście nas żandarmem Europy. Rzeczywiście jesteśmy nim, jesteśmy żandarmami, stoimy na straży porządku, konstytucji, prawa i bezpieczeństwa. Każemy przestępców i zakuwamy w kajdany buntowników, stoimy na straży zdrowej rodziny i sprawiedliwości. Bronimy kultury i ducha, wiary i moralności, tożsamości i tradycji. Jesteśmy świętymi żandarmami i idziemy do Was na Zachód, broniąc naszych granic. Koniec cytat. Zakończenie Światopogląd Aleksandra Dugina ewoluował i cały czas ewoluuje, choć należy podkreślić, że pewne charakterystyczne cechy jego myśli pozostają niezmienne. Niewątpliwie należy do nich zaliczyć posługiwanie się kategoriami dwu supercywilizacji – lądu i morza. Dialektyczne przekonanie o nieusuwalnej rywalizacji cywilizacji eurazjatyckiej i atlantyckiej, telurokracji i talasokracji – Czyni z Dugina doktrynera, którego można zaliczyć do anachronicznego od co najmniej połowy XX wieku nurtu determinizmu geograficznego. Kolejną dość stałą kategorią myślową rosyjskiego intelektualisty jest przekonanie, że głównym zagrożeniem dla Rosji jest liberalizm i globalizm, utożsamiane zresztą przez niego ze światem zachodu i cywilizacją morza. Rosja, jako rdzeń cywilizacji eurazjatyckiej, ma być konserwatywną przeciwwagą dla w cudzysłowie zgniłego zachodu. W koncepcjach Aleksandra Dugina wartości telurokratyczne wiązane są z wynoszeniem na piedestał warstwy duchowej, swoiście zresztą rozumianej, czynnika kolektywnego i przywiązania do tradycji, często pisanej dużą literą w duchu Genona i Ewoli. Ma być to przeciwwaga dla świata materializmu, indywidualizmu i konformizmu, który ma według niego utożsamiać, utożsamiać świat cywilizacji morza. Dugin szeroko używa w swoich publikacjach pojęć zaczerpniętych z klasycznej geopolityki, jednakże jest to zabieg czysto instrumentalny, nie mający nic wspólnego z naukowym uprawianiem geopolityki jako polem badawczym w ramach nauk społecznych. Aparat terminologiczny geopolityki jest używany przez niego wybiórczo, podobnie jak elementy koncepcji geopolitycznych. Całość służy swoistej legitymizacji osiowych elementów swojej ideologii. Duginizm, bo o nim tutaj mowa, jak wskazano w niniejszej monografii, spełnia większość stawianych ideologiom cech. Należy tutaj podkreślić, że przeprowadzona szeroka kwerenda bibliograficzna, analiza setek wystąpień Dugina i wreszcie rozmowy ze współpracownikami Dugina, a także przedstawicielami środowisk akademickich i resortów siłowych, jasno wskazują na kluczową rolę Aleksandra Dugina w odrodzeniu samej geopolityki w Federacji Rosyjskiej i popularyzacji myślenia kategoriami geopolitycznymi wśród rosyjskich elit politycznych i intelektualnych. Ideologia tworzona przez Aleksandra Dugina jest elementem walki informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską, będącą elementem polityki zagranicznej i wewnętrznej zorientowanej na przywrócenie Imperium Rosyjskiego. Sam Dugina, nawet część jego najbliższej rodziny, aktywnie wspiera politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Federacji Rosyjskiej w sferze informacyjnej, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w mediach społecznościowych, a nawet bezpośrednio jeżdżąc w miejsca bezpośredniej realizacji interesów rosyjskich, jak na przykład w 2008 roku w Osetii Południowej. Jak przyznał w jednym ze swoich wywiadów, opublikowanym 4 czerwca 2014 roku, jego syn Artur pojechał ochotniczo walczyć na Krymie po stronie prorosyjskich separatystów. Ale ponieważ, cytat, na Półwyspie pojawili się bardziej uprzejmi ludzie, został dziennikarzem telewizji Russia Today, decydując się prowadzić wojnę informacyjną. Koniec cytatu. Analiza licznych wystąpień publicznych Aleksandra Dugina i jego współpracowników, a także wielu jego publikacji, daje interesujący obraz świadomości części rosyjskich elit, m.in. konserwatystów czy siłowików, a nawet tłumaczy niektóre posunięcia rosyjskich elit. Jest także dobrym przykładem umiejętnego stosowania narzędzi wojny informacyjnej, tzw. wojen sieciowych, zarządzania refleksyjnego czy dywersji ideologicznej. Stosowanie nowoczesnych narzędzi ery informacyjnej przy użyciu współczesnych wariantów strategii wojen buntowniczych i konfliktów asymetrycznych stanowi nieodłączny repertuar prowadzenia współczesnej rywalizacji międzynarodowej. Ścieranie się różnych narracji strategicznych w dzisiejszym świecie stwarza konieczność podejmowania dalszych badań i analiz nad twórczością takich intelektualistów jak Aleksander Dugin. Aneks zatytułowany. Nie jestem polonofobem. Wywiad przeprowadzony przez Leszka Sykulskiego z Aleksandrem Duginem w dniu 20 lutego 2019 roku w Moskwie. Leszek Sykulski. W 1998 roku udzielił pan wywiadu Grzegorzowi Górnemu, który ukazał się w czasopiśmie Fronda pod tytułem: Czekam na Iwana Groźnego. Rozmowa ta wywołała duże poruszenie w Polsce i wywołuje po dziś dzień. W niektórych kręgach jest pan uważany za czarny charakter rosyjskiej imperialistycznej geopolityki. Czy podtrzymuje pan twierdzenie zawarte w powyższym wywiadzie, że Polski nie powinno być na mapie Europy? Aleksander Dugin. Nie, ja tak nie myślę. Uważam, że Polska powinna istnieć kiedy prowadziłem badania nad noomachią do tej pory wyszły 24 tomy jeden z tomów poświęciłem Europie wschodniosłowiańskiej bardzo dokładnie badałem problem polski polskiego logosu i muszę przyznać że zostałem oczarowany Polską to znaczy Polską tożsamością kulturą jestem zachwycony polską poezją leśmianem henewrońskim i odkryłem że Polska jest całkowicie alternatywną ścieżką słowiańszczyzny My poszliśmy w jedną stronę, a Polacy w drugą. To są dwa typy cywilizacji słowiańskiej. Kiedyś Polacy byli silniejsi razem z Litwinami niż my, niż Słowianie Wschodni. Absolutnie błędne jest stwierdzenie, że na przykład Słowianie Wschodni są dobrze, a Zachodni źli, albo że nasza rosyjska, moskiewska, bizantyjska droga jest prawdą absolutną, a Polska Łódą. W rzeczywistości uważam, że obie drogi są możliwe. Obie drogi pokazują nasze, jakby to powiedzieć, realizowanie różnych biegunów naszego panslawistycznego potencjału. Rywalizowaliśmy historycznie i nie tylko dzieliliśmy Polskę, ale także Polska nas podbijała. Polski garnizon stał w Moskwie i Rosjanie byli upokarzani. Potem Rosjanie upokorzyli Polaków. Uważam, że to nie jest dobre doświadczenie historyczne. Pierwszą sprawą, którą należy uznać, to fakt, że jesteśmy różni. Po drugie trzeba to uznać z szacunkiem. To jest najważniejsze. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że Polacy i Rosjanie są różni, a inną, że to co z tego, bracia, też są różni. Wszyscy ludzie są różni. To jest bogactwo człowieczeństwa. Ja w rzeczywistości, w przeciwieństwie do tego, jak jestem przedstawiany, wcale nie jestem polonofobem. I co więcej, wierzę, że Polacy są jedynym narodem, który ma Powód, by nienawidzić nas, Rosjan. Nienawidzi nas wiele narodów, ale Polacy mają powód, żeby nas nienawidzić. To znaczy, to nie jest tak, że usprawiedliwiam nie mogę usprawiedliwiać nienawiści do siebie, mojego narodu, mojej tożsamości ale rozumiem to i uważam, że obecnie, gdyby Polacy nie traktowali z pewnym przerażeniem tego, co Rosjanie zrobili historycznie, to w rzeczywistości Polacy nie byliby tak naprawdę Polakami. To znaczy, w jakiś sposób naruszyliby coś w swojej tożsamości. Ale teraz są kwestie w polskiej tożsamości, które są o wiele ważniejsze. Polacy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca w ramach globalnego, ponowoczesnego społeczeństwa europejskiego. Absolutnie nie mogą. Oczywiście Polacy nie mogą także znaleźć swojego miejsca w Eurazji, to też nie jest Polskie. Leszek Sykulski. W pańskiej książce pod, pod tytułem W poszukiwaniu mrocznego logosu pisał pan, że Europa jest ponowoczesna, ma kryzys logosu i stoi przed tym problemem, o którym pisał Heidegger. W tym kontekście, gdzie znajduje się Rosja i gdzie jest Polska? Aleksander Dugin. To jest właściwie pytanie o polską tożsamość. Henewroński uważał, że polski mesjanizm jest esencją Polski. Jedna wersja jest taka, że właściwie polski mesjanizm to jest obrona Europy przed Rosją, czyli przed Azją. A drugi, polski mesjanizm henewrońskiego polega nie na obronie przed Rosjanami, ale na zapewnieniu polskiej tożsamości w sojuszu z Rosjanami przeciwko nowoczesności. Są to więc różne układy współrzędnych. Dobrze pan wie, że henewroński to jest zmarginalizowana część polskiej myśli politycznej. Marginalizacja nie zawsze jest złym pojęciem. Chrześcijaństwo też było początk początkowo zjawiskiem marginalnym. Nie wszystko, co marginalne, jest degradujące. Często większość się myli, a mniejszość ma rację. Jestem Rosjaninem, który kocha Polaków, ale bardzo dobrze rozumiem, że Polacy nie będą Polakami, jeśli będą kochać Rosjan. Nie chcę żadnej wzajemności, jestem bardzo zainteresowany polskim logosem, jestem zainteresowany polską kulturą, jestem zainteresowany polską tożsamością. Z wielką przyjemnością badam polskiego Witkiewicza, mojego ulubionego pisarza. Nawiasem mówiąc, był on rusofobem, jak wielu polskich pisarzy. Nie jestem tym poruszony. Dla nas nie jest fundamentalne, kto nas kocha, ale fundamentalne jest to, kogo my kochamy. W związku z tym traktuję Polskę bardzo dobrze, ale nie żądam niczego w zamian. To znaczy, nie chcę honorować Polaków, po prostu ich lubię. Zdaję sobie sprawę, że historycznie przegrali ten fundamentalny pojedynek, że teraz są zagubieni między Rosją, która rośnie, a Europą, która spada w przepaść. I że tak naprawdę Polakom jest bardzo trudno zaakceptować rosyjską prawdę. Ale wydaje mi się, że w naszych warunkach ważniejsza jest teraz inna rzecz. Rosję można dla Polski wziąć w nawias. Rosjanie nigdy nie, nie nienawidzili Polaków. Polacy nienawidzili Polaków, ale Rosjanie nie. Rosjanie ogólnie nie są dobrzy w nienawiści, ponieważ są zbyt być może dużym narodem, pewnym siebie, ale nie o to chodzi. Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy po prostu inni. Leszek Sykulski: Jaką widzi pan przyszłość dla Polski? Aleksander Dugin: W tej chwili myślę, że Polska ma zupełnie inny wybór. To znaczy Polska powinna wybrać sprzeciw przeciwko globalizacji i liberalizmowi, sprzeciw, który widzimy na Węgrzech czy w Serbii, który widzimy nawet częściowo w Rumunii, który widzimy nawet w Austrii, w Grupie Wyszehradzkiej. I to jest moim zdaniem naturalne miejsce Polski. To miejsce leży w Europie Wschodniej, niezależnej od Europy Zachodniej, od tego bieguna liberalnego i także od Rosji. W moich badaniach Europa Wschodnia to jest osobna cywilizacja. Polska jest trochę jak Europa Zachodnia, ale i trochę jak Europa Wschodnia. Tak naprawdę wciąż jesteśmy Słowianami i jest wiele rzeczy, które są nam bliskie i zrozumiałe pewna beztroska, chaos. To jest inaczej zorganizowane u nas i u was, ale widzę w tym wspólne cechy. I myślę, że miejsce Polski nie jest w Unii Eurazjatyckiej z Rosją, ale miejsce Polski także nie jest w Europie Zachodniej. Jej miejsce jest raczej w specjalnej strefie cywilizacyjnej, którą warunkowo nazywam wielką Europą wschodnią i tutaj Rosja nie powinna być alternatywą. Rosja jest czymś innym. Widziałbym sytuację podziału przestrzeni europejskiej na trzy strefy: cywilizacja zachodnioeuropejska, cywilizacja wschodnioeuropejska i cywilizacja eurazjatycka. I tutaj Polska w porównaniu do społeczeństwa Europy Zachodniej jest konserwatywna, archaiczna, kolektywistyczna wręcz, chaotyczna jest bardzo tradycjonalistyczna, ale w porównaniu z Rosją jest zachodnia, indywidualistyczna, europejska. To są paradoksy. Kiedy więc Polacy patrzą na nas, myślą, że są Europejczykami, ale kiedy patrzą na Europejczyków, uważają się za Słowian. Leszek Sykulski. A nie porównuje pan tej strefy wschodnioeuropejskiej do tak zwanego kordonu sanitarnego? Aleksander Dugin. Geopolitycznie tę wschodnioeuropejską strefę próbowali wykorzystać Brytyjczycy w walce z Europą kontynentalną, czyli z Niemcami. Ale tak było wcześniej. A w nowych warunkach myślę, że przy sposobie, w jaki wpływ Atlantyzmu w ogóle upada, jest szansa dla Europy Wschodniej, aby nie stać się narzędziem Rosji w naszej konfrontacji z Atlantyzmem i nie stać się narzędziem Atlantyzmu w czyjejś grze przeciwko nam. Bardzo ważne jest, aby Polska mówiła: Nie jesteśmy przeciwko Rosjanom ani Europejczykom, ale jesteśmy dla siebie, jesteśmy Polską. Nie jesteśmy tym, co liberalni globaliści chcą z nas zrobić, nie jesteśmy taką Polską, jaką chcą z nas zrobić na przykład jacyś Rosjanie. Albo jesteście Polakami, Katolikami i nosicielami tradycyjnych polskich wartości, albo jesteście częścią tego globalnego, liberalnego społeczeństwa, w którym nie jesteście już Polakami, ale po prostu obywatelami. Wydaje mi się, że teraz rusofobia odgrywa rolę jedynego argumentu, dla którego Polska trzyma kurs atlantycki. Im bardziej my, Rosjanie, jesteśmy opisywani jako wrogowie Polski, tym bardziej działa logika atlantyzmu w Polsce. W rzeczywistości Polska wcale nie jest krajem atlantyckim. Nie jest Eurazjatycka, ale też nie jest atlantycka. Jest Polska, a więc be, niech będzie Polska wschodnioeuropejska, konserwatywna. Po swojemu, a nie po naszemu katolicka, a nie prawosławna, albo jakakolwiek. Krótko mówiąc, wy Polacy sami sobie wybierzcie. Moim ży życzeniem z takiej miłości i szacunku do polskiej tożsamości jest to, aby żeby ta tożsamość była w centrum, a stosunek do nas moim zdaniem jest drugorzędny. Dla nas jest drugorzędny. I najważniejsza kwestia polega na tym, że dla Polaków to powi powinno być także drugorzędne. My teraz nikomu nie zagrażamy. Do żadnego rozbioru Polski już nie dojdzie. To jest absolutnie pewne. Nie mamy ani siły, ani woli, ani możliwości. Sami nie, sami nie wiemy, co zrobić z Ukrainą, ze wschodnią Ukrainą, jak tam iść do przodu. Mamy wiele innych rosyjskich zadań. Wydaje mi się, że w pozycjonowaniu geopolitycznym Polski powinniśmy być poza nawiasem. Powiedzcie tak, do diabła z tym, co tam było w historii. Jasne, pamiętajcie, że kiedyś byliście silniejsi, potężniejsi, ale potem słabsi. Teraz Polska znów jest zjednoczona, i w zasadzie dalej jest następny krok. Może spróbujemy nawiązać dialog między tradycjonalistami europejskimi, rosyjskimi, polskimi? Sam fakt, że rosyjski tradycjonalista staje się głównym wrogiem Polski, jest czymś sztucznym. Nikt mnie nie pyta, co sądzę o Polsce. Pytali mnie, to im mówiłem. Gdybym udzielił dziesięciu takich wywiadów, powiedziałbym im to, co czuję do Polaków. Bardzo kocham Polaków i nie oczekuję wzajemności. Leszek Sykulski. W Polsce jest pan ciągle przedstawiany jako polonofob. Aleksander Dugin. To źle. Bo ja tak nie uważam. W Rosji są ludzie, choć nigdy takich nie spotkałem, którzy nie lubią Polaków. Spotkałem kilku, którzy Polaków lubią, ale przeważnie Rosjanie mają to gdzieś. Naprawdę ich to nie obchodzi. Rosjanie w ogóle, jak można powiedzieć, nie dbają o nic. To niezależni ludzie, niezależny świat. Nie usprawiedliwiam tego, tylko wyjaśniam. Ale jeśli o mnie chodzi, to uważam, że Polacy powinni być niepodlegli, wolni, ale powinni być Polakami, czyli powinni kierować się własną tożsamością. A ta tożsamość z pewnością tkwi w katolicyzmie, w słowiańskiej kulturze, w swego rodzaju polskiej dumie, która w zasadzie nie ma szans na przetrwanie w liberalnym społeczeństwie. Ta polska duma jest nam obca, niezrozumiała, nie jest nam bliska. Mimo to jestem nią głęboko zainteresowany, współczuję jej, zwracam uwagę na nią i na polską tragedię. Polska duma i polska tragedia, polski mesjanizm w istocie, rodzaj mesjanizmu, który też ma moim zdaniem bardzo głębokie korzenie. Widzę to jako coś różnego od nas, ale o wspólnych korzeniach i uważam, że to jest piękne. Jeśli Polacy mają teraz rozwiązać swój problem, powinni powiedzieć, nie dla Unii Europejskiej, jesteśmy wielkim narodem, nie potrzebujemy tego liberalizmu, tego zachodniego badziewia. Oczywiście w latach 90. czy nawet 80. Polacy tak nie mówili, istniała zachodnia pokusa, ale teraz nie ma już pokusy, teraz Polacy zobaczyli, co to jest. Rosjanie przez najbliższe 100 lat, może na zawsze, nie stanowią już zagrożenia dla Polski. Ja uważam, że w ogóle nie stanowią zagrożenia, co do zasady. Jeżeli Polacy w ogóle chcą coś nawiązać z Rosjanami, myślę, że na jakimś poziomie na pewno chcą, to dialog musi być budowany w zasadniczo inny sposób. Nowy format relacji między tożsamością polską a tożsamością rosyjską to jest to, czego potrzebujemy. Leszek Sykulski Mówi się, że Putin jest carem w Rosji. Jak pan dobrze wie, w szachach król jest najsłabszą figurą, ale obok niego jest hetman, który może zrobić wszystko. Kto jest takim hetmanem w rosyjskiej polityce wewnętrznej? Aleksander Dugin. Cóż, mamy Putina, który jest ambiwalentny. Jak pan wie, napisałem książkę zatytułowaną Putin kontra Putin. Putin jako Hetman i Putin jako król w jednym. On jest jednym i drugim, ponieważ mamy Putina zarówno jako początek, jak i koniec. Mamy zarówno główną rolę, jak i głównego aktora. W rzeczywistości mamy całkowicie autorytarny model. Nie mamy z nim powiedzmy króla Artura i Merlina. Sam Putin jest zarówno Arturem, jak i Merlinem. I pod tym względem jest to zarówno plus, jak i minus naszej polityki. Minus, ponieważ jest bardzo krucha, a plus, ponieważ wszystko można kontrolować. Nasz kraj wymaga jedności, pewnego rodzaju autokracji. To zresztą odróżnia nas od Polaków. To znaczy, w naszej historii widzimy tę marksistowską zasadę od samego początku od państwowości kijowskiej, potem przez Ruś Włodzimierską, potem Ruś Moskiewską. Zawsze mamy zjednoczony początek. W Polsce w rzeczywistości nawet najsilniejsi królowie i odnoszący sukcesy królowie nigdy nie cieszyli się taką władzą. Królowie nigdy nie cieszyli się taką władzą i takim bezwarunkowym podporządkowaniem jak w Rosji. I ten feudalny. E arystokratyczny styl polski wydaje mi się cały czas domaga się, aby był oddzielny król, oddzielny hetman, oddzielni jeszcze honorowi rycerze, honorowe królowe, honorowi oficerowie, honorowe wierze. My mamy tylko jednego szanowanego króla, a wszyscy inni są pionkami. W rzeczywistości każdy, kto nie jest Putinem, jest pionkiem. Oznacza to, że po Putinie następny w hierarchii jest jego szofer, potem jego lekarz, potem jego masażysta, potem ten, kto wyprowadza jego psy, potem kto wyprowadza jego koty, jeśli ma koty. Ci ludzie, a jest to ogromna liczba takich służących, są o wiele bardziej wpływowi niż bojarzy, gubernatorzy, deputowani. Polacy nie mogą tego zrozumieć, w ogóle tego nie rozumieją. Społeczeństwo polskie jest szlacheckie w swoich korzeniach. U nas jest autokratyczne, nieautorytarne, ale autokratyczne, a swoją drogą Polacy, nawet z racji swojej niechęci do nas, mogą to lepiej zrozumieć. Leszek Sykulski. Utrzymuje pan kontakty z jakimiś polskimi środowiskami naukowymi czy politycznymi? Aleksander Dugin. Poznaję coraz więcej Polaków, którzy mieszkają nie tylko w Europie, ale także w Ameryce czy innych częściach świata, którzy dość łatwo przezwyciężyli kompleks, którzy czytają moje książki z wielkim zainteresowaniem, którzy tłumaczą moje teksty, z którymi prowadzimy bardzo konstruktywny dialog. Co więcej, ja im nawet mówię, powinniście bardziej krytykować Rosję i mnie też powinniście krytykować. Ale po prostu spróbujcie te, wyjąć tę te niechęć ze sfery, którą manipulują wrogowie waszej własnej kultury. Myślę, że jest to do przezwyciężenia. Chodzi mi o tę prymitywną rusofobię, która czyni z Polaków jedynie obiekt manipulacji. Musicie znaleźć swoje miejsce w historii, musicie uwolnić się od tego bólu fantomowego i musicie spojrzeć prawdzie w oczy, że Unia Europejska to koniec Polski. Początkiem Polski jest sama Polska.